Księga czwarta, rozdział pierwszy, opisuje nową i przyjemną przygodę, jaka zdarzyła się proboszczowi i balwierzowi w Sierra Morena. Nie było bez wątpienia szczęśliwszego wieku nad ten, który wydał nieporównanego i dzielnego rycerza Don Quixota z Manczy i powołał go do wskrzeszenia błędnego rycerstwa, nie tylko już zaniedbanego, ale zamarłego i zaginionego niemal zupełnie. On to sprawił, że w tym nędznym wieku możemy napawać się rozkoszą przyjemnego czytania prawdziwej jego historii i wielu innych wypadków wzbogacających ją i nie mniej ciekawych. Powiedzieliśmy już, że proboszcz zabierał się pocieszyć Kardenia i że tę szlachetną chęć jego zniweczył głos jakiś żałosny, boleść swą następnymi wyrzucający słowy. Czyż znajdę na koniec miejsce, Gdybym się ukryć mogła przed światem, gdziebym jako w grób to nędzne złożyła ciało. Jakżem szczęśliwa, że w mej niedoli znalazłam przynajmniej samotność, spoczynek i bezpieczeństwo w tych górach, gdzie z dala od ludzi mogę swobodnie skarżyć się niebu na los mój i nieszczęścia, którymi mnie przygniotło. O litośne nieba, wysłuchajcie skarg moich. Do was się obracam. W ludziach tylko zdrada i nikczemność. Wy jedynie dać mi możecie pociechę, ulgę i natchnienie w przedsięwzięciu. Proboszcz i jego towarzysze, usłyszawszy w bliskości takie skargi, poszli zobaczyć, kto by mógł być takim smutkiem przejęty. Zaledwie dwadzieścia postąpili kroków, zobaczyli na załomie skały u stóp drzewa młodego człowieka w stroju wieśniaczym, którego twarzy zobaczyć nie mogli gdyż opuścił głowę ku nogom, myjąc je w strumieniu. Zbliżyli się tak cicho do niego, że nie dostrzegł ich obecności. I wtedy zobaczyli łydki jego prześliczne, i tak białe, jak z alabastru. Ta nadzwyczajna piękność ciała zdziwiła ich w człowieku tak licho ubranym, i podwajając ciekawość, zniewoliła proboszcza, postępującego naprzód, że dał znak swoim towarzyszom, by ukrywszy się za skałą, mogli pilnie mieć oko na młodego chłopca. Jakoż zobaczyli, że ubrany był w brunatną spódnicę, jakiś rodzaj szarfy z białego płótna i w ciemne trzewiki, głowę skrywał mu mały kapelusz ciemnego koloru. Umywszy nogi, dobył bieliznę do ich otarcia i podniósłszy głowę, ukazał twarz tak piękną, iż Kardenio upewniał proboszcza, że musi to być chyba nadziemska istota bo jedna tylko Lucinda na ziemi dorównać jej może w piękności. Młody chłopiec następnie zdjął kapelusz i wstrząsnął po dwa głową. A gęste sploty długich, pięknych włosów spadających mu na piersi i ramiona przekonały wreszcie księdza proboszcza i jego towarzyszów, że ten mniemany chłopiec był istotnie młodą i najpiękniejszą w świecie dziewicą. Cardenio zdumiony zapewniał, że oprócz Lucindy podobnie pięknej kobiety nie widział. Do uczesania pięknych włosów, którymi cała była okryta, użyła tylko palców, ukazując tym sposobem ramiona tak cudne i ręce tak białe, że proboszcz i jego towarzysze, zdjęci podziwieniem i ciekawością, zbliżyli się do niej, chcąc dowiedzieć się, kto by była. Usłyszawszy ich kroki, młoda dziewica podniosła głowę. I odgarniając włosy z twarzy, spojrzała w tę stronę. Lecz spostrzegłszy trzech mężczyzn, bez względu na rozpuszczone włosy i na bosę nogi, porwała małe zawiniątko i zaczęła uciekać ze wszystkich sił. Nie mogła Atoli biec daleko. Stopy jej, za delikatne na ostre kamienie, odmówiły jej służby. Upadła, a proboszcz, dościgając ją, zawołał: Zatrzymaj się, panno, nie lękaj się niczego. A wziąwszy ją za rękę, uspokajać ją zaczął tymi słowy: Włosy twoje, panno, odkryły nam płeć twoją. Jesteśmy przygotowani służyć ci. Uspokój się więc i powiedz nam, w czym dopomóc ci możemy. Zdaje się, dodał, że jakaś niezwykła przygoda zniewoliła cię przywdziać ubiór tak niegodny ciebie i istocie tak delikatnej przebywać w miejscu tak dzikim i odludnym. Może przy boskiej pomocy Uda się znaleźć środek, jaki na Twoje boleści i cierpienia, bo nie ma tak silnych, których by rozum i czas nie zmniejszyły. Nie odrzucaj więc pociechy naszej, opowiedz przyczynę nieszczęść swoich i wierzaj, że nie próżna ciekawość, lecz chęć ulżenia Ci powoduje nami. Młoda dziewica słuchała mowy proboszcza i spoglądała po wszystkich z podziwieniem. Wreszcie, ulegając ponownym prośbom, Westchnęła głęboko i rzekła: Kiedy los tak zrządził, że samotność tych gór nie potrafiła mnie ukryć i włosy mnie zdradziły, do jakiej płci należę, niepodobna mi zaprzeczać temu, o czym przekonani jesteście. Ze względu na waszą grzeczność i uczciwe obejście się ze mną, dopełnię życzeń waszych i opowiem przygody swoje. Obawiam się wszakże, aby dotkliwość współczucia. Nie przewyższyła ciekawości waszej, bo nieszczęścia moje są bez ratunku i pociechy. Wyznaję, że z przykrością przychodzi mi zdzierać przed wami zasłonę z mojego życia, którego smutne dzieje na zawsze ukryć w grobie chciałam. Czuję jednak, że powinnam wam prawdę wyjawić, gdyż nieświadomi powodów, znalazłszy mnie w tym ustroniu samą i w męskim ubraniu, moglibyście powziąć krzywdzące mnie podejrzenie. Proboszcz ponowił prośby, jak również jego towarzysze, a młoda dziewica poprawiwszy swój ubiór na stronie, zbliżyła się do nich. Usiadła na trawie i powstrzymując łzy, gwałtem cisnące się do jej oczu, tak rozpoczęła: Urodziłam się w pewnym mieście Andaluzji. Pewien książę nosi imię tego miasta. I to mu daje tytuł granda Hiszpanii. Mój ojciec był jednym z wasalów księcia. I gdyby bogactwo mi jego wyrównywało urodzenie, nie byłabym dzisiaj tak nieszczęśliwa. Duma mego ojca stała się nieszczęść moich przyczyną. Nie pochodzę jednak z klasy tak niskiej, abym się wstydzić rodu swego miała. Przodkowie moi byli rolnikami. Kropla krwi obcej nie skaziła ich imienia, a odwieczna miłość rodzinnej siedziby, połączona z niemałym majątkiem i zacnością życia, Stawia ich na równi z najpierwszymi. Jako jedynaczka byłam nadzwyczajnie kochana. Wszystko skinienia mego słuchało, wszystkie rozkazy w domu ja wydawałam. A zobopólna ufność i moje starania zapewniały nam słodki spokój. Po ukończeniu zatrudnień gospodarskich zajmowałam się rozrywkami właściwymi młodej dziewczynie i bardzo lubiłam grać na jakimś instrumencie. Przekonawszy się, że muzyka ożywia umysł i głowę po uciążliwej pracy. Takie to życie wiodłam w domu swojego ojca. Nie dlatego opowiadam wam te szczegóły, ażebym chciała szukać chluby z bogactw swoich, lecz ażebyście łatwiej zrozumieć mogli, jak smutnym i okropnym jest stan mój obecny. Choć tak spokojne, jakby klasztorne prowadziłam życie, choć prócz domowników nie widywałam nikogo, bo nawet do kościoła tylko bardzo rano i to w towarzystwie matki chodziłam, odgłos jednak o mojej piękności rozszedł się szeroko. i miłość zakłóciła samotność naszą. Młodszy syn księcia, o którym wspomniałam, nazwiskiem Don Fernand zobaczył mnie pewnego razu. Zaledwie Kardenio usłyszał imię Fernanda, zmienił się na twarzy i zadrżał tak gwałtownie, że proboszcz i Cyrulik zlękli się, żeby go nie napadł paroksyzm szaleństwa, lecz uspokoił się powoli i przypatrywał bacznie rysom pięknej wieśniaczki, która na nic nie zważając, tak mówiła dalej. Zaledwie książę mnie zobaczył, jak mi to później sam mówił, rozbudziła się w nim gwałtowna namiętność, której następnie dał tyle dowodów. Ale nie będę was nudziła opowiadaniem szczegółów zbyt długich. Powiem tylko, że don Fernand dokładał wszelkich starań, aby ująć serce moje. Rozdawał prezenty naszym służącym. Wyprawiał uczty nieustanne. W nocy kazał grać pod oknami mymi czarujące melodie. Pisywał do mnie tajemnie mnóstwo listów, pełnych czułości, przysiąg i obietnic. Lecz kierowana radami ojca, mniemałam, że starania Fernanda znieważają mnie tylko a lubo nie robiły mi wstrętu rozrywki i grzeczności, jakimi mnie otaczał. Pomnąc jednakże, jaka nas przestrzeń oddziela, pewną byłam, że zbyt jawne nadskakiwania z jego strony tylko niesławę na mnie ściągnąć mogą. Ojciec, widząc niespokojność moją, radził mi dla uwolnienia się raz na zawsze od natręctwa Don Fernanda, zaślubić którego z młodzieży równego mi stanem. I zapewniał, że ze swojej strony zrobi wszystko, co tylko los mój szczęśliwym uczynić może. Podziękowałam ojcu za jego dobroć. Oświadczyłam jednak, że obmyślę inny sposób pozbycia się don Fernanda, nie zaprzedając wolności swojej. Jakoż dotąd unikałam starannie każdej sposobności widzenia don Fernanda. To bardziej jeszcze podnieciło jego namiętność. Dowiedział się na koniec, że mój ojciec chce mnie za mąż wydać i natychmiast ułożył plan niweczący te zamiary. Pewnej nocy, zamknięta w swoim pokoju razem ze służącą, ujrzałam nagle Don Fernanda przed sobą. Widok ten strwożył mnie tak mocno, że tracąc prawie zmysły, słowa przemówić nie mogłam. Don Fernand wtedy, korzystając z osłabienia mego, wziął mnie w swoje objęcia i mówił tak pięknie, tak czule, że nie śmiałam wołać o pomoc, chociaż już przyszłam do siebie. Westchnienia zdrajcy i łzy jego wzbudziły we mnie wiarę w jego słowa i prawe zamiary. Uwierzywszy mu, zmiękczona jego rozpaczą, uczułam jakieś współczucie dla niego. Mimo to jednak, gdym przyszła całkiem do siebie, rzekłam doń z gniewem. Panie, po tak szczególnym dowodzie przyjaźni, jaki mi dajesz w tej chwili, Gdybyś mi kazał wybierać między nią a trucizną, nie wahałabym się umrzeć, bo honor droższy mi jest nad życie. Ojciec mój jest twoim wasalem, lecz nie niewolnikiem. Jeżeli nie wyjdziesz stąd w tej chwili, dowiesz się, jak dalece różnimy się z sobą w pojmowaniu honoru, i całe życie to sobie wyrzucać będziesz. Nie sądź, że zaślepisz mnie swoim bogactwem i wielkością rodu swojego. Nie myśl, że kłamliwe westchnienia i łzy twoje rozczulić mnie zdołały. Ojciec rozporządza moją ręką, i do niego należy wybór mojego małżonka. Tak więc, panie, jeżeli chcesz, ażebym uwierzyła w twoją przyjaźń, wyrzeknij się z nieważających mnie zamiarów. A ponieważ nie możesz być moim mężem, nie żądaj ode mnie miłości, która by mnie niesławą okryć mogła. Jak to piękna Doroto! Zawołał zdradziecki don Fernand. Cóż mi stanąć może na przeszkodzie do zaślubienia ciebie? Jeżeli taką ma być cena twojej miłości, kupuję ją z radością. Twoim jestem od tej chwili, piękna Doroto. Oddaję ci moją rękę, biorąc niebo za świadka szczerości serca mego. Cardenio nie mało się zadziwił, usłyszawszy imię Doroty, i umocnił się w mniemaniu, które powziął na początku opowiadania. Lecz nie chcąc przerywać i pragnąc dowiedzieć się końca historii, zapytał tylko: jak to nazywasz się pani Dorotą? Słyszałem mówiących o osobie tego imienia, której nieszczęścia miały wiele podobieństwa z twoimi. Lecz proszę cię, mów dalej. Później opowiem ci przyczynę swojego zadziwienia. Dorota ciekawie spoglądała na Kardenia i widząc szczególną jego powierzchowność, rzekła: Zaklinam Cię, Panie. Powiedz mi zaraz, co wiesz o mnie. Mam aż nadto odwagi na wszystkie ciosy zawziętego losu. Nieszczęścia uczyniły mnie już całkiem nieczułą na wszystko, cokolwiek spotkać mnie może. Chętnie uczyniłbym zadość Twojemu żądaniu, Pani, rzecze Kardenio. Lecz, nie będąc pewnym, czy domysły moje są prawdziwe, przekonać się o tym pragnę z dalszego ciągu Twojego opowiadania. Racz więc mówić dalej. Dorota kończyła swoją historię. Tak mówiąc, don Fernand podał mi rękę na klęczkach i wykonał przysięgę w słowach czułych i przekonywających. Nie chcąc korzystać z tak nierozważnego zobowiązania się, prosiłam go, ażeby oszczędził swojemu ojcu wstydu i nieprzyjemności, i zrzekł się nadziei związku z osobą tyle niższą od niego urodzeniem, że wreszcie związek ten obudzi w nim późniejsze wyrzuty i żal za późny, a mnie nieszczęśliwą uczyni. Przekonywania moje i liczne powody, które wyłuszczałam, były nadaremne. Non Fernand nie zważał na nic, jako namiętny kochanek, co poświęca wszystko dla miłości, a raczej jako oszust, który nie dba o to, co mówi. Widząc go tak upartym w przedsięwzięciu, Zaczęłam szczerzej myśleć o nim. Przypomniałam sobie, że nie mnie pierwszą małżeństwo wyniesie do niespodziewanej godności, że piękność zastąpić może urodzenie i majątek, i że wielu innych postąpiło już nieraz podobnie jak don Fernand w tym razie. Sposobność była piękna, i zdawało mi się, że powinnam z niej korzystać. Mówiłam do siebie. Że nie mam powodu odrzucać do zgonnej przyjaźni małżonka, który mi ją ofiaruje. Wiedziałam nadto, że Don Fernand, przedstawiwszy się tak niekorzystnie, tym więcej cierpiałby, gdybym mu pogardę okazała. Że w takim razie mógłby posunąć się do jakiegoś gwałtu, poczytując się za uwolnionego od wszelkich obowiązków wskutek tak ostrego odrzucenia jego propozycji. A ja zostałabym bez honoru. I wymówki. Te uwagi zachwiały mną. Łzy jego, przysięgi, westchnienia, nadto przytomność duchownego świadka, którego przyzywał, twarz pełna szczerości, miłość, którą upatrywałam w jego postępkach, dokonały mej zguby. Przywoływałam służebną dziewczynę, aby była świadkiem przysięgi i słów Don Fernanda. Powtórnie jeszcze wezwał niebo na świadectwo i sędziego zamiarów swoich. Rozczulił mnie nowymi zaklęciami i łzami. Świadkowie oddalili się, a on, korzystając z mojej słabości, dokonał zamierzonej hańby. Dzień zaledwie świtać zaczął po tej nocy nieszczęść, a już Don Fernand, pod pozorem oszczędzenia mojej reputacji, spieszył się wyjść ode mnie. Prosił, ale już obojętniej i ozięblej, żebym polegała na jego honorze i szczerości przysiąg, w zakład których zdjął bogaty pierścień z palca, na mój go włożył i poszedł. Taż sama służąca, która, jak o tym dowiedziałam się później, ukryła go w moim pokoju, wypuściła go na ulicę, a ja pozostałam sama, nie wiedząc, czy cieszyć się, czy smucić z wypadku, który mnie spotkał. Nie wyrzucałam nawet służącej jej zdrady, nie mogąc jeszcze sądzić, czy mi ona korzyść lub stratę przyniesie. Mówiłam don Fernandowi, zanim jeszcze odszedł, że tą samą drogą widywać mnie może, dopóki nie uzna za stosowne ogłosić na jaw zaszczytu, jaki mi wyświadczył. Tylko raz jeszcze następnej nocy powrócił i nie pokazał się już więcej. Chociaż wiedziałam, że w bliskości przepędza dni wesołe na łowach. Niepodobna mi tego wysłowić, jak okropnie obeszła mnie pogarda Don Fernanda. Było to tak niespodzianą dla mnie rzeczą, że prawie utraciłam władzę myśli i ruchu. Wtedy to poznałam, jak niebezpiecznie jest ufać mężczyznom. Tłumiłam łzy i westchnienia, ażeby ukryć przed rodzicami powody smutku swojego. Lecz, dowiedziawszy się, że Don Fernand ożenił się w pobliskim mieście z bardzo piękną i dobrego urodzenia panną imieniem Lucinda, nie mogłam dłużej powściągnąć wybuchu rozpaczy. Cardenio pobladł i zatrząsł się na imię Lucindy. W milczeniu zmarszczył brwi i zacisnął usta, a po chwili żewnymi zalał się łzami. Ale Dorota, nie postrzegając tego, mówiła dalej. Na tę wiadomość Ogarnięta szałem oburzenia, gniewem i rozpaczą Miotana, w pierwszym uniesieniu chciałam ogłosić zdradę Don Fernanda, nie dbając, że tym sposobem i hańbę swoją objawię. Sama nie wiem, co mnie wstrzymało od tego. Pamiętam tylko, że inny plan zemsty ułożyłam. Odkryłam swój stan nieszczęśliwy jednemu z młodych pasterzy, który służył w domu naszym. I mimo odradzań, wzięłam od niego ubiór męski, rozkazując mu towarzyszyć sobie w podróży, którą dla widzenia się z Don Fernandem przedsięwzięłam. Wziąwszy z sobą ubiór kobiecy, pieniądze i kosztowności, oddałam to pasterzowi. I tejże nocy puściliśmy się w drogę, nikomu ani słowa nie wspominając o niczym. Prawdę mówiąc, sama nie wiedziałam jeszcze, co uczynić. Nie będąc bowiem w stanie rozerwać małżeństwa don Fernanda, mogłam tylko tysiącem próżnych obarczyć go wyrzutów. Trzeciego dnia przybyłam do miasta, a spytawszy, gdzie był dom rodziców Lucindy dowiedziałam się zarazem z powszechnego odgłosu o wszystkim, co podczas ślubu don Fernanda zaszło. Jako Lucinda upadła zemdlona po wyrzeczeniu przysięgi, jako don Fernand przeczytał list, Znaleziony za jej suknią, napisany jej ręką i oświadczający, że kocha Kardenia, szlachcica nader zacnego, mieszkającego w tym samym mieście, że tylko obawiając się ojca przystaje na związek z don Fernandem. Dowiedziałam się nadto, że Lucinda miała zamiar zabić się przy końcu ślubnego obrzędu, co potwierdzał sztylet przy niej znaleziony. Że don Fernand, powodowany wściekłością, byłby zabił Lucindę tymże samym sztyletem, gdyby jej nie wyniesiono. Że don Fernand opuścił miasto, a Lucinda nazajutrz przyszedłszy do zmysłów, oświadczyła, że należąc do Kardenia, któremu miłość poprzysięgła, nie chce widzieć więcej don Fernanda. Dowiedziałam się również wtedy, że ów Kardenio znajdował się na ślubie. Następnie uciekł z miasta w rozpaczy, uwiadamiając listownie niewierną Lucindę, że oddala się na zawsze. Zdarzenie to było przedmiotem powszechnych rozmów w tym mieście. A wkrótce potem dowiedziano się o ucieczce Lucindy i o rozpaczy rodziców w niewiadomości o jej losie pozostawionych. Co do mnie, uczułam w sercu jakąś pociechę. Wyobrażałam sobie, że don Fernand rozjątrzony tym wypadkiem powróci do uczuć honoru i obowiązku. Pochlebiałam sobie, że po stracie Lucindy zwróci się znów do mnie. Słowem, dodawałam sobie otuchy, aby przedłużyć życie, które nieznośne mi się stało. Podczas pobytu mego w mieście, gdy wahałam się, co mam przedsięwziąć, usłyszałam głośną publikację, przyrzekającą wielką nagrodę temu, kto by doniósł. Gdzie jestem? W tej publikacji określono mój wiek, suknie, jakie nosiłam i inne znaki. Dowiedziałam się nadto, że posądzono mnie, jakobym dała się wykraść młodemu pasterzowi, który mi towarzyszył. Wieść ta dopełniła miary moich nieszczęść. Wiedziałam dobrze, że dobre imię moje utraciłam na zawsze. Bolało mnie to nie mniej okropnie jak niewierność don Fernanda. Opuściłam natychmiast miasto razem z pasterzem, i tegoż wieczora przybyliśmy tu ukryć się w najodludniejszym tych gór miejscu. Ale, jak to mówią, nieszczęście jedno, drugie sprowadza. Zaledwie przybyłam na to miejsce, gdzie już bezpieczną się sądziłam, gdy pasterz, którego zawsze tak skromnym widziałam, korzystając ze sposobności i pobudzony bardziej niecną podnietą niż wdziękami moimi, Ośmielił się z miłosnymi wystąpić do mnie oświadczeniami, a widząc, że odpowiadam mu z gniewem i pogardą, nie tracąc czasu na nieużyteczne prośby, postanowił siłą dokonać swych sprośnych zamiarów. Ale niebo i rozum wspierały mnie w tym nieszczęściu. Namiętność zaślepiła go do tego stopnia, że nie uważał, iż staliśmy nad brzegiem przepaści. Ja, widząc to, a innego środka obrony nie mając, wtrąciłam go w nią jednym pchnięciem ręki i uciekając ze wszystkich sił, przybyłam w to ustronie, aby ukryć się przed pogonią mojego ojca. Na spotkałam jakiegoś wieśniaka i prosiłam go, ażeby mnie do służby na pasterza przyjął. Jakoż zaprowadził mnie do swego domu wśród gór położonego. Przepędziłam z nim kilka miesięcy pasąc trzody i starannie ukrywając płeć swoją, lecz odgadł moją tajemnicę. A widząc jego złe zamiary, i nie mając środka uniknąć niebezpieczeństwa, dwa dni temu uciekłam z domu. I tu, w tym odludnym miejscu, przybyłam prosić nieba, ażeby zakończyło moje nędzne życie i pamięć nieszczęść moich zarazem. Rozdział drugi. W którym dowiedzieć się można o rzeczach bardzo przyjemnych. Oto jest, panowie, historia moich smutnych przygód. Osądźcie teraz, czy słuszne były moje narzekania. Nie masz dla mnie już żadnej pociechy. Proszę was tylko, ukażcie mi, w jakim miejscu ukryć bym mogła resztę swojego życia. Nie chcę już widzieć na oczy rodziców. Nie dlatego, żebym wątpiła o ich sercu lecz nie mogąc otwarcie usprawiedliwić się przed nimi, ani zniszczyć niesławiących mnie pogłosek, nie byłabym w stanie patrzeć na ich smutek. Dorota umilkła, kończąc te słowa, a rumieniec występujący na twarz jej i spuszczone wilgotne powieki były dowodem uczuć miotających jej serce. Słuchacze, oczarowani, zostali jej rozumem i niewinnością a wielkie współczucie dla krzywd jej wyrządzonych roznieciło się w ich sercach. Proboszcz, przez pobożność zapewne, wziął silny udział w jej niedoli, zaczął ją więc pocieszać, gdy Cardenio przerwał jego słowa, wołając. Jak to? Pani więc jesteś córką jedyną bogatego klenarda? Dorota zdziwiła się, usłyszawszy imię swojego ojca. I widząc tego, który je wyrzekł w tak dziwnym stanie. Któż jesteś, mój przyjacielu, rzeczę do Kardenia. Skąd znasz tak dobrze imię mojego ojca? O ile pomnę, w ciągu mego opowiadania nie wymówiłam go ani razu. Jestem ten, któremu Lucinda przysięgła miłość. Jestem ufnędzny Kardenio, przez zdradę Fernanda do tak smutnego doprowadzony stanu. Ten sam piękna Doroto, co był nieszczęśliwym świadkiem fatalnego ślubu Don Fernanda. Uciekłszy z miasta, przybyłem tu zagrzebać swoje życie. Lecz teraz postanawiam bronić Twojej i mojej sprawy. Pociesz się, piękna Doroto. Widzę, że niebo opiekować się nami zaczyna. Ono powróci Tobie, Don Fernanda, który nie może do lucindy należeć, a mnie odda moją lucindę. Gdyby nawet sprawa nasza nie była wspólną, Jestem tak do żywego przejęty twoim nieszczęściem, że uczynię wszystko, aby skłonić don Fernanda do naprawienia jego względem ciebie występku, choćby mi przyszło narazić życie w tym usiłowaniu. Dorota znalazła tyle pociechy w słowach Kardenia, że nie wiedziała, jakim sposobem okazać mu wdzięczność swoją i byłaby mu do nóg się rzuciła, gdyby jej nie wstrzymał. Proboszcz, rozrzewniony tym widokiem, Pochwalił szlachetność Kardenia i tak czule pocieszał Dorotę, że zgodziła się przyjąć schronienie w jego siedzibie, gdzie wszyscy razem mieli naradzić się nad tym, co im dalej czynić pozostaje. Balwiesz, który dotąd słuchał, nie przemówiwszy ani słowa, z całą szczerością ofiarował swoje usługi i przyjąwszy podziękowanie Doroty i Kardenia, uwiadomił ich następnie, w jakim celu przybyli z proboszczem w góry. Rozszerzył się nad osobliwszą manią Don Quixota. Oświadczył, iż oczekują na powrót Giermka, który zresztą równym jak i pan jego jest wariatem. Cardenio przypomniał sobie wtedy kłótnię z Don Kiszotem, lecz zapomniał jej powodu. Nagle usłyszano wołanie. Był to Sancho, który nie znajdując ich na umówionym miejscu ją przeraźliwie krzyczeć. Całe towarzystwo poszło na jego spotkanie i proboszcz zapytał go, gdzie jest Don Kiszot. Giermek odpowiedział, że znalazł Don Kiszota w samej tylko koszuli, bladego, umierającego z głodu i wzdychającego nieustannie do swojej pięknej dulcynei. Że napróżno namawiał go, aby opuściwszy te miejsca, udał się do Tobozo, dokąd go dama jego myśli przyzywa. Zagorzały rycerz oświadczył, że nie przestanie czynić pokuty, i nie zobaczy Dulcynei, póki przez znakomite czyny i wielkie szaleństwo nie zasłuży na jej łaskę. Lecz, dodał smutnie Sancho, jeżeli kto przez miłosierdzie chrześcijańskie nie pośpieszy na ratunek błędnego rycerza i nie wyciągnie go z tej przeklętej góry, on umrzeć w niej musi, a tak nie tylko cesarzem, ale i arcybiskupem nawet nie zostanie. Nie martw się kochanku, rzecze proboszcz Wydobędziemy go stamtąd, pomimo jego woli. I zwracając się do Kardenia i Doroty, opowiedział plan, za pomocą którego wyleczyć mieli Don Kiszota z jego choroby lub przynajmniej skłonić do powrotu. Dorota, której nowo powzięte nadzieje przywróciły trochę dobrego humoru, ofiarowała się naśladować pannę strapioną i prześladowaną. I dodała, że lepiej niż cyrulik zapewne odegra tę rolę, tym więcej, iż mając ubiór kobiety i znając dostatecznie z romansów język błędnego rycerstwa, z łatwością to jej przyjdzie. A to przedziwnie, rzecze proboszcz. Przyjmujemy chętnie ofiary pani i weźmiemy się zaraz do dzieła. Dorota natychmiast wydobyła z węzełka prześliczny strój kobiecy, bogato haftowany i perłami oszyty. A piękność jej tak powiększona została tym ubiorem, że wszyscy nie mogli jej się dosyć na uwielbiać i wydziwić Don Fernandowi, że tak podle opuścił tak czarującą istotę. Ale Sancho Pansa w większym od wszystkich był uniesieniu. Posuwał je aż do szaleństwa. — Kto jest ta piękna dama? — zapytał proboszcza. — I czego szuka w tych miejscach? — Chcesz wiedzieć, kto jest dama? — O, mój przyjacielu Sancho, nic wielkiego. Jest ona ni mniej ni więcej tylko prawą dziedziczką tronu wielkiego królestwa Miko Mikon, która szuka Twego Pana, prosząc, ażeby pomścił zniewagę wyrządzoną jej przez złośliwego olbrzyma. Słysząc w Gwinei o wielkim męstwie Don Kiszota, księżniczka ta nie wahała się przedsięwziąć tak dalekiej podróży na wyszukanie go osobiście. — W to mi graj! krzyknął Sancho. Otóż to, co się zowie szczęśliwa i doskonała przygoda jeżeli tylko mój rycerz będzie dość szczęśliwy i zatłuczę tego psu, brata olbrzyma, i na moją duszę zatłuczę go z pewnością jeżeli tylko jakie widma mu nie przeszkodzą lecz mości proboszczu rzecz dalej błagam Was, niech mój pan nie myśli o arcybiskupstwie. Umieram ze strachu na myśl, że mu to radzić będziecie. Zróbcie tak. Niech się ożeni natychmiast z tą księżniczką i niech już raz wreszcie zostanie cesarzem. Otwarcie mówiąc, długo zastanawiałem się nad tym i widzę, że na nic się nie zdało dla mojego pana arcybiskupstwo. Ja naprzód nie mam powołania do duchownego stanu. Powtórę, jako żonaty, musiałbym brać dyspensę na żonę i dzieci, ażeby otrzymać beneficja, czego nie uczynię nigdy. Najlepiej więc będzie księże proboszczu, gdy mój Pan zaślubi tę damę, której nazwać nie chce, bo nie wiem jej imienia. Ona zowie się, odpowie proboszcz, księżniczką Mikomikoną, a to od nazwy królestwa. A rozumiem, rzecze Sancho. Widziałem już wielu ludzi noszących imiona od miejsca urodzenia swego. Jak na przykład Piotr z Alkai, Jan z Ubedy, Diego z Waladoid. I spodziewałem się, że i w Gwinei ten sam obyczaj panuje. Masz słuszność, Sancho, odpowiedział proboszcz. A co się zaś tyczy małżeństwa tego pana, to spuść się w tym na mnie. Sancho był nadzwyczajnie zadowolony z obietnicy proboszcza, a proboszcz z głupoty Giermka. I nie mógł dosyć się wydziwić, jakim sposobem wszystkie szaleństwa Don Kiszota tak się zalęgły w jego głowie. Dorota wsiadła na księżego muła. Cyrulik przypiął fałszywą brodę i wezwali sancze, aby ich zaprowadził do swojego pana, ostrzegając, a nie zdradził przebrania cyrulika i obecności proboszcza, gdyż Don Kiszot mógłby stracić tym sposobem sposobność zostania cesarzem. Kardenio nie chciał towarzyszyć im z obawy, aby Don Kiszot nie przypomniał sobie bitwy, którą mieli z sobą. A proboszcz? uznając, że i jego obecność nie była tam konieczna, pozostał z kardeniem, dawszy uprzednio jeszcze instrukcję Dorocie, która prosiła go, ażeby miał zupełną ufność w jej zręczności i umiejętności naśladowania tego, co wyczytała w rycerskich romansach. Księżniczka Miko Mikona, jej giermek, wielki Sancho, ujechawszy około trzy ćwierci mili, spostrzegli Don Kiszota między dwiema skałami. Był ubrany, lecz nie miał zbroi na sobie. Jak tylko Dorota uwiadomiona została, że to jest poszukiwany rycerz, przyspieszyła bieg swego muła, a stanąwszy wreszcie przed Don Kiszotem, z pomocą giermka zsiadła na ziemię, uklękła przed rycerzem i ściskając go za nogi, pomimo usiłowań jego, aby ją podnieść, wyrzekła te słowa: Nie podniosę się stąd, dzielny i niezwyciężony rycerzu. Dopóki grzeczność twoja nie przyrzecze mi łaski, która tobie chwałę przyniesie, a zarazem wybawi najnieszczęśliwszą i okropnie prześladowaną dziewicę, jaką kiedykolwiek oświetlało słońce. I jeżeli to prawda, że twoja waleczność i siła twojego ramienia odpowiada głośnej sławie, masz obowiązek, w imię praw honoru i zakonu, do którego należysz, wspierać nieszczęśliwą, która na odgłos Twoich wielkich czynów przybywa, z drugiego końca ziemi, wzywać Twojej pomocy. Postanowiłem, piękna damo, rzecze Don Kiszot, nie odpowiedzieć Ci ani jednego słowa, dopóki nie raczysz podnieść się z ziemi. Ja zaś nie podniosę się, znakomity rycerzu, odpowie prześladowana księżniczka, póki nie zapewnisz mi łaski, o którą Cię proszę. Dobrze więc, przyrzekam. Rzecze Don Kiszot. Z warunkiem, że nie będzie w tym nic przeciwnego memu królowi, ojczyźnie i interesowi tej, która włada moim sercem. Przysięgam ci, rzecze narzekająca dama, że nie ma w tym nic takiego. Sancho zbliżywszy się do Don Kiszota, rzekł mu do ucha: No, no, rycerzu, możecie śmiało dopełnić jej prośby. To drobnostka! Idzie tylko o to, ażeby zatłuc jednego łajdaka olbrzyma. A ta, która was o to prosi, jest to księżniczka Miko Mikona, pani wielkiego królestwa Miko Mikonu w Etiopii. Zrobi się, co można, odpowie don Kiszot. Uczynię wszystko, co mi sumienie i ustawy ryterskiego zakonu wskażą. I zwracając się do panny, rzecze: Błagam cię, pani, powstań. Przyrzekam ci wszystko, Czego tylko piękność twoja domaga się ode mnie. Żądam od ciebie, nieoceniony rycerzu, rzecze Dorota, aby twoja wielkoduszna osoba udała się tam, gdzie ją zaprowadzę. Żądam przyrzeczenia, że nie przed się weźmiesz żadnej innej sprawy, dopóki nie pomścisz się za mnie na zdrajcy, który przeciwko boskim i ludzkim prawom przywłaszczył sobie moje królestwo. — Przyrzekam ci to, dostojna damo — odpowie Don Kishot. — Nabierz odwagi i rozpędź smutek, który cię uciska. Mam nadzieję, że z pomocą nieba i siłą mojego ramienia powrócę ci utracone państwo, mimo oporu podłych napastników. Lecz bierzmy się do dzieła. Dobre czyny nie powinny się odkładać, a opóźnienie rzadko pomaga sprawie. Bolejąca księżniczka chciała koniecznie ucałować ręce rycerza. Lecz pełen grzeczności i wytwornej galanterii Don Kiszot żadną miarą nie chciał zezwolić na to. Podniósł ją, uściskał z uszanowaniem i rozkazał Sanczy podać sobie zbroję. Giermek zdjął rynsztunki z drzew, które jakby jakie trofea wisiały, a Don Kiszot, uzbroiwszy się zupełnie, rzekł. Teraz śpieszmy na pomoc tej wielkiej księżniczce. I użyjmy całej waleczności i siły, którymi nas obdarzyły nieba, ażeby zwyciężyć jej nieprzyjaciół. Balwiesz, klęczący dotąd i pilnie baczący, aby nie roześmiać się, lub nie upuścić przyprawionej brody, widząc Don Kiszota, podniósł się i, podawszy rękę księżniczce, on z jednej, Don Kiszot z drugiej strony, wsadzili ją na muła. Rycerz dosiadł następnie pysznego rosynanta, cyrulik osła, i ruszyli w marsz. Biedny Sancho zdążał za nimi piechotą, a trudy tak ciężkiej podróży wydobywały mu z piersi głębokie po straconym osiołku westchnienia. Nie było rady, postanowił być cierpliwy. Co mu tym łatwiej przyszło, że widział już wyraźnie swego pana na szerokim gościńcu, wiodącym wprost do cesarskiego tronu. Nie wątpił bowiem ani trochę, że rycerz zaślubi księżniczkę, i co najmniej zostanie monarchą Mikomikonu. Jedna tylko myśl zatruwała mu rozkosz tych lubych rojeń, a mianowicie, że królestwo Mikomikonu leży w ziemi Murzynów i że poddani, których Pan jego podrządy mu odda, będą czarno wyglądali. Ależ i na to znalazł zaraz pociechę. Cóż szkodzi, mówił, że wasale moi będą Murzynami, tym lepiej. Przywiozę ich do Hiszpanii, sprzedam za dobrą cenę, wezmę ładną gotówkę, kupię sobie ogromną spiżarnię i będę spokojnie żył do śmierci. Dlaczegoż by nie? Albożem za głupi do dobrego prowadzenia interesów? Alboż to trzeba wielkiej filozofii na to, ażeby sprzedać dwadzieścia lub trzydzieści tysięcy niewolników. O, jak Bóg na niebie, sprzedam ich co do nogi w sześciusieńkich. Od najstarszego aż do najmniejszego pachorka. A choćby byli czarniejsi od diabła samego, potrafię z nich zrobić białych i żółtych. No, no, dostańcie się tylko w moje pazurki, a przekonacie się, że ja nie taki chetka pętelka, jakby kto myślał. Tak przyjemne, rojąc myśli, szedł ucieszony Sancho i umilał sobie trudy podróży. Proboszcz i Cardenio. Przypatrywali się temu wszystkiemu z ukrycia. Turbowali się tylko, jakim by sposobem połączyć się z Don Kiszotem i Dorotą. Ale proboszcz był pomysłowym człowiekiem. Dobył tedy nożyczek z kieszeni i obciąwszy brodę kardeniowi, dał mu rewerendę i płaszcz czarny z siebie. A sam pozostał tylko w spodniej szacie i pantalonach. Po tym przebraniu kardenio był tak zmieniony że sam siebie niezawodnie by nie poznał. Wyszli więc śmiało na gościniec, wyprzedzili Don Kiszota i orszak jego. Nie czekali długo. Wkrótce bowiem Dorota, rycerz i Giermkowie wyjechali z gór. A proboszcz, wpatrując się w Don Kiszota, udał postawę człowieka, który się zdaje poznawać kogoś. Przypatrzywszy się dobrze, szedł prosto ku niemu z otwartymi ramionami, wołając. Witaj mi o zwierciadło rycerstwa, drogi współziomku Don Kiszocie, rycerzu zmanczy, kwiecie i śmietano galanterii, przedmurze uciśnionych, kwiecie esencjo błędnego rycerstwa. Mówiąc to pokornie i kłaniając się, dotknął ręką lewej łytki Don Kiszota, który z zadziwieniem spoglądał na niego. I poznawszy wreszcie, chciał zeskoczyć z konia, lecz proboszcz mu nie dał. — Mości proboszczu! — zawołał. — Proszę cię, czyż to wypada, żebym jechał konno, gdy wasza rewerencja idzie szpiechotą? — Nie zgodzę się nigdy, żebyś zsiadł — odpowie proboszcz. — Niech wasza dostojność zostanie na koniu, na którym tyle cudów dokazuje. Dla mnie dosyć będzie podzielić się mułem z którymś z tych panów, jeżeli się zgodzą na to. Będzie mi doskonale i wolę tak jechać, Byleby w twoim towarzystwie, o przezacny rycerzu, niż dosiąść Pegaza albo dzianeta sławnego maura Musarrachy, który do dziś dnia siedzi zaczarowany w kraju Zulemy przy wielkim kompluto. Macie słuszność, księże proboszczu, rzecze Don Kiszot, i zgadzam się na to. Pochlebiam sobie, że dostojna księżniczka raczy uczynić to dla mnie, iż rozkaże giermkowi swojemu ustąpić wam siodła na mule, gdy sam dość wygodnie za siodłem się umieści, jeżeli tylko muł przyzwyczajony do takiej jazdy. Nie ma wątpliwości, odpowie księżniczka. I mój koniuszy, nie czekając rozkazów, ofiaruje swe siodło jego rewerencji. Jest on nadto grzeczny, ażeby patrzył obojętnie na duchownego, idącego pieszo, gdy temu zapobiec może. Nie inaczej rzecze Balwierz i zeskoczywszy z muła, podał strzemie proboszczowi, który wsiadł bez ceremonii. Na całe nieszczęście muł był najęty. To się znaczy narowisty i złośliwy. Ledwo że cyrulik usadowił się za siodłem, wierzgnął zadem potężnie i powtórzywszy to kilkakroć, tak silnie zachwiał biednym jeźdźcem, że ten nie mógł dłużej utrzymać się za siodłem. Spadł więc gwałtownie, a widząc, że postradał brodę, nie znalazł innego środka, jak ukryć spodnią część twarzy w rękach, krzycząc na całe gardło, że ma szczęki strzaskane. Wszelki duch pana Boga chwali, krzyknął Don Kiszot, zobaczywszy brodę leżącą na ziemi, a na twarzy śladów krwi nie dostrzegłszy. Otóż to dziw prawdziwy, żeby komu broda tak odpadła. Ależ to wyraźnie cud oczywisty! Proboszcz, widząc co się święci, poskoczył co żywo podnieść brodę i podszedłszy do cyrulika, nieprzestającego krzyczeć żałośnie, wziął go za głowę. Oparł ją sobie na brzuchu, zaczął mruczeć pod nosem jakieś słowa tajemnicze, niby to zażegnanie na przywrócenie brody i przywiązał mu ją zręcznie. Giermek okazał się znów zdrów i brodaty jak dawniej. Don Kiszot, ucieszony nadzwyczajnie tak widocznym cudem, prosił proboszcza, ażeby go nauczył koniecznie tego zaklęcia, nie wątpiąc, że nie tylko do przyprawiania brud wyrwanych użyć go można. Przywróciwszy porządek, postanowiono, że proboszcz sam tylko wsiądzie na muła, a kardenio i cyrulik jechać będą na przemian, dopóki nie staną w zajeździe o dwie mile stamtąd odległym. Gdy siedzieli już na siodłach, to jest rycerz posępnego oblicza, księżniczka Miko Mikona, proboszcz i Kardenio, gdyż Cyrulik i Sancho szli piechotą, Don Kiszot rzekł do księżniczki: Niech Wasza Wysokość prowadzi nas, dokąd jej się podoba, a wszędzie udamy się za nią. Zanim księżniczka odpowiedzieć zdążyła, proboszcz podchwycił prędko: Do jakiego królestwa jechać mamy, Pani? Domyślam się, że do Mikomikonu zapewne. Dorota, posiadająca wiele przenikliwości, zrozumiała, że należało przyświadczyć zapytaniu księdza. W istocie tam, panie. Jeżeli tak, rzecze proboszcz, to musimy przejść przez sam środek wioski naszej, a stamtąd zwrócić się prosto do Kartageny. Tam wsiądziecie na okręt i przy pomyślnym wietrze staniecie przed upływem lat dziewięciu w Palus Meotides skąd już tylko o dwieście dni drogi odległe jest Królestwo Jej Wysokości. Zdaje mi się, że mylicie się, panie, rzekła księżniczka. Bo nie ma jeszcze dwóch lat, jak stamtąd wyjechałam, a jakiś czas bawię się już w Hiszpanii. Zaraz po moim przyjeździe, zewsząd uszu moich dochodziła głośna sława wielkiego Don Kiszota, którego szukać przybyłam. A tyle mi naopowiadano o znamienitości, i nadzwyczajności czynów przezeń dokonanych, że chociażby nawet nie był tym, którego szukałam, oddałabym się pod jego opiekę i moją sprawę powierzyłabym waleczności jego niezwyciężonego ramienia. Ach, pani, dosyć tego, rzecze don Kiszot. Błagam cię, przestań. Jestem śmiertelnym nieprzyjacielem pochlebstwa, jakkolwiek być może oddajecie mi tylko sprawiedliwość. Nie mogę jednak słuchać bez zarumienienia tak pochlebnego o sobie zdania. Tyle tylko wam mogę o sobie powiedzieć, księżniczko, że nie wchodząc w wartość swoją, ostatnią kropelę krwi swojej poświęcę, aby wam powrócić wydarte królestwa. Obecnie zaś błagam Was o pozwolenie zapytania się księdza proboszcza, co go spowodowało, iż sam pieszo i tak lekko ubrany, przybył w tak odległe miejsce. Wyznaję bowiem, że niezmiernie zadziwiony jestem, widząc go tu w tym stanie. W krótkich słowach opowiem rzecz całą, odrzekł proboszcz. Ja i majster Mikołaj, nasz zacny balwierz, wybraliśmy się do Sewilli po odebranie sześciu tysięcy franków, które jeden z naszych krewnych przysłał z Indii. W drodze napadło nas czterech złodziei. Ci zrabowali nas do szczętu. I nawet brodę zabrawszy cyrulikowi, zmusili go, że krowi ogon do podbródka przyprawić sobie musiał. Zrabowali również tego młodzieńca, rzecze wskazując Kardenia. Dowiedzieliśmy się później, że te łotry byli galernikami, których dzielny jakiś rycerz wyzwolił z kajdan mimo oporu komisarza i straży. Sądzić wypada, że rycerz ów musiał być szalonym. Albo takim samym zbrodniarzem, jak ci, których uwolnił, kiedy miał sumienie puszczać na wolność wilki, ażeby owce pożerały. I z tego względu wreszcie uważać go należy za szaleńca, iż nie szanując praw, zapomniał, co winien królowi i sprawiedliwości, i zrobił się opiekunem wichrzycieli spokojności publicznej. Sancho opowiedział był proboszczowi cały wypadek z galernikami. Ten zaś obecnie pozwolił sobie zrobić z niego użytek, chcąc łatkę przypiąć naszemu rycerzowi i dowiedzieć się, co też on na to powie. Ale Don Kiszot to rumienił się tylko, to znów bladł za każdym słowem, a sam ani się przyznał, że był oswobodzicielem zbrodniarzy. Ci to złoczyńcy, mówił dalej proboszcz, w takim nas pozostawili stanie, niech im Bóg nie pamięta, jako i temu, co przeszkodził sprawiedliwości wymierzyć karę za ich występki. Rozdział trzeci. Obejmujący dziwną historię księżniczki Mikomikonu. Jeszcze proboszcz nie skończył mówić, gdy Sancho odezwał się. Na moją poczciwość, księże proboszczu, otwarcie mówiąc. To nie kto inny, jeno mój pan tak się pięknie sprawił, pomimo najusilniejszych z mej strony perswazji. Bo ja gadałem ciągle, że to wielki grzech przywracać wolność złym, których karzą za ich niegodziwości. zły zdrajco! krzyknął don Kiszot. Cóż to ty sobie myślisz? Alboż to przystoi rycerzom błędnym pytać się uciśnionych, czy są słusznie karani, czy nie? Do nas należy wspierać cierpiących. Nie pytając o czyny, spotkałem gromadę nieszczęśliwych, nawleczonych na łańcuch jak ziarna różańca, i uczyniłem ku ich pomocy to, co mi religia moja nakazywała i czego rycerski zakon wymagał. I cóż mieć można przeciw temu? Niech mi ktokolwiek zaprzeczy, a wyjąwszy księdza proboszcza, którego charakter poważam, pokaże mu, że nie zna obowiązków błędnego rycerza i że kłamie nikczemnie, a dowiodę tego z mieczem i włócznią, konno lub pieszo, jak się komu podoba. Mówiąc to, rycerz nasz zasiadł się silniej na strzemionach i zapuścił przyłbicę, gdyż szyszak mambryna nosił zawieszony przy siodle od czasu, jak go galernicy pogieli. Dorota, bardzo dowcipna i żartobliwa z natury, znając już chorobę Don Kiszota, i widząc zresztą, że wszyscy z niego żartują, wyjąwszy Sancho Panse jednego, któremu nie mniej jak panu klepki w głowie brakowało, zapragnęła wziąć udział w zabawie. I na ten gniew Don Kiszota tak do niego przemówiła. Panie Rycerzu, przypomnij sobie, proszę, słowo dane mi przez siebie. Pomnij, że nie wolno ci przedsiębrać żadnej a żadnej przygody, dopóki nie przywrócisz mi tronu. Uspokój się więc na Boga i wierz mi, że gdyby ksiądz proboszcz wiedział, iż to twoja waleczność wyzwoliła galerników, wolałby tysiąc razy dać sobie język uciąć, niżeli jednym choć słowem niemiłym osobę twoją zadrasnąć. Zapewniam was o tym, rzecze proboszcz. Wolałbym nawet, aby ci złoczyńcy wyrwali mi wąsy włosek po włosku. Bądź pani spokojna, rzecze Don Kiszot. Nie powiem nic już więcej. I nie wmieszam się do niczego, dopóki nie dopełnię swojej obietnicy. Lecz nawzajem błagam cię piękna księżniczko. Opowiedz mi historię swoich nieszczęść, jeżeli nie zależy ci na ukryciu ich. Jacy to ludzie, i wielu ich jest, na których użalasz się, i zemsty mojej przyzywasz. Uczynię to z całego serca, odpowie Dorota. Lecz obawiam się bardzo znudzić was opowiadaniem rzeczy nieprzyjemnych. Nie, nie, pani, przeciwnie. Zobowiążesz nas jak najmocniej, księżniczko. Cardenio i Cyrulik przybliżyli się do księżniczki, ciekawi usłyszeć, co też na prędce wymyśli. A Sancho, nie ustępujący ani na jotę panu swemu, w zupełnym w tej mierze obłędzie poskoczył jeszcze prędzej, nadstawiając uszu. Dorota poprawiła się na mule jak mogła najlepiej, a kaszlnąwszy, splunąwszy i nos utarłszy, z najpoważniejszym wdziękiem tak rozpoczęła opowiadać swoją żałosną historię. Przede wszystkim wiadomo, panom, że się nazywam. Tu zatrzymała się na chwilę, gdyż jak na złość zapomniała imienia, jakie jej dał proboszcz. Szczęściem przezorny pleban przybył jej na pomoc w niespodzianym kłopocie. — Nic dziwnego, pani — rzekł jej — że wasza wysokość mieszała się przy opowiadaniu swych nieszczęść. Jest to zwyczajny skutek wielkich cierpień, że niszczy pamięć i wyobraźnię. A wielka księżniczka Miko Mikona musiała dużo przenieść na sobie, kiedy tyle ziem i mórz przebyła szukając ratunku. — Wyznaje, rzecze Dorota — że w tej chwili przedstawił się pamięci mojej tak straszliwy obraz przyszłości, iż nie wiedziałam co mówię. Teraz jestem już spokojna i mam nadzieję, że się potrafię obejść bez pomocy. I to wiadomo panom, że jestem prawą dziedziczką wielkiego mikomikonu królestwa. I że król mój, ojciec, który nazywał się Tina Krio, mądry był niezmiernie i głęboko uczony w magii. Zbadał on swoim rozumem, że matka moja, królowa Ksaramilla, ma umrzeć przed nim, że on sam wkrótce po niej życie utraci, a ja pozostanę sierotą. Wiadomość ta, jako z porządku natury wynikająca, nie zmartwiłaby go tak bardzo, gdyby zarazem przez nieomylną sztukę swoją nie przewidział, że pewien olbrzym, ogromny, pan wielkiej wyspy, która leży na granicy mego królestwa, nazywany panda filando posępnooki, stąd, że zawsze patrzy spodełba i jakby zezem, owóż tedy, że ów olbrzym, dowiedziawszy się o moim sieroctwie, niespodzianie na czele wielkiej armii rycerstwa wkroczy do mego państwa i wyzuje mnie z niego zupełnie, nie zostawiając nawet najmniejszej nawet wioseczki na schronienie. Dalej przewidział ojciec mój, że potrafiłabym ujść klęski zaślubiając go, lecz na to zgadzać się nie będę. Miał słuszność, drogi ojciec. Za nic w świecie nie chciałam iść za owego olbrzyma i za żadnego innego nie pójdę, chociażby był dwa razy większy i straszliwszy. Powiedział mi jeszcze ojciec, żebym po jego śmierci, widząc panda filanda wstępującego na moją ziemię, nie broniła się wcale. Lecz, ażebym zostawiwszy mu królestwo, wybrała kilku najwierniejszych poddanych i z nimi udała się do Hiszpanii. Tam znajdę potężnego opiekuna w osobie rycerza błędnego, który będzie znany po całej ziemi z waleczności i siły swojej. Rycerz ten miał się zwać, o ile pamiętam, Don Hicot czy Don Shigot. Mówcie Don Kishot! Wielka księżniczko, przerwał Sancho, albo rycerz posępnego oblicza. A tak, tak, prawda, rzecze Dorota. Drogi ojciec, mówił mi także, że rycerz ten będzie wysoki, wychudły na twarzy, a poniżej lewego ramienia mieć będzie czarne znamie, końskim porosłe włosem. Don Kiszot przywołał Sanche i rzekł: Słuchaj, moje dziecko, pomóż mi prędko rozebrać się. Niech dowiem się natychmiast, czy to o mnie mówił ten mądry król. Dlaczego chcesz się rozbierać, panie rycerzu? spyta Dorota. Chcę zobaczyć, czy mam znamie, o którym mówicie, odpowie Don Kiszot. Nie ma wcale potrzeby rozbierać się, rzecze na to Sancho. Widziałem dobrze, że pan masz takie znamie na czwartym pacierzu. I to oznacza wielką siłę. To dosyć, rzecze Dorota. Między przyjaciółmi, na co sprawdzać rzeczy. A to znów nic nie stanowi, czy znak z prawej, czy z lewej strony znajduje się, byle tylko był na tym samym ciele. Teraz przyznaję, że drogi ojciec przewidział dobrze wszystko, a ja jeszcze lepiej zrobiłam, udając się do rycerza Don Kiszota, którego postać i twarz zgadzają się tak dokładnie z opisem przez ojcami podanym, a którego sława brzmi nie tylko w Hiszpanii, ale i w całej manczy tak rozgłośnie i hucznie, gdyż zaledwie wylądowałam w Osunie, zaraz doszły mnie o nim cuda i dziwy, i odtąd serce mówiło mi, że to jest rycerz, którego mam szukać. Lecz jak to być może, pani, rzecze don Kiszot, że wylądowałaś w Osunie, gdzie wcale morza i portu nie ma. Księżna pani, przerwie proboszcz, Chciała powiedzieć zapewne, że wylądowawszy w Maladze, w Osunie dopiero o was usłyszała. — To właśnie chciałam mówić — odpowiedziała Dorota. — Niech wasza królewska mość raczy kończyć, jeżeli się jej podoba — dodał proboszcz. — Już nie mam nic więcej do powiedzenia — rzecze Dorota. — Chyba to tylko, że na koniec szczęśliwy los zdarzył mi spotkać rycerza Don Kiszota, który, jestem pewna powróci mnie na tron mych przodków, zwyciężając zdrajcę panda filanda posępnookiego. Zapomniałam wam dodać jeszcze, że król Tina Krio zostawił mi papier napisany po grecku czy też po arabsku, którego czytać nie umiem, a w którym rozkazuje mi wyraźnie, abym, jeśli rycerz, przywróciwszy mnie na tron, zażąda mojej ręki, bez żadnej wymówki, zezwoliła na to natychmiast i ofiarowała mu państwo i osobę moją. — I cóż ty na to, przyjacielu Sancho, he? — rzecze Don Kiszot. — Słyszysz, co to się dzieje? A wiele ci to ja razy mówiłem. Widzisz sam teraz, czy nie mamy królestwa na nasze rozkazy i królewien, co się nam w małżeństwo oddają? — Ba! — rzecze Sancho. — Aleśmy też wyczekali się na nie i twardo je wysłużyli. Huncwotem będzie, kto nie pośpieszy zatłuc na śmierć wielmożnego pana Tikado i nie zaślubi natychmiast panienki księżniczki. Albo też nie jest dosyć piękną? He, he, chciałbym, żeby wszystkie pchły w moim łóżku były do niej podobne. Kończąc te piękne uwagi, szanowny Giermek podskoczył dwa razy i uderzył się piętami na znak radości. Następnie, ukląkłszy przed Dorotą, błagał ją aby mu rękę ucałować pozwoliła na dowód, że uznaje ją odtąd za panią i królową swoją. Trzeba było być takim wariatem, jak pan i sługa, ażeby nie pękać ze śmiechu z prostoty pierwszego i szaleństwa drugiego. Dorota podała rękę do pocałowania Sanczy i przyrzekła go zrobić wielkim panem w swoim królestwie, skoro tylko Doń powróci. Sancho podziękował, palnąwszy komplement tak straszliwy, że wszyscy śmiać się zaczęli Oto jest rzeczę uspokoiwszy się Dorota cała historia moich nieszczęść Pozostaje mi tylko jeszcze dodać że ze wszystkich którzy opuścili ze mną królestwo aby mi służyć tylko ten jeden brodaty giermek mi pozostał Reszta zginęła podczas wielkiej burzy w porcie Tylko my dwoje ocaleliśmy płynąc na desce I ta okoliczność utwierdza mnie w mniemaniu że niebo zachowuje dla mnie dni pomyślniejsze. Dni te już nadeszły, najdostojniejsza damo, rzecze don Kiszot. Potwierdzam dane wam przyrzeczenie i na nowo przysięgam iść za tobą choćby na koniec świata i nie opuścić cię, dopóki twemu okrutnemu nieprzyjacielowi przy pomocy niebios i dzielności mego ramienia dumna głowa skarku nie zleci. A to stać się musi choćby był waleczniejszy od samego Marsa. Kiedy zaś przywrócę ci państwo, twoje księżniczko, wolność rozporządzenia swoją osobą pozostanie przy tobie. Gdyż co do mnie, dopóki wolność moja poddana będzie prawom tej, nie mogę powiedzieć nic więcej, dopóty niepodobna mi jest żenić się choćby z samym nawet Feniksem. Sancho Pansa, słuchając bacznie odpowiedzi swego pana, tak był zasmucony ostatnimi jego słowy, iż nie mógł wstrzymać się od okazania mu swego zmartwienia. Niechaj nie doczekam ostatniej godziny! zawołał. Wielmożny don Kiszocie, co też wy mówicie? Musieliście już zupełnie stracić rozum. Jak mi Bóg miły! Czyż podobna wahać się jeszcze w przyjęciu tej ręki wielkiej księżniczki? Cóż wam się dzieje? A toć to samo szczęście w ręce wam lezie! Kawał świata człek schodzi, nim mu się tak dogodzi. Bo to takie skarby, to nie przylada krzaku na drodze napotkać podobna. Może ta wasza dulcyna piękniejsza, co? Patrzcie ją, koczkodan, ani jej wodę nawet nosić za naszą piękną księżniczką. Jakże ja się wreszcie do owego chrabstwa, które mi po kroć przyrzekaliście. Drzeć łyko, póki można. Pieczone gołąbki same idą do gąbki. Do wszystkich czartów, co tu mi trężyć? Nie ma żartu! Żeń się, panie rycerzu, i basta! Łap królestwo, kiedy ci samo na nos spada! A jak pan zostaniesz królem, zrób mnie zaraz grafem albo markizem! Zresztą już się nie pytam, niechaj je tam diabli biorą! Do żywego, do bodły Don Kiszota bluźnierstwa sanczy przeciw pannie Dulcynei. Uniesiony skrytym gniewem, podniósł dzidę w milczeniu. I palnął nią tak silnie w głowę biednego giermka, że powalił go od razu na ziemię. I gdyby go Dorota nie wstrzymała, zabiłby pewnie sancze w tak straszną wpadł w wściekłość. — Co ty sobie myślisz, nędzny chłopie? — zawołał. — Czy ja to zawsze mam znosić twoje zuchwalstwa i przebaczać ci wszystko? — Tak to myślisz, opętana bestio? — Opętana niezawodnie, bo ośmieliłeś się, Otworzyć usta przeciwko nieporównanej dulcynei. Nie wiesz więc, z buju, że ona użycza mi waleczności i siły. Że bez niej niezdolny byłbym zwalczyć dziecka nawet. Gadaj, że mi zaraz smoczy pysku, co ty sobie myślisz? Kto zdobył królestwo? Kto ściął łeb olbrzymowi? I kto cię zrobił markizem? Bo ja to wszystko mam już zadokonane. Jeżeli nie męstwo samej dulcynei, która używa tylko mego ramienia do swoich wielkich czynów. To ona walczy we mnie. Ona odnosi moje zwycięstwa, a ja znów żyję i oddycham w niej tylko, i od niej to mam życie i moc. Podły, ja szczurczy języku, jakże niewdzięczny jesteś. Dopiero co wyniosłem cię z prochu na stopień wielkiego pana, a ty w ślepym uniesieniu, Ośmielasz się szkalować tych, którzy cię dobrodziejstwami obsypali. Sancho, mimo bólu i strachu, słyszał jednakże wszystko, co pan mówił, lecz nie zaraz mu odpowiedział, bo chciał sobie zapewnić bezpieczniejszą na wszelki wypadek pozycję. Podniósł się więc, jak mógł najśpieszniej, i stanąwszy za mułem księżniczki, tak się odezwał do Don Kiszota. To tak, panie? A powiedz, no mi, proszę, z łaski swojej, jakim sposobem, nie żeniąc się z księżniczką, a więc nie mając królestwa, wynagrodzicie mnie wedle obietnicy waszej. Oto ja się tylko gniewam. A czy nie mam racji? Bo na co tu i po co stroić ceregiele w przyjęciu ręki królewny, kiedy ją macie tu jakby z nieba spadłą? Można zostać wdowcem potem i powrócić sobie znów do swojej dulcynej. Rzecz prosta jak drąg. Co do piękności, prawdę mówiąc, obydwie wydają mi się bardzo piękne. Tym bardziej, że pani Dulcynei nigdy na oczy nie widziałem. Jak to? Nie widziałeś jej zdrajco, a niedawno przyniosłeś mi od niej odpowiedź? Mówię, że nie widziałem jej nigdy dosyć, odpowie Sancho, a żeby ocenić w szczegółach jej piękność, tak niby w masie za to znajduję ją prześliczną. Przebaczam ci, rzecze Don Kiszot. A ty wybacz mi również małą nieprzyjemność, jaka cię spotkała. W pierwszym impecie człowiek nie ma mocy nad sobą. Czuję to dobrze, odpowie Sancho, bo sam zawsze mam taki impet w języku, że jak świeżbi to ani mu się oprzeć. I choć raz na miesiąc przynajmniej, muszę koniecznie wygadać wszystko, co mam na sercu. Z tym wszystkim, Sancho, rzecze Don Kiszot, bacz w przyszłości na to, co mówisz. Ostrzegam Cię. Bo do czasu dzbanek wodę nosi. Rozumiesz. Domyśl się reszty. Więc dobrze, rzecze Sancho. Pan Bóg z nieba patrzy, co się tu dzieje na ziemi i rozsądzi nas. Kto gorzej zrobi? Czy ja źle mówiąc, czy wasza wielmożność źle czyniąc? Dosyć tego, rzecze Dorota. Sancho, idź ucałować rękę swego pana i rycerza i proś go o przebaczenie. A pamiętaj, na drugi raz ganić i chwalić z większą roztropnością. Nade wszystko zaś nie mów nic złego o tej damie Stobozo, której nie znam, ale którą kocham z całego serca, ponieważ sławny Don Kiszot ją uwielbia. Zresztą zaufaj mi, a nagroda cię nie ominie. Sancho zwiesiwszy pokornie głowę, prosił swego pana o podanie mu ręki, który uczynił to z wielką powagą. Gdy już ucałował dłoń dostojną i odebrał błogosławieństwo rycerza, don Kiszot oddalił się nieco i kazał Giermkowi iść za sobą, gdyż miał go zapytać o rzecz wielkiej wagi. Wysunęli się więc naprzód i don Kiszot, widząc, iż są dostatecznie od reszty towarzystwa oddaleni, rzekł: Przyjacielu, Sancho, nie miałem dotąd czasu wypytać cię o szczegóły poselstwa. Teraz, gdy jesteśmy sami, Opowiedz mi, proszę, wszystko z kolei, co zaszło i uwiadom mnie o wszystkim, o co cię pytać będę. Zapytujcie o co chcecie, panie, a będziecie zadowoleni. Lecz błagam, nie bądźcie na drugi raz tak gwałtowni. Do czego zmierzasz, Sancho? Zapytał Don Kiszot. Mówię to, odrzecze Sancho, ponieważ dwa uderzenia dzidy otrzymałem w kłótni, którą mieliśmy z galernikami a nie za to, ażebym mówił co przeciw pani Dulcynei, którą czczę jakby relikwie, chociaż tego nie warta, lecz dlatego, że należy do pana. Sancho, rzecze Don Kiszot, raz na zawsze porzućmy takie rozmowy. Krótko mówiąc, one mnie martwią. Przebaczyłem ci tyle razy, a wiesz, co powiadają. Za nowy grzech, nowa pokuta. Gdy tak mówili, spostrzegli na drodze człowieka jadącego na ośle, którego wzięli za cygana. Sancho, który od chwili utraty osła nie mógł patrzeć na te zwierzęta bez żywego bicia serca, zaledwie zobaczył tego człowieka, poznał w nim natychmiast Ginesa z Pasamonte. Gines, przebrawszy się za cygana, znał bowiem dobrze ten język, chciał tym sposobem ukryć kradzież i ułatwić sobie sprzedaż osła, którego przebrał także. Lecz Sancho, Poznawszy równie dobrze osła jak jeźdźca, krzyknął z całego gardła. Ha, zbójco Ginesilli! Powróć mi moje dobro, mój spokój i życie moje! Oddaj mi mego osła, moją radość, moją pociechę! Uciekaj z buju! Zmykaj, psi synu, a puść mego osiołka! Nie potrzeba było tak długiej przemowy, bo Gines, usłyszawszy Sancze, skoczył na ziemię, i szybkim kłusem, bardzo zbliżonym do galopu, uciekał przed nieprzyjaciółmi, którzy ani myśleli go ścigać. Sancho zbliżył się do swego osiołka i uścisnąwszy go czule, a cóż, rzecze do niego. Jak się miewasz, moje dziecko, burku mój kochany, drogi towarzyszu, wieczny mój przyjacielu. I to mówiąc, całował i pieścił osła, jakby jaką najdroższą osobę w świecie. Osioł na to wszystko nie wiedział, co odpowiedzieć. Pozwolił się pieścić i całować, nie przemówiwszy ani pół słowa. Wkrótce całe towarzystwo połączyło się i każdy winszował Sanczy, że znalazł osła. A Don Kiszot ponowił mu obietnicę darowania trzech osłów. Gdy nasz rycerz z Giermkiem naradzali się, proboszcz rozmawiał z Dorotą, chwaląc jej dowcip i zręczność, jakich dała dowody. Dorota odpowiedziała, że czytając dużo rycerskich romansów, znała ich styl. Lecz zupełna nieznajomość geografii zmusiła ją wylądować w osunie. Następnie mówili o łatwowierności Don Quixota, który wszystkiemu co nadzwyczajne natychmiast wierzy. A to tym dziwniejsze, że nasz rycerz w każdym innym przedmiocie posiadał wiele wykształcenia i wyrobionego smaku. Don Quixote Oddaliwszy się znów od reszty podróżnych, rzecze do Sanczy: Przyjacielu, powiedz mi, jak zastałeś Dulcyneę? Co robiła? Co jej mówiłeś? I jak ci odpowiadała? Z jakim usposobieniem przyjęła mój list i kto go przepisywał? Na koniec mów mi wszystko, ażebym wiedział, jak rzeczy stoją. Panie, odpowie Sancho, prawdę mówiąc, nikt nie przepisywał listu gdyż go nie wziąłem wcale. Masz słuszność, rzecze na to Don Kiszot. We dwa dni po twym odjeździe znalazłem karteczki i sądziłem, że wrócisz po nie. Byłbym to uczynił, rzecze Sancho, gdybym listu nie umiał na pamięć. Podyktowałem go jakiemuś zakrystianowi, który przepisawszy go, niezmiernie się nad pięknością stylu unosił, i przysięgał, iż w życiu swoim nic podobnego nie czytał, chociaż odebrał najmniej z tysiąc ogłoszeń o pogrzebach i różnych ekskomunikach. A pamiętasz go jeszcze? rzecze Don Kiszot. Nie, panie, odpowie Sancho. Jak tylko zobaczyłem, że już napisany, wziąłem i zapomniałem tamten zaraz. Pamiętam tylko o tej długiej, podziemnej damie. A także i koniec. Twój do grobowej deski rycerz posępnego oblicza. I wreszcie ochapia mi się coś, że w środku było ze 300 razy o duszy, życiu, oczach i miłości. Rozdział czwarty, w którym opisana zabawna rozmowa Don Kiszota z Sancho. Dotąd wszystko dobrze, rzecze Don Kiszot. Mów dalej, Sancho. Gdzie przybyłeś? Co robiła królowa piękności? Zastałeś ją pewnie nawlekającą perły lub haftującą bogatą szarfę ze złota i atłasu dla swojego rycerza i niewolnika? Znalazłem ją, odpowie sancho, jak zaczyniała mąkę na chleb na podwórku. Nie widziałżeś, że każde ziarno dotknięte jej ręką zamieniało się w perłę i było zapewne z czystej pszenicy. Ale gdzie tam? Była to mąka z owsem. Piękne jej ręce, rzecze Don Kiszot zrobiły z niej najsmaczniejszy chleb zapewne. Ale to mniejsza. Kiedy oddałeś jej list, czy nie ucałowała go i nie włożyła go sobie na głowę w radości niezmiernej? Cóż uczyniła wreszcie? Dzieża była już pełna prawie, odpowie Sancho, gdy jej list podawałem. Tak się w niej babrała, że nie biorąc listu, rzekła mi... Połóż, Asan, list na worku. Nie mogę czytać, aż skończę. Jaka cudowna dyskrecja. Uczyniła to, ażeby przeczytać list w samotności. Żeby nikt nie był świadkiem rozkoszy jej serca. A potem, czy rozmawiałeś z nią? Czy pytała o mnie? Nie ukrywaj nic. Niecierpliwość mnie pożera. Ona ci się o nic nie pytała wprawdzie, odpowiedział Sancho. Ale ja za to opowiedziałem jej wszystko. To jest, jak pan pokutowałeś dla jej miłości, goły od pięt do pasa, śpiąc na ziemi, jedząc trawę, nie czesząc nigdy brody, becząc jak ciele i przeklinając losy. Źle uczyniłeś, rzecze Don Kiszot. Mówiąc, że przeklinam losy. Przeciwnie, błogosławię fortunę i błogosławić zawsze ją będę, że uczyniła mnie godnym kochania tak wielkiej damy, jak Dulcynea Stobozo. — Oho, co do wielkości, to prawda, rzecze Sancho. Wyższa jest ode mnie o pół stopy. Jak to? Sancho, odpowie Don Kiszot. Ty ośmieliłeś się z nią mierzyć? Nie żyliśmy się, odpowie Sancho, gdy mi pomagał wkładać worek z mąką na osła. Byliśmy wtedy tak blisko siebie, że mogłem poznać, iż mnie o głowę przerasta. Nieprawdaż, rzecze Don Kiszot, że ta bogata kibić jaśnieje tysiącem wdzięków? Nie zaprzeczysz mi pewnie jednej rzeczy. Zbliżywszy się do niej, uczułeś zapewne tę woń cudowną, to coś nieokreślenie miłego, czego nazwać niepodobna. Jakiś subtelny wyziew. "Czarujące tchnienie, które cię zabalsamowało wonnością, jakbyś się znajdował w sklepie najlepszego perfumiarza? Zdaje mi się, rzecze Sancho, że uczułem coś, niby jak wyziew, ale dali pan nie pachniało. Jeno zwyczajnie, jak to pot, kiedy bije od człowieka, a jeszcze bardziej od dziewki, gdyż tęgo była zgrzana i oblana znojem. To nie może być, rzecze Don Kiszot.." Musiałeś mieć katar albo wąchałeś samego siebie. Bo ja wiem, jak pachnieć musi ta róża bez cierni. Ta lilia polna. Ten bursztyn przeczysty. Nie mam nic przeciwko temu, odpowie Sancho. I ode mnie bije często zapach zupełnie taki sam, jakim czuć jej wielmożność panią Dulcyneę. Lecz nie mam w tym nic dziwnego. Jeden diabeł podobny do drugiego. A skoro ukończyła robotę... Cóż uczyniła z moim listem? Nic, rzecze Sancho. Odpowiedziała, że ani pisać ani czytać nie umie. Podarła go w kawałki, mówiąc, że nie chce, ażeby kto inny czytał jej sekreta, że poprzestaje na tym, co słyszała ode mnie o miłości waszej i o pokucie, że całuje obie ręce Waszej Wielmożności, że więcej ma chęci widzieć was niż wasze pismo. Że wreszcie prosi bardzo, abyście wrócili do tobozo, jeżeli wam do tego nic nie przeszkadza. A myślałem, że pęknie ze śmiechu, kiedy jej powiedziałem, że nosicie przydomek rycerza posępnego oblicza. Pytałem, czy biskajczyk był u niej. Odpowiedziała, że był. Co zaś do galerników, z tych ani jednego nie widziała. Teraz powiedz mi, rzecze Don Kiszot, przy pożegnaniu, jaki podarunek ci dała? Gdyż według obyczaju błędnego rycerstwa, damy i kawalerowie obdarzają zwykle bogatym posłańca pierścieniem. Tak być powinno, odpowiedział Sancho, i chwalę mocno ten obyczaj, ale to tylko praktykowało się za dawnych czasów. Widać teraz, dają kawałek chleba i sera. Tak przynajmniej pożegnała mnie pani Dulcynea, podawszy mi przez mur kawał starego sera. Ale co tam, byle brzuch napchać? O! Ona jest bardzo wspaniała, rzecze Don Quixote. A jeżeli nie dała ci teraz żadnego diamentu, to niezawodnie da ci później. Ale wiesz, co mnie dziwi, Sancho, to to, że podróż tę zrobiłeś jakby na skrzydłach, bo nie bawiąc trzech dni przeleciałeś trzydzieści dobrych mil tam i na powrót. I jestem przekonany, że mędrzec Megromam, który zajmuje się mymi interesami, Wspierał cię pewnie w podróży, chociaż tego nie uważałeś. Bo są tacy mądrzy, że biorą czasem rycerza uśpionego złoża i przenoszą go o dwa lub trzy tysiące mil z miejsca na miejsce przez noc jedną. Inaczej błędne rycerstwo nie mogłoby się wspierać wzajemnie, jak to czyni. Zdarza się czasem, że jeden rycerz walczy w górach Armenii z Andriagiem lub innym potworem. I już ma ginąć, kiedy nagle spostrzega na chmurze lecącego w pomoc drugiego rycerza, który przybywa z Anglii ocalić mu życie. Dlatego nie dziwię się, przyjacielu Sancho, że powróciłeś z takim pośpiechem. Niezawodnie prowadzono cię w ten sposób. To bardzo być może, rzecze Sancho, bo uważałem, że Rosynant leciał jak cygański osioł. Zdawało się, że ma żywe srebro w uszach. Powróćmy teraz do naszych interesów, Sancho. Jak myślisz? Czy mam wykonać rozkaz Dulcynei i udać się do niej? Lecz znów związałem się słowem względem księżniczki, a prawa rycerstwa nakazują mi dotrzymać obietnicy. Z jednej strony porywa mnie gorąca chęć zabawienia damy mojej, z drugiej znów chwała mnie przyzywa, ale pogodzę to wszystko. Pójdę szybko. Znajdę olbrzyma, utnę mu głowę i osadziwszy księżniczkę na tronie, natychmiast powrócę do świetnej gwiazdy mojego serca, przed którą wytłumaczę się, że dla większej chwały jej imienia opóźniłem powrót. Gdyż cześć, jaką zdobyłem, zdobywam i zdobywać będę, pochodzi z łask, których mi ona użycza. Aj, aj, rzecze Sancho. Wiecznie jedna śpiewka Jakże u diabła chcesz pan taką podróż robić na próżno i stracić sposobność małżeństwa, które w posagu królestwo przynosi? A to królestwo, które jak słyszałem, więcej niż dwadzieścia tysięcy mil ma obwodu, obfitujące we wszystko, większe samo jedno, niż Kastylia i Portugalia razem. Na moją duszę, panie. Słuchajcie mojej rady i żencie się w pierwszej lepszej wsi, gdzie spotkacie jakiego księdza. Jeśli nie, to nasz proboszcz odprawi ceremonię. Słuchajcie mnie i miejcie rozum. Musieliście słyszeć mówiących, że lepszy wróbel w ręku niż bażant w powietrzu. A kiedy dają, to brać. Bo to panie, czas płaci, czas traci. Sancho, odpowie Don Kiszot. Radzisz mi żenić się dlatego. Ażebym zostawszy królem, dał ci przyrzeczoną nagrodę. Nie bój się o to. Znalazłem ja sposób zadowolenia cię. Położę księżniczce warunek, że skoro tylko na tron powróci, odda mi część królestwa, którą dla ciebie przeznaczam. A to pięknie odpowie sancho tylko proszę Waszej wielmożności wybrać mi prowincję nadmorską, ażebym mógł spławiać murzynów na targ. Nie ma teraz po co jeździć do pani Dulcynej. Ruszajmy co prędzej zagłuszyć tego psu brata olbrzyma i skończmy już raz ten interes. Upewniam cię, sancho, rzecze don Kiszot, że posłucham twojej rady. Nie mów tylko nic przed nikim, o czym rozmawialiśmy, gdyż dulcynea jest tak skromna, że miałaby mi za złe, iż odkrywam tajemnice naszych uczuć. A po cóż posyłacie panie do niej ludzi, których zwyciężacie? Wszakże kazać iść komuś rzucać się jej do nóg znaczy uwiadomić go jawnie, że ona jest waszą kochanką. Jakżeś ty głupi! krzyknął Don Kiszot. Nie pojmujesz, że to dla jej chwały czynię. Wiedz, że jedna dama może mieć wielu błędnych rycerzy, którzy jej służąc nie śmieją żądać żadnej nagrody prócz tego, aby raczyła ich przyjąć na swoich rycerzy. Myślę, że chyba żartujecie sobie ze mnie, dostojny rycerzu, rzecze Sancho. Wprawdzie słyszałem ci ja na kazaniu, że trzeba kochać pana Boga tylko dla niego, nie myśląc ani o piekle, ani o niebie. Ja też kocham go na wszelki przypadek, nie wiedząc, co tam później nastąpi. Czy wiesz, rzecze Don Kiszot, że jak na chłopa mówisz czasem rzeczy zadziwiające. Można by myśleć, że uczyłeś się kiedy. Nie umiem czytać odpowie Sancho. Lecz muszę którego dnia wziąć się i nauczyć. Bo kto tam wie? Może mi się to i przyda kiedy na co? W tej chwili usłyszeli głos Cyrulika, że księżniczka pragnie odpocząć przy źródle. Ucieszyło to bardzo Sancha, który bał się, żeby go rycerz na jakim kłamstwie nie złapał, bo jak wiemy, Dulcynej nigdy w życiu nie widział, a na złodzieju zawsze czapka gory. Kardenio przywdział suknie, które poprzednio miała na sobie Dorota. Wszyscy zasiedli przy źródle, posilając się dostarczoną przez proboszcza żywnością. Gdy jedli, przechodził koło nich młody chłopiec, a przypatrzywszy się wszystkim pilnie, przystąpił do Don Kiszota. Ucałował jego nogi, wołając z płaczem. — Dobry panie, czyliż mnie nie poznajecie? Nie przypominacież sobie Andrzeja, którego uwolniliście od katowni niemiłosiernego gospodarza? Don Kiszot poznał go po tych słowach i wziąwszy go za rękę przedstawił towarzystwu, mówiąc: Wiecie, jakie są obowiązki błędnego rycerstwa. Niedawno, przejeżdżając przez las, usłyszałem krzyki i żałosne jęki. Pobiegłem natychmiast w tę stronę, aby zadowolić popęd wrodzony, i znalazłem tego chłopca w dziwnym stanie. Był do drzewa przywiązany i w pół nagi, a jakiś silny, ogromny chłop chłostał go niemiłosiernie. Zapytałem go, dlaczego obchodzi się tak okrutnie z dzieckiem. Odpowiedział mi, że to jest jego sługa, którego karze za lenistwo i oszustwo. — Panie — zawołał chłopiec — ćwiczy mnie za to, że upominam się o zasługi. Chłop chciał wytłumaczyć się, lecz rozkazałem mu rozwiązać malca, i wykonać przysięgę, że zaprowadziwszy go do domu, wypłaci mu należność co do grosza. Nieprawdaż, Andrzeju? Przypominasz sobie, z jaką godnością gromiłem owego chłopa i z jakim uszanowaniem obiecał wykonać moje rozkazy? Wszystko, co mówi wasza wielmożność, jest prawdą. Lecz poszło całkiem inaczej niż myślicie. Jak to? Zawoła Don Kiszot. Nie zapłacił ci natychmiast? Nie tylko nie zapłacił, odpowiedział chłopiec. Lecz zbił mnie jeszcze potem na kwaśne jabłko. Żartował sobie z pana, a ja musiałem dotąd w szpitalu leżeć. Tak mocno byłem pobity. Prawdę mówiąc, to wszystko wam winienem, panie rycerzu. Bo gdybyście przejechali las, nie wtrącając nosa do cudzej sprawy, mój pan dałby mi był jakie dwadzieścia kijów i należność zapłacił pewno. Lecz rozgniewany na was, pomścił się za to na mojej skórze. Szkoda tylko. Rzecze Don Kiszot, że za wcześnie odjechałem. Ale czy przypominasz sobie, Andrzeju, jak zagroziłem chłopu, że jeśli nie wykona moich rozkazów, potrafię go ukarać, chociażby się ukrył we wnętrznościach ziemi? To prawda, panie rycerzu, pamiętam dobrze, że taka była wola wasza. Zobaczysz to zaraz, rzecze Don Kiszot. I mówiąc to, powstał szybko i rozkazał Sanczy okiełznać Rosynanta. Księżniczka spytała, co czynić zamierza. Pojechać natychmiast, ukarać niegodziwego chłopa i kazać zapłacić wszystko, co winien biednemu chłopcu. odpowiedział don Kiszot. Lecz, panie rycerzu, rzecze Dorota, zapewniam, że podług obietnicy twojej nie możesz przedsiębrać nic, dopóki mnie na tron nie przywrócisz. Słuszność przemawia twymi usty, pani. Andrzej musi zaczekać na mój powrót, lecz przysięgam na nowo, że nie spocznę, dopóki nie pomszczę krzywdy jego. Ufam waszej przysiędze, rzecze Andrzej, ale wolałbym kilka sztuk srebra na podróż do Sewilli niż wszystkie zemsty w świecie. Panie rycerzu, rzecze dalej, każcie mi dać co przegryźć i kilka groszy na drogę. I niech was Bóg ma w swojej opiece i wszystkich błędnych rycerzy. Sancho dobył kawał chleba i sera i podał Andrzejowi. Masz, mój bracie, rzecze. — Każdy powinien czymś odpokutować za ciebie. — Alboż wam ta żywność tak droga? — zapytał Andrzej. — Ba! — odpowie Sancho. — Dowiedz się, mój bracie Andrzeju, że gierunkowie błędnych rycerzy mogą co dzień umrzeć z głodu i pragnienia, krom innych, nie arcysmacznych kęsów, co im się obrywają, a o których się nie mówi. Andrzej wziął chleb i ser, a widząc, że mu nic więcej nie dadzą, spuścił głowę i odwrócił się od towarzystwa. Przy pożegnaniu, rzekł do Don Kiszota: Na miłość Boga zaklinam Was, Panie Rycerzu, drugi raz nie przybywajcie mi na pomoc, choćbyście mnie widzieli siekanego w kawałki, bo nic gorszego spotkać mnie w świecie nie może, nad to, co mi sprowadziła opieka Waszej Wielmożności. Byleby mnie Pan Bóg wysłuchał, to pewno i Was, i wszystkich błędnych rycerzy, którzy się po świecie tłuką. I jeszcze urodzić mają razem czarci porwą. Tego wam życzę serdecznie. Don Kiszot porwał się, aby ukarać Andrzeja. Lecz ten drapnął z kopyta, że ani podobna go było dogonić. A nasz rycerz pozostał zapalony w takim gniewie, że nikt z towarzystwa nie śmiał się już z najmniejszym żartem odezwać z obawy, aby nie ściągnąć na siebie jego zemsty. Rozdział piąty. Opisuje, co zaszło w zajeździe. Po skończonym posiłku jedni dosiedli wierzchowców, inni poszli piechotą i na zajutrz rano przybyli do oberży, której Sancho zapomnieć nie mógł. Gospodarz, gospodyni, córka i Maritrones, z daleka już poznawszy Don Kiszota i Giermka jego, z oznakami radości wyszli na ich spotkanie. Nasz bohater, Przyjął ich ze zwykłą powagą i rozkazał sobie przygotować wygodniejsze niż poprzednio łóżko. Odpowiedzieli, że jeśli tylko dobrze zapłaci, dadzą mu książęcą pościel. Don Kiszot obiecał i posłano mu w tym samym miejscu, gdzie spał już dawniej. Lecz dzielny rycerz, utrudzony niezmiernie podróżą odprawianą w górach, usnął natychmiast. Gospodyni, Poznawszy Cyrulika, skoczyła mu do twarzy, chcąc odebrać brodę. Cyrulik chciał gwałtem zatrzymać ogon, aż proboszcz wytłumaczył, że nie ma potrzeby dłużej przebierać się i że jeśli by przypadkiem Don Kiszot spytał księżniczkę o Giermka, odpowiedzieć może, iż wysłała go naprzód, aby uwiadomił poddanych, że przybywa wkrótce ze swoim wybawcą. Cyrulik oddał gospodyni ogon i wszystko, co od niej pożyczył. Przygotowano obiad, i całe towarzystwo zasiadło do stołu, prócz Don Kiszota, któremu snu krzepiącego przerywać nie chciano. Podczas obiadu zajmowano się szczególnym obłąkaniem biednego Don Kiszota. Gospodyni opowiadała przeszłe jego wypadki, a proboszcz utrzymywał, że czytanie romansów rycerskich było powodem jego nieszczęścia. Gospodarz stanął w obronie romansów, dowodząc, że w jesieni, w święto zwłaszcza, można ich słuchać lub czytać z wielką przyjemnością. Ja sam dodał w końcu, czytając opis straszliwych czynów błędnych rycerzy, umieram nieraz palony rządzą szukania przygód. I nie znudziłbym się, czytając je dniem i nocą. Co do mnie zgodziłabym się chętnie na to, rzecz gospodyni. Bo jak się zaczytasz, to zapomnisz przynajmniej na chwilę gderać po swojemu. Prawda, że te powieści są bardzo zabawne. Rzecze Maritrona. Że najbardziej mi się podobał opis pięknej damy, siedzącej z rycerzem pod pomarańczowym drzewem, kiedy ich pilnuje stara guwernantka. A twoje jakie zdanie, piękna panienko? Rzecze proboszcz, zwróciwszy mowę do córki gospodyni. Ja się na tym nie znam, odpowiedziała. Słucham jak drudzy. Niekiedy zdaje mi się, że się bawię. Ale te wielkie czyny, o których wspomina mój ojciec, nie zajmują mnie wcale. A żale i skargi biednych rycerzy, oddalonych od kochanek, ściskają mi serce, że aż płaczę czasem. Pewna jestem, rzecze Dorota, że miałabyś więcej jeszcze litości, gdyby ci rycerze dla ciebie cierpieli, i nie pozwoliłabyś im pewnie długo płakać. Prawdziwie nie wiem, co bym zrobiła, odpowie młoda dziewczyna. Lecz to pewna, że są panny tak okrutne, iż biedni rycerze nazywać je aż muszą lwicami. I jeszcze gorzej jakoś. Nie pojmuję do prawdy, skąd się te panny biorą. Co nie mając honoru i sumienia, pozwalają umierać lub szaleć swoim kochankom. Bo i na cóż te ceremonie. Jeżeli je robią przez skromność, to lepiej niech idą zaraz za mąż, za rycerzy, którzy tylko tego pragną. Milcz, mała, rzecze matka. Za mądra jesteś. Dziewczyna w twoim wieku nie powinna mieć takiego rozumu i paplać tak wiele. Ależ, moja matko, odpowiedziała dziewczynka: skoro ten pan pyta mnie, muszę mu przecie odpowiedzieć. Proboszcz dowiedziawszy się od gospodarza, że posiada rycerskie romanse zachowane w skrzyni, chciał je zobaczyć. Do czego uprzejmy gospodarz chętnie się przychylił i wkrótce powrócił, niosąc stary tłumok, z którego wyciągnął trzy wielkie księgi i kilka manuskryptów. Proboszcz wziął książki. Pierwsza z nich miała tytuł Don Cirongillo z Stracji, Druga, Don Felix Mars z Hircani, A ostatnia historia wielkiego i sławnego wodza Gonzalva Hernandeza z Kordoby. Razem z życiorysem Diego Garci de Paredes. Jak tylko proboszcz zobaczył dwie pierwsze, rzeczy, spoglądając na cyrulika. Bracie, brakuje nam tylko ochmistrzyni i siostrzenicy Don Kiszota. Obejdzie się bez nich. Odpowie Cyrulik. Obejdzie. Sam je wyrzucę przez okno. A właśnie i dobry ogień pali się na kominku. Jak to, panowie? krzyknął gospodarz. Chcecie mi spalić te książki? Tylko dwie odpowie proboszcz. Tylko Don Siron Gilla i Feliksa Marsa. Alboż są etyczne, że je na ogień wskazujecie? Chcesz powiedzieć heretyczne rzekł, uśmiechając się proboszcz. Jak nam chcecie odpowiedział gospodarz. Lecz jeśli już koniecznie żądacie coś spalić, oddaję wam z całego serca wielkiego wodza i Diego Garcie, ale pierwej pozwolę sobie spalić żonę i dzieci, niż te dwie piękne księgi. Ale, kochanku, rzecze proboszcz, te dwie książki są zbiorem kłamstw i głupstw, do niczego niezdatnych. A ta znów jest prawdziwą historią czynów Gonzalwa Hernandeza z Kordoby. Istotnie wielkiego wodza, i cudownej siły Diego García de Paredes, który był znakomitym rycerzem z Estramadury, w mieście Truxillo urodzonym. Powiadają o nim, że raz stojąc na brzegu mostu i oburącz mieczem siekąc, wstrzymał pochód całej armii. Wykonał jeszcze mnóstwo innych czynów wielkich. Szkoda tylko, że je sam opisując, zbyteczną powodował się skromnością. Co to wszystko znaczy, przerwie Karczmasz? w porównaniu z Feliksem Mars z Hirkanii. Ten, panie dobrodzieju, jednym zamachem rozpłatał na połowę pięciu olbrzymów, jakby pięć szparagów, a napadłszy sam jeden na wielką armię, wyciął w pień szesnaście tysięcy od stóp do głów uzbrojonych żołnierzy. A cóż dopiero powiecie o Don Siron Gilles Lustracji, który miał tyle odwagi, że raz nad brzegiem rzeki Zobaczywszy wychodzącego z niej ognistego smoka, skoczył doń i tak silnie ścisnął go rękoma za gardło, że smok, nie mogąc oddychać, zanurzył się na dno. A rycerz ani popuścił swej zdobyczy i poszedł z nim na dno. Tam znalazł się w wielkim pałacu otoczonym pięknymi ogrodami. W tym pałacu pan Smok zmienił się w szanownego starca który mu opowiadał tak cudowne historie o jakich nigdy nie słyszano tak, tak, księże proboszczu jestem pewien, że oszalałbyś z radości czytając te historie Dorota zwracając się do Kardenia rzecze z cicha co myślisz o tym? jak pan sądzisz? czy wiele potrzeba naszemu gospodarzowi żeby został drugim Don Kiszotem? znajduję go bardzo do tego usposobionym odpowie Kardenio Ręczę, że wierzy w każde słowo romansu jak w artykuł wiary i założyłbym się nawet z bosymi karmelitami, że go nie wywiodą z błędu. Ależ mój bracie, mówił dalej proboszcz do gospodarza, czy sądzisz, że był kiedy na świecie jakiś Siron z Tracji, Felix Mars z Hirkanii i wielu im podobnych? Dowiedz się, że to są bajki, wymyślone przez ludzi nie mających nic lepszego do roboty. Raz się przekonaj i naucz, że ani słowa prawdy nie ma w tym wszystkim, co piszą o błędnym rycerstwie. Mów to pan komu innemu, nie mnie, na to mu gospodarz. Nie złapiesz mnie na te gadaniny. Nie jestem ja tak bardzo przemądrzały, ale przecież znajdzie się jeszcze nie jeden głupszy ode mnie. Oho, mój dobrodzieju, raniej by wam wstać trzeba, aby mnie przekonać że w drukowanych książkach czarno na białym mogą stać kłamstwa albo wymysły jakie. Ba, gadałbyś mu, albo by to rada królewska ścierpiała takie szalbierstwo, żeby miano drukować w mądrych książkach kłamstwa jakie lub bajdy, zdolne tylko głowę zawracać czytelnikom. Jutro, ale nie dziś, mam ja przecież swój rozum. Mówiłem ci, mój przyjacielu, rzecz proboszcz, że takie książki służą do zabawy ludziom nieużytecznym i próżniakom. I tak jest w replice dobrze urządzonej. Patrzą przez szpary na pewne gry, które są rozrywką dla ludzi, co pracować nie chcą lub nie muszą. Tak samo pozwalają drukować podobne książki. Bo nikomu nie przyjdzie do głowy, że znajdą się tacy głupcy, co uwierzą w prawdziwość tych historii. Gdybym miał czas po temu, a towarzystwo chciało posłuchać, powiedziałbym kilka słów w przedmiocie romansów, a mianowicie jak pisać się powinny, żeby wartość miały. Być może, że byłoby to i użyteczne, i przyjemne, lecz przyjdzie czas na to. W każdym razie, mój zacny gospodarzu, wierzaj temu, co mówiłem i obróć to na swoją korzyść. Niech cię Bóg zachowa od tego, ażebyś miał naśladować Don Kiszota. O, to znów próżna obawa, odpowie gospodarz. Nie przyjdzie do tego, ażebym się miał rycerzem błędnym ogłaszać. Sancho, który słuchał ostatniej części rozmowy, zdziwił się niezmiernie, dowiedziawszy się, że błędne rycerstwo jest tylko urojeniem, a wszystkie romanse są zbiorem próżnych wymysłów i kłamstw. Stanął pełen smutku i niepewności i postanowił sobie oczekiwać, jak się wyprawa jego pana powiedzie. A jeżeli nie będzie tak szczęśliwa, jak sobie zamierzał, Porzuci wszystko i wróci do żony i dzieci. Gospodarz chciał zabrać tłumok z książkami, lecz proboszcz zatrzymał go, mówiąc, że chce przejrzeć rękopisy, które pięknym charakterem napisane były. I wziąwszy je do rąk, znalazł dziesięć arkuszy zapisanych z takim tytułem: Powieść o natrętnym ciekawcu. Przeczytał po cichu kilka wierszy i zamiast oddać rękopis, rzekł: Wyznaje. Że tytuł mnie zachęca i mam ochotę przeczytać resztę. O, zabawisz się pan pewnie, rzecze gospodarz. Już mnie proszono bardzo o ten rękopis, lecz nie chciałem pożyczać nikomu, gdyż właściciel tego tłumoka może powrócić lada dzień tędy, a ja muszę mu oddać wszystko, jak zostawił. Nie bez żalu pozbawię się tych książek. Lecz cóż robić? Nie należą do mnie. Trzeba strzec swego sumienia. Słusznie mówisz, Rzecze Proboszcz. Lecz jeżeli historia będzie zabawna, pozwolisz mi ją przepisać. Z całego serca, odpowie gospodarz. Cardenio usłyszawszy o co rzecz idzie, i przeczytawszy początek, Rzecze. Księży Proboszczu, to zdaje mi się wcale niezłe. Jeżeli raczysz czytać głośno, sądzę, że wszyscy posłuchają radzi. Uczyniłbym to chętnie, Rzecze Proboszcz, ale to już dobrze późno. Co do mnie? Z przyjemnością bym posłuchała czuję nawet potrzebę rozerwać czym umysł, wtrąciła mniemana księżniczka. Skoro taka wola pani, odpowie proboszcz, przeczytam. Znajdzie się może co godnego ciekawości. Cyrulik i Sancho dołączyli swoje prośby. Wszyscy zasiedli, a proboszcz zaczął czytać to, co w przyszłym rozdziale nastąpi. Rozdział szósty. Powieść o natrętnym ciekawcu. W bogatym i rozkosznym mieście Florencji, w państwie toskańskim, żyło dwóch znakomitych kawalerów. Anselm i Lotariusz. Tak ścisłym węzłem przyjaźni połączonych, że ich dwoma przyjaciółmi pospolicie nazywano w kwiecie młodości. Byli równi prawie wiekiem i skłonnościami. Anselm był więcej zalotny. Lotariusz lubił bardziej polowanie. Kochając się jednak nade wszystko, byli w stanie zrobić sobie wzajem ofiarę ze swych namiętności. Anselm zakochał się szalenie w młodej, niezmiernie pięknej osobie, mieszkającej w tymże mieście. Była to osoba tak znakomita rodem i dostatkami, że Anselm postanowił zawrzeć z nią związek małżeński z przyzwoleniem swego przyjaciela, bez którego porady nic stanowczego nigdy nie przedsiębrał. Sam lotariusz zażądał ręki Camilli dla swego przyjaciela i usunąwszy w krótkim czasie trudności, oddał mu ten skarb, odbierając od obu małżonków tkliwe zapewnienia dozgonnej dla siebie wdzięczności. Dopóki trwały gody weselne, lotariusz codziennie uczęszczał do Anzelma. Był mu pomocą w przyjmowaniu gości i niecił wesołość na familijnych festynach. Gdy te się skończyły, gdy młoda para odebrała odwiedziny wszystkich znajomych i przyjaciół, sądził, że powinien zaprzestać ciągłego u nich przebywania w chwili, kiedy zażyłość i przyjaźń traci w części swoje prawa. Mimo całej miłości Anzelma dla swojej towarzyszki życia, spostrzegł on, że dawny przyjaciel nieco go zaniedbał. Zarzucił go wymówkami z tego powodu i oświadczył, że nie ożeniłby się nigdy, gdyby był przewidział te jego odmiany Że żona, którą pojął, wchodząc jako trzecia do dawnego związku, nie powinna osłabiać jego trwałości, że przezorność niestosowna nie powinna ich pozbawiać zarobionego i miłego im przydomku dwóch nierozłącznych przyjaciół. Że Kamilla także jest zmartwiona jego oziębłością, i zawsze z największym uradowaniem ogląda tego, co związek ich skojarzył. Na koniec Anselm nie zaniedbał wszelkimi środkami naglić lotariusza do odwiedzania go równie często jak poprzednio, bez czego, jak utrzymywał, nie mógł być szczęśliwy. Lotariusz odpowiedział z całą skromnością i rozsądkiem, które przekonały Anselma o jego wysokiej delikatności. I godząc przyjaźń z przyzwoitością, postanowili, że lotariusz trzy lub cztery razy na tydzień. Będzie siadał do stołu Anzelma. Lotariusz przyrzekł dla zadowolenia swego przyjaciela i spełnił przyrzeczenie z całą oszczędnością jego dobrej sławy, która mu była równie droga, jak własna. Mawiał mu często, że najpewniejszym będąc cnoty swej małżonki nie może zanadto nad nią czuwać. Bo świat, skłonny jest najprostszy i najniewinniejszy postępek każdej młodej i pięknej kobiety, podać w podejrzenie dla zabawienia się kosztem cudzej sławy. Podobnymi radami i zdaniami przekonał Anzelma o potrzebie nie tak ścisłej, jak poprzednio zażyłości, i rzeczywiście widywali się bardzo rzadko. Mało zapewne znajdzie się przykładów podobnej przyjaźni, i nie wiem, czy ktokolwiek czuwałby z większym staraniem nad honorem swego przyjaciela i umyślnie rzadziej go widywał z obawy, aby jego odwiedziny na złe nie tłumaczono. I to w wieku młodym, kiedy niezwykło się robić uwag, kiedy pomija się wszystkie względy dla rozkoszy i zabawy. Mimo to, przy żadnym widzeniu się dwóch przyjaciół nie obeszło się bez wymówek, z których lotariusz trafnie się tłumacząc, umiał zawsze usprawiedliwić swoje odosobnienie i ułagodzić Anzelma. Gdy pewnego dnia przechadzali się razem za miastem, Anselm, biorąc za rękę przyjaciela, rzekł do niego. Czy wierzysz, lotariuszu, że przy obfitych darach nieba, znakomitości rodu, dostatkach, a nade wszystko miłości Kamilli i Twojej przyjaźni, nie jestem szczęśliwy? Jestem pod wpływem dziwnego i niewytłumaczonego uczucia i niespokojności bez żadnego powodu, której pozbyć się nie umiem. Wyznaję ze wstydem, że to jest jakieś przywidzenie szalone. W każdej chwili je sobie wyrzucam ale ono opanowało cały mój umysł i całą duszę. Nie mogąc mu stawić oporu, szukać chcę rady u tego, który przekonał mnie, że czuwa nieustannie nad moją sławą i spokojem. Po tym wyznaniu, nie szyć ze mnie, lotariuszu, raczej mnie żałuj. Daj lekarstwo i wróć swoim staraniem to wesele myśli, które utraciłem. Lotariusz, zadziwiony mową Anzelma, ani jej celu nie mogąc przewidzieć, na starał się wytłumaczyć sobie to dziwaczne uczucie prześladujące przyjaciela, a nie chcąc wyjść z przykrego położenia, odrzekł, że robi krzywdę przyjaźni, używając wybiegu dla otworzenia mu swego serca. I zapewniał go, że jeżeli złe jest bez lekarstwa, pomoże mu przynajmniej znieść je i osłodzić. — Kochany przyjacielu — odpowiedział Anselm — wstyd mi do prawdy, żem się wahał, lecz nie mogę bez zarumienienia się odkryć ci myśli swoich nierozsądnych. Dowiedz się więc o moim szaleństwie, ponieważ chcesz. I daj mi pomoc, której od ciebie tylko spodziewać się mogę. Chciałbym wiedzieć, czy Kamilla jest mi wierna sercem tak, jak sądziłem dotąd. Nie mogę się o tym przekonać, jak poddając ją ostatecznej próbie, bo wyobrażam sobie, że to, co nazywają cnotą kobiety, jest podobne do fałszywej monety, która ma blask złota lub srebra, lecz w tyglu z dymem idzie dziewniwecz. Wyraz cnota jest zwodniczy. Jest to piękny pozór, który ukrywa wielkie wady. I sądzę, że cnotliwymi nazywać można tylko te kobiety, których uwieść nie są w stanie ani obietnice, ani dary, ani łzy i wytrwałość kochanków. Nie jest cudem kobieta rozsądna, której mąż nie daje powodu być inną, gdy nie ma dosyć wolności, gdy nikt o jej względy się nie ubiega. Widzisz więc, lotariuszu, że niewiele szacuje cnotę z obawy lub braku sposobności, te tylko cenie, która nie da się niczym oślepić i oprze się wszelkim zasadzkom. Czy taka jest cnota Kamilli? Sprawdźmy wszystkimi możliwymi sposobami. Wiem, że doświadczenie będzie niebezpieczne, ale nieprzekonany nie zakosztowałbym nigdy szczęścia. Jeżeli Kamilla wytrwa, będę najszczęśliwszym z ludzi. Jeżeli upadnie, odniosę przynajmniej tę smutną korzyść, że nie będę igraszką dotychczasowego mniemania i ufności w kobietę jak wielu innych. Nie staraj się odwrócić mnie od zamiaru, który wydawać ci się może śmiesznym. Twoje usiłowania byłyby próżne. Raczej chciej mi być powolny. Staraj się przekonać Kamillę, że ją kochasz. Otocz ją wielkimi staraniami. Nie szczędź darów ani obietnic. Bądź przekonany, że to będzie najwymowniejszy dowód twojej dla mnie przyjaźni i dziś jeszcze zacznij działać. Gdy Anzelem przestał mówić, Lotariusz wpatrywał się z zadziwieniem w swego przyjaciela. Czy mam uważać twoje słowa za żart? Zapytał. I czy sądzisz, że mnie inaczej uważał, nie przerywając ci od początku? Zdaje mi się, że nie znasz mnie ani siebie. Gdybyś był cokolwiek rozważniejszy, nie chciałbyś mnie obciążać podobnym zleceniem. Można posługiwać się przyjaźnią do pewnego kresu, bez jej pokrzywdzenia. A kiedy się ma zamiar użyć przyjaciela, to zapewne nie w sprawach przeciwnych zdrowemu rozsądkowi. Z których żadna korzyść wyniknąć nie może Chcesz, abym żonę twoją uwiódł darami Abym się starał być od niej kochanym Lecz jeśli pewnym jesteś jej cnoty czegóż nad to pragniesz? Czyż moje zabiegi zwiększą jej zasługę? W samej rzeczy sam nie wiesz, czego się domagasz Jeżeli powątpiewasz o rozsądku Kamilli Pozostań w niepewności, która przy twoim złem o kobietach mniemaniu nie będzie na teraz niekorzystna. Pamiętaj, drogi Anzelmie, że honor kobiety zawisł od sławy, jakiej używa w świecie. Poprzestań w tym razie na zdaniu innych, a znając ułomność kobiet, nie stawiaj im zasadzek przez próżną ciekawość i chęć doświadczenia, czy ich uniknąć potrafią. Bo kobieta jest to lśniące zwierciadło, które oddech kazi, kwiat, który więdnie za dotknięciem. Przypominam sobie z tej okoliczności kilka wierszy z komedii, które chętnie powtórzę. Dobry starzec, radząc ojcu pilnować córkę i nie polegać na nikim, między innymi powiada, Kobieta jak szkło jest krucha, więc próbować chowaj Boże, bo rzucona stłuc się może za przyczyną złego ducha. Więc tylko szał może sprawić, by rzecz, która raz stłuczona, nie może już być spojona, na niepewną próbę stawić. To zdanie nabawia dreszczu, a jednak słuszne jest przecie, bo choć są danae w świecie, nie brak i złotego deszczu. Mówiliśmy dotąd w Twoim interesie, rzecz dalej, lotariusz. Pozwolisz, że powiem kilka słów o swoim. Uważasz mnie jako dobrego przyjaciela, a przecież chcesz pozbawić mnie honoru i chcesz, Abym ci odmówił szacunku, jaki miałem dotąd dla ciebie. Jeżeli zrobię wyznanie miłości Kamilli, sprawiedliwie uważać mnie będzie jako zdrajce, który nie lękał się zdeptać świętych praw przyjaźni i który poświęcił występnej namiętności dobrą sławę przyjaciela. Czymże usprawiedliwie śmiałość, do której mnie nie upoważniła cieniem występku? Gdyby się okazała uległą, Anzelmie, mamże ją zdradzić? Gdy tego nie uczynię, uznam sprawiedliwą jej nienawiść i zemstę dla człowieka, który wydarł jej dobre imię i zyskane wyznania miłości zaprawił wzgardą, a łatwowierność okrył śmiesznością. Jeżeli postępek mój usprawiedliwić zechce Twoją namową, cóż pomyśli o tym, który podjął się tak nikczemnej roli, o tym, który ją zlecił, przez niewczesną uczynność, wyniósłszy niepokój w łono. Familii, Cóż powiem ludziom, którzy mi słusznie wyrzucać będą mój haniebny postępek? Nie staniemyż się obaj pośmiewiskiem świata, mając dotąd jego szacunek? Wierzaj mi, Anzelmie, i pozostań w mniemaniu, które ci zapewnia pokój. Rozważ, że w swoim szalonym zamiarze stawiasz na kartę wszystko przeciw niczemu. Bo wreszcie gdyby nawet próba dowiodła niewinności twojej żony, byłbyś nadto boleśnie zranionym. I skazałbyś się sam na wleczenie uciążliwego życia, a przyjaciela na mękę tego smutnego widoku. Jednym słowem, zrzecz się wszelkiej nadziei odwiedzenia mnie, odmawiam żądaniu, które mnie obraziło najmocniej. Po tysiąc razy odmawiam, chociażby to odmówienie kosztowało mnie twoją przyjaźń, której utratę uczułbym mocno. Mowa lotariusza przeraziła jego przyjaciela, który po pewnym czasie, przyszedłszy do siebie, Mówił. Mój dobry lotariuszu, słuchałem cię z uwagą i pociechą. W odmówieniu Twoim widzę dowód rozsądku i przyjaźni. Wyznaję, że żądanie moje było niesprawiedliwe, że jego spełnienie może mieć najgorsze skutki, że spełniając zamiar powzięty z zaślepieniem, rzucam się w przepaść. Ale wyznać ci muszę, że jestem dotknięty chorobą. Zastraszająco rosnącą i domagającą się śpiesznego ratunku. Następstwa mojego szalonego przedsięwzięcia tak dobrze zabić mnie mogą, jak uzdrowić, ale bez próby, bezwarunkowo umieram. Ukrywałem długo cierpienia swoje w nadziei, że je zwalczę. Walki nie wytrzymałem, i dlatego o ratunek Cię wzywam. Nie opuszczaj człowieka, który utracił rozum. Uważaj mnie jak chorego który nie wie czego żąda. Doświadcz kamili łagodnymi i umiejętnymi sposobami. Ona nie jest tak słaba, aby ci się oddała za pierwszym natarciem. A wtedy po części zwyciężonego już zdrowymi twoimi radami ten dowód przekona i uzdrowi. Inaczej, lotariuszu, zmusisz mnie do zwrócenia się do kogo innego, który może zdradzi moje zaufanie, kiedy ty tak mało potrzebujesz uczynić, aby mi wrócić szczęście aby zapewnić trojgu spokój na zawsze. Na koniec zaufaj mojej zręczności. Jeżeli wyznać przyjdzie Kamilli nasz podstęp, osłonie go pozorem niewinnego żartu, który nie może jej obrazić. Lotariusz, widząc upór przyjaciela i niebezpieczeństwo odmówienia, przyjął zobowiązanie, przyrzekając sobie prowadzić rzecz tak zręcznie, aby bez urażenia żony zadowolić męża. Nie masz potrzeby zwierzać się nikomu, rzecze lotariusz. Przyjaźń każe mi nie odmawiać dziwacznej posługi, której żądasz. Anselm uściskał przyjaciela, jak gdyby mu powrócił życie, i po tysiącu podziękowań skłonił do niezwłocznego działania, obiecując ułatwić sam na sam z Kamillą. Przepędził noc na rozmyślaniu, a nazajutrz poszedł na obiad do Anzelma. Kamilla przyjęła go jak zwykle z uradowanym obliczem, z chęci zadowolenia małżonka. Wreszcie z własnego usposobienia. Po obiedzie oświadczył, że dla załatwienia pewnej ważnej sprawy przymuszony jest wydalić się na kilka godzin, że po powrocie będzie miał do pomówienia z lotariuszem. Dlatego prosi go, aby chciał przez ten czas pozostać z Kamillą, która dorzuciła kilka słów zobowiązujących, aby go zatrzymać. Lotariusz. Znajdując się w najniebezpieczniejszym położeniu, udał znużenie, potrzebę naglącą snu. Czym się tłumacząc, usiadł w krześle i zasnął. A przynajmniej udawał śpiącego. Anselm, powróciwszy, zastał Kamillę w tym samym pokoju i śpiącego lotariusza. Czekał jego przebudzenia się, aby powziąć wiadomość o tym, co zaszło. Lotariusz oświadczył, że nagłym wyznaniem miłości Bojąc się rozgniewać Kamille, ograniczył się na pierwszy raz pochwałą jej wdzięków i oświadczeniem, że głos powszechny zazdrości i pochwala wzór Anzelma, przez co zdaje mu się, że usposobił Kamille do łatwiejszego przyjęcia wyznań, które ma jej zrobić później. To zaczęcie zadowoliło Anzelma, który obiecał przyjacielowi ułatwić codzienne sam na sam z Kamillą, nie uciekając się, jak dzisiaj, do potrzeby wydalania się z domu, co mogłoby obudzić podejrzenie małżonki. Tak minęło dni kilka. Lotariusz nic nie powiedział Kamilli, upewniając jej męża, że mówił i że nie ma żadnej nadziei być wysłuchanym łaskawie. Że przeciwnie, zagroziła mu oskarżeniem przed mężem i zerwaniem wszelkich stosunków, gdyby się poważył wznowić te niebezpieczne mowy. Anselm nie poprzestał na tym. Zresztą przeznaczenie jego nie pozwalało mu poprzestać. Kamilla, rzecze, oparła się słowom. Zobaczymy, lotariuszu, czy będzie miała moc oprzeć się czynom. Wręczę ci jutro dwa tysiące czerwonych złotych i drugie tyle na zakupienie klejnotów. Kobiety nade wszystko przekładają strój. Najrozsądniejsze ulegają tej nierozważnej ponęcie. Jeżeli Kamilla wyjdzie zwycięsko z tej próby, nie będę cię więcej trudził. Dokończę dzieło rozpoczęte, rzekł lotariusz, ale uprzedzić cię mogę, że usiłowania będą bezskuteczne. Nazajutrz punktualny Anselm wręczył lotariuszowi cztery tysiące dukatów, pogarszając przy tym przykre jego położenie. Lotariusz odważył się raz jeszcze powiedzieć, że Kamilla była niezwyciężoną. Że dary nie zrobiły więcej niż słowo, i że dalsze usiłowania ściągną jej nienawiść jako całą korzyść przedsięwzięcia. To upewnienie wystarczyłoby zupełnie dla kogo innego, ale Anselm nie był już panem obłąkanego umysłu, nie dającego się ukoić. Pewnego dnia zostawiwszy sam na sam Camille i lotariusza, ukrył się w przyległym pokoju. Lotariusz przez całą godzinę nie otworzył ust co go przekonało, że cała powieść Lotariusza o wymówkach Kamilli była zmyśleniem. Aby się lepiej upewnić, wszedł do pokoju i wziąwszy na bok przyjaciela, zapytał, w jakim dziś jest usposobieniu Kamilla. W najgorszym, odpowiedział Lotariusz, zarzuciła mnie wymówkami pełnymi goryczy i nienawiści i odjęła mi śmiałość działania. Ach, tak to spełniłeś, coś mi przyrzekł. Zawiodłem się na twojej przyjaźni, Wiedziałem, żeś nie mówił z Kamillą i nie wątpię, że jestem twoją igraszką. Dlaczego wzbraniasz się uciec do cudzego współdziałania, kiedy odmawiasz mi sam przysługi? Lotariusz, przekonany o kłamstwie, starał się ułagodzić Anzelma i zobowiązał się przesięgą, że się wywiąże z danego przyrzeczenia. Anselm, aby mu zostawić więcej wolności, udał się na osiem dni na wieś. Na prośby jednego ze swych przyjaciół, które były dostateczne dla usprawiedliwienia go w oczach Kamilli. Anselm, wyjeżdżając, oświadczył Kamilli, że oddaje ją pod opiekę lotariusza, który codziennie przychodzić będzie do niej na obiad i domagał się dla niego względów takich, jak dla siebie samego. Rozkaz Anzelma sprawił pewną przykrość Kamilli. Dała mu ją poznać z umiarkowaniem. Nie znajduje przyzwoitym, mówiła przyjmować lotariusza w czasie twojej nieobecności. Ale jeżeli mnie sądzisz niezdolną do załatwiania spraw domowych, pozwól na teraz zrobić próbę, abym cię mogła przekonać inaczej. Anselm oświadczył, że postanowił nie odstępować od swego żądania i wyjechał. Lotariusz poszedł na zajutrz odwiedzić Kamilę, która go przyjęła z uprzejmością i godnością, ale pozostając zawsze w towarzystwie osób domowych, a najczęściej Leonelli, młodej dziewczyny, z którą się razem wykarmiła i którą czule kochała, nie dawała na umyślnie sposobności lotariuszowi pozostawania z nią sam na sam. Przez trzy dni pierwsze lotariusz nie zrobił żadnego kroku. Chociaż mógłby znaleźć sposobność, podczas gdy domownicy obiadowali. Przezorna Kamilla kazała Leonelli wprawdzie pierwej obiadować, aby jej nigdy nie zostawiała samą. Ale młoda dziewczyna, która zapewne o czym innym myślała, mało się troszcząc o rozkazy pani, narażała ją często na pozostawanie sam na sam z lotariuszem. Lotariusz nie korzystał z chwili, czy to przez chęć oszukania raz jeszcze przyjaciela, czy z obawy dopuszczenia się niegodnego żartu z kamilli, która ze słodyczą i pięknością łączyła tyle skromności i nakazującej poszanowanie godności. Ale ta względność lotariusza, to milczenie uporczywe, dały niestety inny kierunek jego myślom. A w dzięki Kamilli zaczęły wywierać wrażenie, którego nie chciał dopuścić. Zachowując ciągle milczenie, podziwiał jej piękność i zaledwie zwracał oczy na nią, gdy tego wymagała przyzwoitość. Z czasem pilnie zaczął się wpatrywać w tę piękną twarz, w czym znalazł tyle rozkoszy, że już nie mógł sobie odmówić ciągłego jej używania. Na koniec, miłość wznieciła się w jego sercu i urosła, zanim się o jej przeświadczył bytności. Wtedy ileż zniósł mąk, i jak straszną przebył walkę rodzącej się miłości z obowiązkami przyjaźni dla Anzelma. Po tysiąc razy wyrzucał sobie uległość dla nierozważnego przyjaciela. Chciał uciekać, ale rozkosz widzenia Kamilli. Zawsze go wstrzymywała. Zwyciężyły go piękność, słodycz, przymioty tej kobiety, a może przeznaczenie, które chciało ukarać nierozwagę Anzelma. Mniemał, że trzydniowe samotne walki uwalniały go od obowiązków przyjaźni, a mając tylko na względzie miłość, przy której giną wszystkie inne względy, nagle dał poznać Camilli gwałtowność swoich uczuć. Kamilla zdziwiona wyznaniem niespodziewanym, nie wyrzekłszy słowa, powstała z miejsca i odeszła do drugiego pokoju. To wzgardliwe odepchnięcie nie zraniło na ten czas lotariusza. Dodało Kamilli w jego oczach więcej szacunku i zwiększyło miłość. Postanowił kończyć zaczęte dzieło, nie tracąc nadziei. Tymczasem Kamilla, namyśliwszy się nad środkami, jakie wypadało jej przedsięwziąć, Uważała za najpewniejsze odmówić lotariuszowi widywania jej i posłała natychmiast przez służącego następujący list do Anzelma. Dałeś mi dowód wysokiego zaufania, zostawiając mnie samą. Jestem ci za to wdzięczną, ale zdaje mi się, że przez to naraziłeś mnie na przykrość, nie będąc zazdrosnym o mnie, która mam twój szacunek. Kochając cię czule, nie mogę dłużej znieść Twojej nieobecności, która mnie stawia w położeniu tak przykrym i delikatnym, że zmuszona będę uciec się do mego ojca, jeżeli nie przybędziesz natychmiast. Zdaje mi się, że ten, któremu zleciłeś opiekę domu, ma więcej swoje niż Twoje sprawy na widoku. Jesteś przezorny i roztropny. Nic ci więcej nie powiem. Rozdział siódmy Dalszy ciąg powieści o ciekawym, nierozważnym. List ten przekonał Anzelma, że jego przyjaciel dotrzymał słowa i że Kamilla spełniła swój obowiązek. A zachwycony tym obrotem sprawy, kazał powiedzieć żonie, ażeby domu nie opuszczała i że niedługo sam powróci. Kamilla, zdziwiona tą odpowiedzią, ujrzała się jeszcze w przykrzejszym położeniu. Nie wiedziała, czy zostać w domu i wystawić swoją dobrą sławę na niebezpieczeństwo ze strony lotariusza, czy opuścić mieszkanie i tym sposobem stać się nieposłuszną mężowi? Na nieszczęście wybrała pierwsze. Postanowiła nie opuszczać mieszkania, nie unikać lotariusza, aby nie ściągnąć podejrzeń domowników. Wyrzucała sobie nareszcie list, który mógł był dać poznakę mężowi, że uchybiła względom zalecanym sobie dla lotariusza. Sądziła, że znajdzie dosyć obrony przeciw niemu w pewności siebie. I zdawało jej się, że nie uwiadamiając męża, którego nie chciała poróżnić z przyjacielem, potrafi zwalczyć występne uczucia lotariusza, nie odpowiadając na nie. Przemyśliwała nawet, jak objaśnić mężowi list, gdy zażąda tłumaczenia. W tym postanowieniu, tak przezornym na pozór, a zgubnym w istocie, Kamilla wysłuchała na zajutrz namiętnej mowy lotariusza, który znalazłszy sposobność, przejęty namiętnością, umiał zaprawić swoją mowę niekłamanym uczuciem i czcią tak rzewną, że słabość Kamilli poczęła się chwiać i potrzebowała całego panowania nad sobą, ażeby uwodziciel nie wyczytał w oczach stanu jej duszy. Lotariusz śledził wyraz jej twarzy i zrozumiał go. Podwoił namiętność i nadzieję. Wolność mówienia do niej, której otrzymać się nie spodziewał, przekonała go, że Camilla nie jest niezwyciężona. Potrafił jeszcze mocniej ją wzruszyć i doprowadził ją na koniec do niewierności, której już sam stał się winnym względem Anzelma. Otóż miejsce dla uwag moralnych niech każdy je robi dla siebie. Cały świat wie dobrze, że niebezpiecznie jest stawiać czoło miłości że tylko ucieczką ratować się można. Kamilla, usprawiedliwiwszy najzupełniej przekonanie Anzelma o kobietach, zwierzyła się Leonelli, przed którą trudno było się ukryć i której potrzebę przeczuwała w przyszłości. Lotariusz był daleki od wyjawienia Kamilli podstępu Anzelma, z obawy, ażeby nie wzięła jego miłości za zmyślenie, ażeby ujrzawszy się igraszką, otrząsnąwszy się ze swojej słabości, nie chciała go nienawidzić więcej niż go kochała. Anzelm, ucieszony, że lotariusz dotrzymał mu słowa, powrócił i niecierpliwy poszedł zapytać go, jak daleko postąpił w rozpoczętym dziele. Anzelmie, powiedział lotariusz, możesz być pysznym sprawiedliwie ze swojej nieporównanej małżonki, którą za ozdobę płci i wzór postępowania wszyscy uważać powinni. Moje piękne słowa były próżne. Przydziła z łez, odrzuciła z oburzeniem dary. Spotkałem niepokonany rozsądek, niewzruszoną cnotę. I jednym słowem, Kamilla jest więcej cnotliwa niż piękna. A ty jesteś najszczęśliwszym ze śmiertelnych. Zwracam ci pieniądze, któreś mi powierzył. Kamilla stoi za wysoko, aby tak niskie środki mogły ją przejednać. Tak więc, Anzelmie, powinieneś być szczęśliwym. Używaj błogo swojego szczęścia, nie narażając go. To jest rada szczerej przyjaźni i korzyść z mojego uczestnictwa w tej sprawie. Niepodobna opisać radości Anzelma, winszującego sobie tak dobrego przyjaciela. Lecz nie będąc zupełnie jeszcze zaspokojonym, prosił go o prowadzenie dalej zalotów, chociażby dla samej rozrywki. Zresztą i dlatego, żeby tak od razu nie zaprzestać swej roli, a że miał wielką łatwość do wierszy. Zaklinał go o napisanie sonetu do Camilli pod imieniem Chlorys, dając jej poznać, że był napisany dla innej osoby, którą kochał. Lotariusz, dla którego te warunki nie były uciążliwe, przystał. Anselm, wróciwszy do siebie, przede wszystkim badał Camille o powody listu, który do niego pisała. Zdawało mi się, rzecze Camilla, że Lotariusz na mnie innymi patrzył oczami w czasie twojej nieobecności. Ale przekonałam się, że to było tylko działanie wyobraźni, bo dostrzegłam potem, że starannie unikał sposobności widzenia się ze mną sam na sam. Na koniec byłam szczęśliwa, że znalazłam pozór zwabienia cię, a zdaje mi się, że i ty dzieliłeś moją niecierpliwość. Na co Anzelm odpowiedział, że nie powinna obawiać się lotariusza, szalenie zakochanego w panience, dla której pisał wiersze pod imieniem Klorydy. Że i bez tego miał przekonanie o jego niewzruszonej przyjaźni i cnocie. Ta wymyślona Klorys nie wzbudziła zazdrości w Kamilli, bo lotariusz ją uprzedził, że dla odwrócenia podejrzeń Anzelma powie mu, że jest zakochany w Klorydzie i będzie miał sposobność czytania wierszy na cześć ukochanej pod zmyślonym imieniem. W kilka dni potem, gdy młoda para z przyjacielem siedziała u stołu, Anselm prosił przyjaciela o przeczytanie wierszy na cześć jego kochanki, zwłaszcza, że Camilla jej nie znała. Gdyby ją nawet znała, odpowiedział lotariusz, nie wstrzymałbym się z przeczytaniem. Bo kochanek nie robi krzywdy osobie, którą kocha, opiewając razem jej wdzięki i okrucieństwo. Oto jest sonet, który dla niej ułożyłem. W milczeniu nocy, gdy pokoju bóstwo. Śmiertelnych troski w słodkim śnie ukoi Rogatą rozpacz i serca ubóstwo Śle aż do nieba i do klary mojej A kiedy słońce krąg jasny roztoczy W bladoróżowym wschodniej zorzy blasku Ja przez wezbrane łez strumieniem oczy Nie mogę dojrzeć dnia złotego blasku Za słońca okiem wznoszą się me oczy Gdy promień jego pierś ziemi rozpala I w mojej także płoną cierpień żary a gdy noc wróci, me serce się mroczy. Wraca na ziemię i znów się użala na ciszę nieba i nieczułość klary. Kamilla znalazła sonet niezłym, a Anselm cudownym. Twoja dama, rzecze, musi być niesprawiedliwie okrutna, znajdując rozkosz w rozpaczy nieszczęśliwego kochanka, który jej daje tyle dowodów miłości. Czyż wszyscy kochankowie mówią prawdę w wierszach? Wtrąciła Kamilla. Jako poeci nie, odpowie lotariusz, ale jako zakochani mniej wyrażają niż czują. Ach, to aż nadto prawda, rzeczy Anselm, wspierając zdanie przyjaciela, jakby dla przeświadczenia Kamilli o jego znaczeniu. Powiedzieć by można, że ten biedny mąż nie zaniedbywał niczego do swojej zguby. Kamilla, niedobrze rozumiejąc męża, z przyjemnością słuchała rozmowy dwóch przyjaciół, bo kochała zapamiętale lotariusza. I nie wątpiła, że sonet był dla niej napisany. Zapytała go więc, czy nie ma w pamięci innych wierszy. Oto jest inny sonet, rzekł lotariusz, który nie więcej ceni od pierwszego. Osądźcie sami. Ja wiem, okrutna, że umierać muszę, gdy mi pociechy odmówią twe oczy. Lecz wolę cierpieć konania katusze, niż przestać wielbić twój wdzięk tak uroczy. A gdy na bladym zapomnienia brzegu. Duch mój po życia podróży już stanie, Twój tylko obraz wśród wspomnień szeregu Na wieki w sercu wyryty zostanie. On niech mi doda nowej w mękach mocy, Nadzieją troskę myśli u Że w kraju zmarłych znowu ujrze Ciebie. Bo biada temu, kto w burzliwej nocy Pomóż nieznanych żeglując topieli, Nie widzi portu, ni gwiazdy na niebie. Anselm, zajęty zupełnie swoim zamiarem, Znalazł sonet równie cudownym jak poprzedni, i nie mniej go chwalił. Nieszczęśliwy w swoim błędzie nie przestawał codziennie czcić przyjaciela, który go zdradzał, i żony, która w dom jego wniosła niewiarę. W kilka dni potem Camilla, znajdując się sama z Leonellą i mówiąc z nią o swojej miłości, rzekła: Jakże się gniewam na siebie, żem tak prędko wyznała uczucie moje lotariuszowi. Nie będziesz mną pogardzał, zastanowiwszy się, jak łatwo zyskał wzajemność? Nie, odpowie Leonella, to właśnie podwoi jego wdzięczność. A wreszcie cóż może mieć lotariusz do wyrzucenia ci pani. Nie jednymi szliście drogami? Nie przypuszczaj sobie przeto nic złego. Bądź przekonana o szacunku lotariusza, który musi być szczęśliwy z miłością tak pięknej kobiety, bo wątpić nie możesz, że jest zacnym człowiekiem. Co do mnie uważam, że miłość raczej nami rządzi, my zaś nią kierować nie umiemy. Uśmiechnęła się na to Kamilla i poznała, że młoda dziewczyna lepiej się zna na miłości, niż by się z pozoru zdawało. Poczciwe stworzenie nie kryło się wcale z miłością dla jakiegoś młodego szlachcica z miasta. Kamilla, dowiedziawszy się o tym, chciała wiedzieć, ile jest prawdy w przechwałkach Leonii. Ale zręczna dziewczyna upewniła ją bezczelnie, że rzeczy nie zajdą dalej jak już są. Nie pozostawało więc kamilli, jak tylko prosić Leonię o tajemnicę przed kochankiem i zachowanie się tak ostrożnie, aby mąż i lotariusz nie powzięli o tym żadnej wiadomości. Leonella przyrzekła i przysięgła, ale wkrótce pani jej poznała, że ufać jej nie może. Ta niegodziwa istota, upoważniona przykładem swej pani, Posunęła zuchwałość do tego stopnia, iż ośmieliła się wprowadzić swego kochanka do domu Anzelma. A Kamilla była nieraz zmuszona ukrywać go przed okiem męża. Mimo tych ostrożności, lotariusz widział raz o wschodzie słońca, wychodzącego z domu Anzelma kochanka Leonelli. Z początku wziął go za widmo, ale widząc idącego wielkimi krokami i zasłaniającego twarz płaszczem, domyślił się, iż to jest człowiek, który nie chce być poznany. Nie myśląc wtedy o Leonelli, lotariusz był przekonany, że to był nie mniej od niego szczęśliwy drugi kochanek Camilli. Uniesiony oburzeniem i zazdrością, marzył już tylko o zemście, a nie będąc panem siebie, wpadł gwałtownie do pokoju Anzelma i wtedy do niego słowa przemówił. Od kilku dni waham się, czy ci udzielić, czy nie, wiadomości, która cię blisko obchodzi. Ale przyjaźń powinna przeważyć wszystkie inne względy. Wiedz przeto, że Camilla już nie jest tak okrutna. Uległa, zwyciężona. Nie spieszyłem zawiadomić cię prędzej, bo nie byłem dosyć pewien, czy to, co brałem za ułomność kobiecą, nie jest tylko podstępem. Czekałem więc, czy nie przyjdziesz uwiadomić mnie, że twoja żona uprzedziła cię o wszystkim. Lecz kiedy ci nic o tym nie mówiła. Nie wątpię już o szczerej ochocie dotrzymania mi słowa i udzielenia mi sam na sam przy pierwszej sposobności, jak tylko wyjedziesz na wieś. Ale, Anzelmie, jest to tajemnica. Wysłuchaj ją bez uniesień, bo Kamilla jeszcze cię nie obraziła. Może się jeszcze otrząsnąć ze słabości tak właściwej kobietom. Dotąd dobry robiłeś użytek z rad moich. Posłuchaj jeszcze jednej. Upewnij Kamille, że wyjeżdżasz na dwa lub trzy dni. Ukryj się w pokoju, a potem osądzisz, co ci przedsięwziąć wypadnie. Łatwo domyśleć się, co uczuł Anselm na tę wiadomość. Utracił prawie przytomność i martwy, ze spuszczonymi oczyma długo pozostawał w milczeniu. Na koniec, patrząc ze smutkiem na przyjaciela, rzekł: Lotariuszu, spełniłeś, co przyjaźń spełnić ci nakazywała. Ufając tobie, ślepo iść będę za Twoją radą. Lotariusz widząc przyjaciela w tak smutnym stanie i nie znalazłszy odpowiedzi, uściskał go i wyszedł nagle. Ale wnet zaczął sobie wyrzucać swój postępek zgubny dla Kamilli, nad którą mógł się pomścić, nie wystawiając jej na oczywistą zgubę i hańbę. Nie mogąc już odmienić ani naprawić tego, co się stało, postanowił przynajmniej zawiadomić natychmiast Kamille o wszystkim, korzystając z wolności widywania jej w każdej chwili. Zaledwie lotariusz wszedł do domu Anzelma, Camilla, widząc się z nim sama, rzekła. Lotariuszu, ciąży mi na sumieniu rzecz, mogąca mieć bardzo złe skutki. Leonella ma kochanka. Ta dziewczyna wyzuła się ze wstydu do tego stopnia, że przyjmuje go w moim domu, gdzie całe noce aż do świtu spędza. Czujesz, na jakie niebezpieczeństwo wystawia mnie ta niepoczciwa? Co pomyśleć mogą ludzie, widząc mężczyznę o tej porze wychodzącego z mego domu? Jestem zmuszona cierpieć tę zniewagę, bo chcąc wymierzyć karę za bezczelność Leonelli, poruszyłam im w sprawę, której wszystkie złe następstwa na mnie by spadły. W każdym razie jestem zgubiona. Ocal mnie, lotariuszu. Lotariusz z początku sądził, że Camilla używa podstępu i chce go uspokoić względem człowieka, którego widział wychodzącego z jej domu, robiąc go kochankiem Leonelli. Ale Camilla zalała się łzami. I tyle było prawdy w jej mowie, że musiał uwierzyć. I tyleż co ona był zmartwiony. Uspakajał ją, mówiąc, że złe nie było tak wielkie. Przepraszał po tysiąc razy za uniesienie i podejrzenia, które powziął. Na koniec wyznał, że przez zazdrość wyjawił wszystko Anzelmowi i skłonił go do ukrycia się. Aby śledzić dalsze postępowanie Kamilli. Kamilla o mało śmiercią nie przypłaciła tego okropnego ciosu, ale czerpiąc moc w swojej wściekłości, wyzionęła tysiąc obelg na lotariusza. Wyrzucała sobie słabość i robiła postanowienia tak dziwaczne i szalone, że pomieszany lotariusz rzucił się jej do nóg, nie mając co odpowiedzieć i nie śmiejąc patrzeć na nią. Jego łzy i milczenie przezwyciężyły Kamille która znalazłszy w umyśle sposób naprawienia złego, nie sądziła już tak surowo winnego i przebaczyła mu winę, której by zapewne nie popełnił, gdyby ją mniej kochał. Namówiła go, aby skłonił Anzelma do ukrycia się w jej pokoju i zapewniła go, że doprowadziwszy do skutku teraz powzięty zamiar, zyskają jeszcze większą swobodę na przyszłość. Nie chciała wyjawić lotariuszowi, jaki jej zamiar z obawy, aby go nie zganił. Na koniec oznajmiła mu, aby przybył na pierwsze wezwanie i odpowiadał na wszystkie jej zapytania, jak gdyby nie domyślał się obecności Anzelma. Nazajutrz Anzelm, pod pozorem odwiedzin jednego z przyjaciół, wyjechał konno. Ale wnet wrócił i ukrył się w pokoju żony, gdzie mu aż nadto czasu do umieszczenia się dały przezorne Camilla i Leonella. Te dwie zacne osoby skracając nareszcie męki straszliwej niepewności człowieka, który oczekuje wyroku pozbawiającego lub wracającego mu honor, weszły do pokoju. Kamilla, z przeciągłym westchnieniem, odzywa się do Leonelli. Ach, nie wiesz, droga przyjaciółko, w jakim zamiarze wzięłam sztylet od męża. Może zamiast przyprowadzić go do skutku, lepiej zrobiłabym przeszywając serce w tej chwili. Lecz przede wszystkim chcę wiedzieć, czy moja słabość i ułomność upoważniła lotariusza do zuchwałej obrazy i krzywdy nad wyraz, którą wyrządził mnie i najlepszemu z przyjaciół. Wyjrzyj, czy nie przechodzi ulicą. Sądzi zapewne, że to jest chwila przyjazna dla jego niecnej namiętności, ale zawiedzie się podły. Przekona się, jak jego zamiary są różne od jego nikczemnych zamysłów. Pani! Rzecze podstępna Leonella. Co chcesz uczynić na Boga z tym sztyletem? Chcesz, że zabić się, czy zabić lotariusza? Nie biegniesz, że zawsze do zguby? Lepiej jest ukryć zniewagę i nie dozwalać mu przybywać w chwili, kiedy jesteśmy same. On jest zaślepiony namiętnością, a my, kobiety, słabe. Nim zdołasz się zemścić, czyż możesz przeszkodzić nowej zniewadze, której trzeba się więcej lękać niż utraty życia? Jeżeli go zabijesz, cóż uczynimy, bo wiem, że taki jest twój zamiar. Niech Anzelm czyni, co chce, odpowiedziała Kamilla. Do mnie należy zemsta. Zdaje mi się, że ta zwłoka czyni mnie współwinną. Przyspieszę ją dla ocalenia swego honoru i sławy męża. Tysiące myśli snuło się po głowie ukrytemu Anzelmowi. Już był gotów wyskoczyć z ukrycia i ocalić życie przyjacielowi. Ciekawy jednak, jak daleko Kamilla posunie swoją zawziętość, postanowił zapobiec nieszczęściu dopiero w ostatniej chwili. Tymczasem Kamilla upadła na łóżko pod wpływem gwałtownego wzruszenia, a Leonella jęczała z rozpaczy, jak przy łożu konającej. Tak to wszystko doskonale i wymownie było kłamane, iż rzekłbyś, że ta jest najnieszczęśliwsza, a jej pani najniewinniejsza z kobiet. Camilla, przychodząc wreszcie do siebie z udanego omdlenia, rzekła Dlaczegoż, Leonello, nie idziesz zawołać tego zdrajcy? Niech przybywa w ten moment, aby druga siła nie pozbawiła mnie siły do zemszczenia się Niechaj to gwałtowne pragnienie nie rozprasza się w bezskutecznych słowach Biegnę, rzecze Leonella, ocierając łzy Ale oddaj mi ten sztylet Idź, idź, Leonello, mówiła Camilla nie obawiaj się. Poprzysięgłam zemstę. Umrę, ale pierwej pocieknie krew lotariusza na zagładę krzywdy mojej. Leonella wahała się, nie chcąc opuścić pani. Wyszła dopiero zwyciężona ustawicznym naleganiem. Kamilla zostawszy sama, w bezprzytomnym uniesieniu, zaczęła wielkimi krokami chodzić po pokoju. Upadła na łóżko pod brzemieniem cierpień i głośno wyrażała straszną walkę wewnętrzną. Nie, nie, wołała. Wahać się nie będę. Zginie. Moje łzy gorące zapłaci życiem. Nie będzie się bezkarnie pysznił, że chciał znieważyć Kamille. Mówiła to, biegając po pokoju. Sztylet błyszczał w jej ręku, a łzy w oku. Mowę swoją zaprawiła takim wyrazem rozpaczy, że cały świat uwierzyłby jej kłamstwu. Anselm, świadek tej sceny, już się zrzekł wątpliwości, jaką doniesienie Lotariusza zrodziło w jego umyśle, drżąc o niebezpieczeństwo przyjaciela i żony. Chciał już wyjść z ukrycia, gdy weszła Leonella, trzymając za rękę Lotariusza. Zaledwie Camilla go ujrzała, krzyknęła: „Stój, Lotariuszu, nie postępuj dalej kroku, bo tym sztyletem przeszyje sobie łono.” Znasz, że mnie dosyć? Znasz dość, Anzelma? Odpowiedz szczerze. Lotariusz, domyślając się zamiaru Kamilli, nie zdziwił się takim obejściem i, przychodząc w pomoc zamysłom swej kochanki, odpowiedział: Nie dlatego zapewne mnie przywołałaś, piękna Kamillo, aby mówić do mnie w podobny sposób. Sądziłem się szczęśliwym, a jeżeli nie chciałaś dotrzymać danego mi słowa, należało raczej uprzedzić mnie. Niż stawiać zasadzkę, robiąc krzywdę i twojej dobrej wierze i szlachetności uczuć moich. Odpowiem ci jednak, że znam od dziecinnych lat Anzelma. Nie będę ci mówił o przyjaźni naszej. Trzeba było gwałtownej miłości, aby podeptała jej prawa, miłości mocniejszej nad wszystko. Gdybym ciebie zaś nie znał, droga Camillo, byłbym spokojny i bez winy. "Jeżeli znasz mnie i Anzelma, wykrzyknęła Kamilla, dlaczegoż pogwałciłeś święte obowiązki przyjaźni, których Anzelm wiernie ci dotrzymywał? I jak śmiesz stawić się przede mną równie jak on pokrzywdzoną? Co myślałeś o mnie, wyjawiając mi swą występną miłość? Co ci dało prawo przypuścić, abym mogła bez oburzenia patrzeć na pogwałcenie przyjaźni?!" Śmiałżeś sądzić, że ta nikczemna ofiara mnie wzruszy? Nie. Szukać muszę innej przyczyny twojego postępowania. Może nie dość byłam ostrożna przy tobie, nie czując tego zbytecznej potrzeby. Może źle sobie tłumacząc swobodę postępowania mojego, wziąłeś ją sobie za zachętę. Powiedz nikczemny. Czym obudziłam twoje nierozmyślne nadzieje? Znalazł, żeś mnie skłonną do słuchania kiedykolwiek bez wzgardy Twoich oświadczeń, do przyjęcia darów? Mam sobie do wyrzucenia, żem Cię nie dość ukarała. Moja łagodność Cię rozzuchwaliła. I gdybym tylko swoją powolność miała sobie do wyrzucenia, już sądziłabym się winną. Nim poniosę karę, nim umrę, gin Ty pierwej. Chcę zemsty, chcę Twojego życia. To mówiąc, Rzuca się na lotariusza z udaną wściekłością, która jego samego omamiła. Potrzebował całej siły i zręczności, aby uniknąć zabójczych razów. Kamilla odmalowała wściekłość tak żywymi kolorami, że niepodobna było nie uwierzyć. Nie wahała się dostarczyć własnej krwi dla większej prawdy obrazy. Widząc, że nie pokona przeciwnika, Kamilla zaniechała walki, mówiąc: Żyj więc! Gdy nie jestem dość mocna, aby cię życia pozbawić, ale nie przeszkodzisz mi dokonać zemsty nad sobą. I wyrywając się z rąk lotariusza, zadaje sobie raz nieszkodliwym sztyletem. Pada zemdlona, a krew się broczy po jej białym ramieniu. Lotariusz i Leonella na widok krwi nie wiedzieli, co począć. Pobiegli z przestrachem i podnieśli kamillę. Znalazłszy jednak ranę lekką, w osłupieniu podziwiali zręczność i sztukę tej kobiety. Dla dopełnienia tego obrazu i nadania mu większej jeszcze prawdy, lotariusz w rozpaczy złorzeczył losowi. Obarczał wyrzutami tego, który był przyczyną nieszczęścia. Z wyrazem tak dobrze kłamanym, że chcąc nie chcąc, trzeba go było żałować. Leonella przeniosła swą panią na łóżko. I błagała lotariusza, aby przyprowadził felczera. Radząc się zarazem, co wypada powiedzieć Anzelmowi, gdyby zastał żonę cierpiącą? Zrób, co ci się zdawać będzie. W moim obłąkanym umyśle nie znajduję teraz rady dla siebie, tym mniej dla innych. Zatamuj krew przynajmniej, żeby nie uszła. Ja chciałbym się skryć pod ziemię. To mówiąc, wyszedł wzruszony. Leonella z łatwością zatamowała krew. Rana była nieznaczna. Leonella mówiła tyle cudownych rzeczy, opatrując Kamille, że niepodobna dziwić się Anzelmowi iż z dumą porównywał w myśli swoją małżonkę z lukrecją. Kamilla obumierającym głosem szerzyła skargi na los, który nie dozwolił jej dopełnić zemsty. I nie przestawała sobie czynić wymówek, że pozostała przy życiu. Czy mam zawiadomić Anzelma o tym, co zaszło? Zapytała. Broń Boże, odrzekła Leonella. Poszukiwałby swojej krzywdy na lotariuszu, a dobra żona nie powinna wystawiać na niebezpieczeństwo męża, którego kocha. Prawda, rzecze Kamilla, ależ moja dobra przyjaciółko, cóż mu powiem, gdy zobaczy ranę? Wybacz pani, nie umiałabym nawet skłamać żartem, odrzekła Leonella. Nie. I ja nie odważę się na kłamstwo. Sądzę, że najlepiej będzie wyznać wszystko, jak było w istocie, odpowiedziała Kamilla. Powiernica prosiła panią, ażeby się więcej nie zajmowała tą myślą, że bierze wszystko na siebie, że tłumaczenie będzie zbyteczne, jeżeli się rana zabliźni nim Anzelm przyjedzie. Staraj się tylko pani unikać silnych wzruszeń, mówiła, a zdrowie prędzej powróci. "Jeżeli Anzelm przybędzie pierwej, nie skłamiesz mówiąc, że jesteś cierpiąca i potrzebujesz spoczynku." Gdy obłudnice naigrywały się w ten sposób z łatwowierności Anzelma, on biedak, nie straciwszy ani jednego słowa z ich rozmowy, miał prawo uważać się za najszczęśliwszego z ludzi i oczekiwał z upragnieniem zmroku, aby podzielić radość z przyjacielem, któremu szczęście zawdzięczał. Camilla i Leonella dały zręcznie Anzelmowi tę upragnioną wolność. Anzelm udał się niezwłocznie do lotariusza, który wyznać trzeba, spodziewał się jego odwiedzin, rzucił się w objęcia przyjaciela, gubił się w podziękowaniach dla niego i pochwałach dla Camilli, o której mówił z uniesieniem. Lotariusz pomieszany nie znalazł odpowiedzi ani śmiałości do podzielania szczęścia. Anselm spostrzegłszy oziębłość przyjaciela, sądził, że rana i cierpienia Kamilli, których lotariusz był sprawcą, sprowadziły chmury na jego czoło. Zaczął go więc pocieszać, wnosząc, że rana musi być nieznacząca, skoro Kamilla ma nadzieję ją ukryć. Na koniec powiedział mu, że nie martwić się, ale cieszyć się powinien, iż wpłynął tak stanowczo na związek jego, z najpiękniejszą osobą we Florencji i na ustalenie ich szczęścia że chodziło tylko o zrobienie wierszy dla uwiecznienia cnót Kamilli lotariusz uznał słuszność tego żądania i obiecał nimi się zająć otóż to tak wyszedł Anselm na próbie żony tak dobrze przez siebie obmyślanej oddał się w ręce człowiekowi który go znieważył i domagał się dla niego więcej względności u Kamilli Korzystali jeszcze z tak dobrze ukartowanej matni, dopóki los, odgrywając swoją rolę, nie odkrył ich światu, dopóki nierozważna ciekawość Anzelma, odebrawszy mu honor, nie odebrała później i życia. Rozdział ósmy, w którym się kończy historia ciekawego nierozważnego. Powieść była bliska końca. Gdy Sancho zalękniony przybiegł ze strychu, gdzie się znajdował Don Quixote, krzycząc przeraźliwie: Przybywajcie, przybywajcie na ratunek mojemu panu, który w tej chwili stacza bitwę tak straszną, że nie widziałem równej w życiu moim. Niech się z tego miejsca nie ruszę, jeżeli waleczny pan mój nie strącił od jednego cięcia głowy skarku nieprzyjaciela księżniczki Miko Mikon. Co mówisz, Sancho? Rzekł pleban. Nie jesteś przy zdrowych zmysłach. Ten Olbrzym jest o dwa tysiące mil stąd. Nie sądzę, żeby razy twojego pana tak daleko sięgały. Wtem usłyszano krzyki z poddasza. Stój, łotrze! Stój, złoczyńco! Ach, mam cię na koniec. Ani siła, ani miecz twój, na nic się tu zdadzą. Przy tym słychać było szczęk pałasza którego razy gęsto spadały na ściany poddasza Na miłość boską panowie czemuż nie biegniecie rozbroić walczących choć to na nic się już nie zda bo olbrzym już wyzioną nieczystego ducha i zdaje teraz rachunek z niecnych spraw swojego żywota przed Bogiem a potem zapewne przed wszystkimi diabłami Krew się toczyła jak wezbrana rzeka a łeb na niej pływał jak bania na honor wielki jak słoń a przynajmniej jak beczka. Na Boga! wykrzyknął gospodarz, który z innymi przybiegł na hałas. Czy ten Don Kiszot, czy don diabeł, nie porozbijał mi, aby naczyń z winem, które stoją w jego izbie? Wino to pewno bierze ten uczciwiec za rozlaną krew olbrzyma. Pobiegli więc wszyscy na plac boju, gdzie zastali Don Kiszota w najdziwaczniejszym rynsztunku. Miał na sobie tylko koszulę, która mu z przodu ledwie do połowy ud dostawała. A w tyle o ćwierć łokcia najmniej była krótsza. Nogi długie, suche, włosami zarosłe, a do tego brudne, przepocona mycka, niegdyś czerwona, a teraz dziwnie wątpliwego koloru na głowie, przez lewe ramię przewieszona kołdra i w ręku miecz goły. Oto jego obraz. Mieczem tym. Bił i rąbał zapamiętale w prawo i w lewo, wykrzykując tak gwałtownie, jak gdyby naprawdę walczył z najstraszliwszym jakimś nieprzyjacielem. Przy tym wszystkim wszakże najdziwniejszą zapewne było rzeczą, że oczy miał najzupełniej zamknięte. Śniło się widać biedakowi, że trzymał w ręku wielkoluda panda Filando. Mając głowę nabitą opowiadaniem tego spotkania, Mało go kosztowała we śnie podróż do Mikomikon, gdzie zdawało mu się, że walczy z nieprzyjacielem i zadaje mu razy, które nieszczęściem, padając na worki z koźlej skóry napełnione winem, sprowadziły istny potop na poddaszu. Gospodarz, na widok tej dla siebie klęski, uniósł się taką złością, że przypadł na przebój do Don Kiszota, zaczął go okładać kłakami, i zakończyłby niezawodnie bitwę z Olbrzymem, gdyby Cardenio i Pleban nie wyrwali z rąk jego naszego bohatera. Poczciwy szlachcic spał ciągle jak zabity, ani drgnął. I byłby spał niezawodnie do rana, gdyby balwierz nie lunął na niego całym wiadrem zimnej wody. To mu dopiero wróciło przytomność, ale nie tak jeszcze zupełnie, aby się spostrzegł, w jakim się znajdował stanie. Dorota w tej chwili weszła. Widząc atoli swego obrońcę tak lekko ubranego, zawróciła się co żywo ze strachu, żeby czego więcej nie zobaczyć. Cały ten rozgardiarz, wszystkie hałasy i zamieszanie nie przeszkadzały by najmniej Sanczowi szukać głowy wielkoluda, boć przecie na własne oczy widział, jak się zwaliła na ziemię. Po długim szukaniu, nie znalazłszy jej ani śladu, wykrzyknął zdumiony: Teraz dopiero widzę, że w tym domu. Wszystko dzieje się przez czary. Przed chwilą dostałem najmniej dwa tysiące kłaków w tym, tu, miejscu i ani widziałem, skąd mi się tak gradem sypią. Teraz znów diabeł widocznie skrył mi gdzieś łeb olbrzyma, który jako żywo widziałem, jak byk spadający na te strumienie krwi, co, panie, lała się dziurgiem i gulgała jak fontanna. Co ty tam bredzisz, nieprzyjacielu Boga i Jego świętych? wykrzyknął gospodarz. Nie widzisz, niezdaro, że ta twoja fontanna i twoja krew to najwyraźniej moje wino z beczek, coście je podziurawili jak przetaki. A niechaj was najjaśniejsze jasności ogarną. A bodajże jemu tyle smoły gorącej w gardziel wleli w piekle, ile on mi wina zmarnował. Nie moja sprawa odpowiedział sancho. Ja tyle tylko wiem, że ta głowa. Dałaby mi była hrabstwo, którego teraz i na dnie morza nie znajdę. Zimna krew Giermka przyprowadziła do rozpaczy gospodarza po tylu szkodach, jakie mu jego pan wyrządził. Zaklinał się, że im ta sprawka nie ujdzie na sucho jak poprzednia. I że mimo wszystkich przywilejów rycerstwa muszą mu wynagrodzić szkodę co do grosza. Pleban trzymał pod ten czas za rękę Don Kiszota. A nasz bohater, któremu się zdawało, że po odniesionym zwycięstwie, znajdował się obok księżniczki Miko Mikony, rzucił się do nóg plebana, mówiąc: Wasza wysokość, nadobna księżniczko, jesteś już wolna od niebezpieczeństwa. Nie potrzebujesz się obawiać tyrana, który cię prześladował. Wywiązałem się z danego słowa. Poszczęściło mi się przy pomocy niebios i tej, której poświęciłem życie. Wracam ci pani, panowanie i tron wydarty. A cóż, nie mówiłem? wykrzyknął sancho. Przecieżem nie pijany ani co. Przekonajcież się teraz, że mój pan bił się z Wielkoludem, jak mi Bóg miły! Moje hrabstwo ocalone! Obecni śmieli się szczerze z głupstw pana i sługi. Jeden tylko gospodarz nie znajdował tego wszystkiego zabawnym. Na koniec Pleban Kardenio i Balwiesz zmusili Don Kiszota położyć się do łóżka. Więcej daleko mieli kłopotu z niepocieszonym po stracie gospodarzem. Gospodyni przeraźliwie wrzeszczała, wyrywając sobie włosy z głowy pełnymi garściami. To na nasze nieszczęście ten błędny diabeł przybłąkał się do naszego domostwa. On poprzysiągł sobie naszą zgubę. Przeszłym razem musiałam go podejmować darmo. Razem z tym łotrem, jego giermkiem, koniem i osłem przedstawiali się wszyscy za rycerzów błędnych, którym ich zakon rycerski nie pozwala płacić grosza w zajazdach. Bodaj ich nieszczęście spotkało. Na dobitkę ten psi rycerz, co wiatry goni, teraz mi tu przyjechał wino zmarnować. O, nie doczekasz się niegodziaszu. Żebym się z tego miejsca nie ruszyła, musisz za wszystko zapłacić. Mary Trones, godna służąca wielmożnej Pani, wykrzykiwała na swoją rękę. Niech diabli porwą wszystkich błędnych rycerzy całego świata. Tylko córka gospodyni milczała. Po długich korowodach nareszcie udało się plebanowi ułagodzić te krzyki boleści, obiecując zapłacić za wino, kośle skóry i krowi ogon, który gospodyni tak wysoko ceniła. Dorota podjęła się przynieść ulgę giernkowi, obiecując jego panu za ucięcie głowy olbrzymowi i najpiękniejsze hrabstwo w królestwie, jeżeli je mieć będzie. Uradowany obietnicą sancho przysięgał, że widział walącą się głowy olbrzyma z długą brodą po pas sięgającą, że jeżeli jej nie znalazł, winne temu czary, których nie pierwszy raz przychodzi mu doświadczać w tym zajeździe. Dorota zapewniła, że wierzy wszystkiemu. Że sprawa weźmie obrót niespodziewanie dobry. Gdy wszystko się uspokoiło, pleban uproszony przez towarzystwo tak kończył opowieść o ciekawym, nierozważnym. Anselm, upewniony o cnocie żony, był najszczęśliwszym z ludzi. Kamilla niechętna dla lotariusza, lotariusz wstrzymujący się od odwiedzania anzelma z powodu zerwania z Kamillą, utrzymywali zręcznie Anzelma w błędzie. Dopóki ten, osądziwszy, że mu dla szczęścia potrzeba powrócić pomiędzy nimi zgodę, nie doprowadził jej do skutku, pomagając do łatwiejszego siebie oszukania. Tymczasem Leonella, uniesiona namiętnością, ośmielona postępowaniem pani, posunęła zuchwalstwo do najwyższego stopnia, a korzystając z przyjaznych okoliczności, pozwalała kochankowi przepędzać u siebie całe dnie i noce. Zdarzyło się raz, że Anselm usłyszał szmer w nocy w izbie Leonelli, lecz zastał drzwi zaparte z wewnątrz. Ten opór podwoił jego ciekawość. Przezwyciężył zaporę i wchodząc, dostrzegł mężczyznę spuszczającego się z okna na ulicę. Chciał dognać nieznajomego, a przynajmniej poznać, ale przeszkodziła temu Leonella. Klęknąwszy u nóg pana, błagając aby nie robił hałasu i zapewniając że uciekający był jej mężem Anselm nie wierzył tym zapewnieniom groźbami i sztyletem dociągał się wyznania prawdy przestraszona Leonella błagała u nóg pana aby darował jej życie obiecując mu wyjawić wszystko cokolwiek wiedziała o rzeczach większej jeszcze wagi powiedz natychmiast bo cię zabiję wykrzyknął Anselm Byłoby dla mnie niepodobieństwem w tej chwili mówić, jestem zbyt wzruszona. Ale racz, Panie, na miłość Boga do jutra zaczekać, a wszystko ci powiem. Tymczasem poprzestań na moim uroczystym zapewnieniu, że człowiek, którego widziałeś wychodzącego oknem, obiecał zaślubić mnie. Przekonany szczerością słów tych Leonelli, Anselm udzielił jej żądanej zwłoki, oznajmiając, że trzymać ją będzie zamkniętą, dopóki nie uczyni obiecanego wyznania. Zamknąwszy drzwi na klucz, udał się do Kamilli. Uwiadomił ją o wszystkim, co zaszło i o tajemnicy, którą Leonella wyjawić mu obiecała. Kamilla, przerażona, nie wątpiła, że ta ważna tajemnica jej dotyczy. Nie czekając przeto smutnych następstw, zabrała klejnoty i pieniądze i pobiegła błagać lotariusza, aby ją ukrył lub razem z nią uciekł przed gniewem Anzelma. Nie można się było wahać. Lotariusz oddał Kamillę pod opiekę siostry swojej, która była ksienią w klasztorze, a sam tajemnie uszedł z miasta. O świcie, niecierpliwy Anzelm, nie zauważywszy nieobecności żony, wszedł do izby Leonelli. Zastał ją pustą. Tylko powiązane prześcieradła u okna zdradzały jej ucieczkę. Poszedł do żony z tą wiadomością, ale jej ani w łóżku, ani w całym domu znaleźć nie mógł, a żaden z domowników nie widział jej wychodzącej. Otwarta i wypróżniona z klejnotów szkatuła i wyznanie Leonelli nasunęły mu okropne podejrzenia, z którymi biegł zwierzyć się lotariuszowi. Lecz jakież było zdziwienie, gdy się dowiedział, że przyjaciel jego, zabrawszy pieniądze, w nocy z domu wyjechał. Cóż mógł w tym przypadku sądzić człowiek, uznający się przed godziną za najszczęśliwszego, pozbawiony na raz żony, przyjaciela, a prawdopodobnie i honoru? W niepewności dosiadł konia i wyjechał za miasto z zamiarem odwiedzenia jednego z przyjaciół. Ale zaledwie pół drogi odbył. Ulegając pod brzemieniem czarnych myśli i strasznych podejrzeń, uczuł się tak osłabiony, że był przymuszony zsiąść z konia i usiadł na pniu drzewa przy drodze. Zmierzchało się, gdy przejeżdżał drogą z miasta jakiś młody człowiek. Anselm zapytał go o nowiny. Dość zajmujące odpowiedział zapytany. W całym mieście mówią, że lotariusz przeszłej nocy uszedł z żoną Anzelma który także bez śladu zaginął. Dowiedziano się o tym od służącej Kamilli, którą straż ujęła w chwili, gdy się spuszczała z okna na ulicę. Nie znam bliższych szczegółów tego wypadku, ale to pewna, że miasto nim zajęte. A zadziwienie jest powszechne, bo ścisła przyjaźń Anzelma i Lotariusza zjednała im przydomek nierozłącznych przyjaciół. I nie wiadomo, gdzie się schronił Lotariusz z Kamillą? zapytał Anzelm. Nie, lecz władze miejskie spiesznie zarządziły poszukiwania, odpowiedział kawaler. Te smutne wiadomości obłąkały do reszty umysłu Anzelma. Podniósł się i z trudnością dosiadłszy konia, pojechał do jednego z przyjaciół, który o zdarzonym nieszczęściu jeszcze nic nie wiedział, ale domyślił się po zmienionej powierzchowności Anzelma. Ten wszedłszy, prosił go o posłanie, atrament i pióro. Pozostawszy sam, Anselm uczuł, że ten zbytek boleści przypłaci śmiercią i w ostatnich chwilach chciał dać wiadomość światu o powodach swego zgonu. Zaczął pisać, ale nim skończył, boleść go zabiła. Gospodarz domu, chcąc zapytać gościa, czy mu czego nie brakuje, zastał go bez życia, pochylonego nad stołem, ze spuszczoną głową. Bezwładna ręka trzymała jeszcze pióro, a pismo przed nim leżące mieściło te wyrazy. Natrętną ciekawość przypłacam życiem. Jeżeli wiadomość o śmierci mojej dojdzie Kamille, niech się dowie zarazem, że jej przebaczam. Nie miałem słuszności wymagać od niej cudu. Ona nie miała obowiązku go spełnić. A ponieważ ja sam jestem przyczyną nieszczęścia, nie byłoby sprawiedliwe, aby Zbytek boleści nie dozwolił Anzelmowi dokończyć. Nazajutrz rodzice Anzelma dowiedzieli się o jego śmierci, wiedząc już o nieszczęściu. Kamilla, niepocieszona, bliska była zgonu, ale z powodu oddalenia lotariusza nie chciała wyrzec ślubów zakonnych. Dopiero skłoniła ją do tego wiadomość o śmierci lotariusza w bitwie Lautreka z Fernandem Gonzalwem z Kordoby. Nie mogła znieść tego ciosu i w krótkim czasie dni zakończyła. Nieostatnio napisana powieść, rzekł pleban. Ale wątpię, aby była prawdziwa. A jeżeli jest zmyślona, to autor niewiele okazał rozsądku. Bo któż widział kiedy męża na tak niebezpieczną wystawiającego się próbę? Przypuścić by można to szaleństwo w kochanku, ale nigdy w mężu. Rozdział dziewiąty. O dziwnych przygodach w zajeździe. Gdy pleban skończył opowiadanie, gospodarz w progu karczmy stojąc zawołał. Chwała Bogu, zbliża się ku nam znaczna kompania jezdnych. Jeżeli się tu zatrzymają, napędzą trochę grosza. Co to są za ludzie? zapytał kardenio. Są to czterej rycerze w maskach, zbrojni w włócznie i tarcze a z nimi zamaskowana dama biało ubrana, a przy jej rumaku dwóch służących pieszych. Dorota włożyła natychmiast maskę, a Cardenio poszedł uzupełnić ubiór do izby Don Quixota. Zaraz też nadjechali jezdni. Zeskoczyli z koni, pomogli zsiąść damie, którą jeden z kawalerów, wziąwszy w ramiona, posadził na krześle stojącym w drzwiach pokoju, do którego wszedł Cardenio. Nikt z towarzystwa nie zdjął maski ani przerwał milczenia. Dama tylko głęboko westchnęła. Była podobna do umierającej. Tajemniczość orszaku zaostrzyła ciekawość plebana. Nie widząc innego sposobu, udał się do stajni wybadać służących. Doprawdy my sami niewiele wiemy, odpowiedzieli oni. Zdaje się jednak, że są to znakomite osoby. Zwłaszcza ten, który zsadził damę z konia wnosząc po uszanowaniu, z jakim jest dla niego reszta towarzystwa. A któż jest ta dama? Zapytał pleban. Nie więcej o niej umiemy powiedzieć. Przez całą drogę nie widzieliśmy jej twarzy, ale za to ciągle wzdychała i narzekała. Nic dziwnego, że więcej powiedzieć nie umiemy, gdyż przed dwoma dniami dopiero spotkaliśmy na drodze ten orszak, któremu towarzyszymy od Andaluzji w nadziei dobrej zapłaty. Nie słyszeliście nazwiska żadnego z jeźdźców? Nie, odrzekł jeden z masztalerzy. Podróżują jak kartuzy, nie mówiąc ani słowa. Słyszeliśmy tylko ciągłe westchnienia i skargi młodej damy, którą ci panowie zdaje się gwałtem uprowadzają. Wnosząc z jej ubioru, jest zakonnicą, albo ma nią zostać. Może nie czując w sobie dosyć powołania, biedna ta rozpacza. To być bardzo może, rzekł pleban idąc szukać Doroty, która wzruszona westchnieniami zamaskowanej damy, ofiarowała jej usługi, jakie kobieta od kobiety tylko przyjmuje. Dorota na te zabiegi nie otrzymała żadnej odpowiedzi, a kawaler, który najwięcej zdawał opiekować się damą, rzekł. Nie trać pani czasu na grzeczność dla niewdzięcznej i zaprzestań zapytań, jeżeli nie chcesz kłamstwa usłyszeć. Nigdym kłamstwa się nie dopuściła rzekła z dumą dama. I może dlatego, że byłam zbyt szczera, znajduję się teraz w tak nieszczęśliwym położeniu. Nie potrzebuję powoływać się na innego świadka, bo sam panie jesteś przekonany, że obstawanie przy prawdzie sprowadziło na mnie twoje okrutne prześladowanie. Ach, Boże. Czyjże to głos słyszę? Zawołał Kardenio w przyległym pokoju. Na te słowa młoda dama podniosła głowę i chciała wejść do izby, w której znajdował się Kardenio, ale przeszkodził jej w tym zamiarze rycerz, zatrzymując ją przemocą. W tym pomieszczeniu spadła zasłona z twarzy nieznajomej i odkryła twarz bladą nieporównanej piękności. Kawaler, trzymając ją w ramionach, nie miał czasu podnieść maski, która mu także spadła z twarzy podczas szamotania się z damą, a Dorota, Podniósłszy oczy, poznała w nim don Fernanda. Krzyknęła przeraźliwie i padła zemdlona. Pleban pośpieszył na jej ratunek, a gdy dla łatwiejszego oddychania zdjął jej maskę, don Fernand z zadziwieniem poznał Dorotę. Zmieszany tym wypadkiem, nie wypuścił jednak z rąk Lucindy, która poznawszy zaraz głos Kardenia, usiłowała się gwałtem wyrwać. Kardenio zaś. W mniemaniu, że krzyk Doroty był krzykiem Lucindy, wypadł przelękniony z izby i spostrzegł Lucindę w ramionach don Fernanda, który nie mniej był zdziwiony, poznając Kardenia. Cztery osoby w najwyższym zdziwieniu patrzyły na siebie, nie przerywając milczenia. Lucinda pierwsza tak się odezwała: Don Fernandzie, zaprzestań niesprawiedliwości i gwałtu, które zawsze pozostaną bezskuteczne. Żadne ofiary, żadne groźby mnie ku Tobie nie skłonią. I bądź pewny, że prędzej doczekasz się zgonu, niż przyzwolenia mojego. Nie do mnie już należy rozrządzać sobą. Kardenio, którego tu widzisz, jest moim mężem. Zwróć mu jego własność, a mnie spokój i szczęście. Zaklinam Cię i błagam o to, Panie. A jeżeli, zadawszy mi już tyle cierpień, mało Ci jeszcze zemsty, Zakończ raczej jednym ciosem nieszczęśliwe życie. Dorota tymczasem przyszła do przytomności, a widząc Lustindę zawsze w ramionach don Fernanda, rzuciła mu się do nóg, tonąc we łzach i mówiąc: Panie, jeżeli nie wygasło w tobie uczucie litości, zwróć oczy na Dorotę, którą kiedyś kochałeś i nieszczęśliwą uczyniłeś. Byłam swobodna w domu rodziców kiedy przyszedłeś uwieść niewinność moją, zatracić spokojność i wzniecić w łonie moim nieznane namiętności. Twoje dary były bezsilne. Ileż zręczności użyć musiałeś, aby mnie tylko widywać, ileż trudów, aby mnie przekonać, że kochasz i wyrwać wzajemność. Nie będę ci przypominała starań i grzeczności, które dziś może niegodnymi siebie znajdujesz. Nie okazałbyś większych dla osoby wyższej stanowiskiem w świecie. Przekupywałeś służących, używałeś wszelkich środków, jak gdyby osoba moja największe szczęście i zaszczyt zjednać ci miała, a jednak, jakimże sposobem zwalczyłeś moją stałość? Nie przeczę, żem była wzruszona twoimi staraniami. Oddałam ci się przecież dopiero po przysiędze, że mnie zaślubisz, a ty nieba na świadki powołałeś. Że obietnicy nie zgwałcisz. Cóżem uczyniła, żeś mnie opuścił? Nienawidzisz mnie za to, żem cię zanadto kochała, a zrobiwszy nieszczęśliwą, opuszczasz. Zgodziłam się zostać twoją, bo na wszystko co najświętsze zakląłeś się, że będziesz moim jedynie. Zawiedziesz, panie, tyle miłości, że nie powiem cnoty. Będąc moim, nie możesz należeć do Lucindy, a Lucinda. Nie może być twoją, bo należy do Kardenia. Zwróć ich więc sobie we wzajemne objęcia, a mnie oddaj Fernanda, do którego nikt nie jest w stanie prawa mi zaprzeczyć. Ach, panie, utraciwszy cię, śmierci szukałam. Zalana łzami Dorota, szczerą prawdą wyrazów, rozrzewniła wszystkich. Don Fernand, żywo wzruszony, otworzył jej swoje ramiona, mówiąc. Zwyciężyłaś, piękna Doroto. Lucinda, odstąpiona przez don Fernanda, byłaby niezawodnie zemdlała, gdyby Cardenio, który stał za don Fernandem, aby nie być widzianym, nie ujął jej był w swoje objęcia i nie przemówił. Kiedy nieba same mi cię zwracają, pójdź luba. Wesprzyj się na moim ramieniu. Bo pewno lepiej nikt cię nie osłoni od tego, który cię przez całe życie tak szczerze kochał i kocha. Lucinda zwróciła głowę do przemawiającego, a poznawszy Kardenia, w uniesieniu radości uściskała go tkliwie, nie zważając na obecnych. O Boże, to ty, najdroższy Kardenio, wykrzyknęła. O dzięki wam, litośne nieba, żeście mi dozwoliły widzieć raz jeszcze tego, którego jedynie kocham na tym świecie. Pieszczoty Lucindy, świadczone Kardeniowi, rozdrażniły Fernanda. Dostrzegłszy w obliczu jego chęci jęcia się oręża, padła mu do nóg, wołając Co zamyślasz, o panie, mając przed sobą małżonkę? Czyż masz jakie prawo zakłócać święte uczucia dwojga kochających się istot? Czemuż cię gniewają oznaki ich miłości, która cię obchodzić nie powinna? Nie każ mi cierpieć dłużej, a jeżeli moja miłość i łzy nie wzruszają cię Oszczędzaj mnie w imię rozumu i przysiąg, oddaj się na wolę nieba, co w tak cudowny sposób okazało litość swą nad nieszczęściami nas wszystkich. Kardenio miał się na baczności, aby don Fernand nie zastał go nieprzygotowanym, ale towarzysze don Fernanda i proboszcz nasz poczciwy rzucili mu się do nóg, błagając o litość dla Doroty, którą sam uznał już za swoją małżonkę. Uważ, panie, Mówił pleban, że Cardenio z Lucindą ślubowali sobie miłość przed Bogiem, że nie możesz ich rozłączać bez popełnienia niesprawiedliwości, że ustępować rozumowi nie jest słabością. Czyż Dorota nie ma przymiotów najpiękniejszych w kobiecie? Cnotliwa, piękna, czuła, kocha cię nad życie. Przysięgą ślubowała ci wiarę dozgonną i tyś jej także ślubował. Dlaczegóż nie masz iść drogą sprawiedliwości. Don Fernand miał duszę szlachetną. Uczuł słuszność tej mowy. Przezwyciężył się więc nareszcie i ściskając czule dorotę, rzekł. Wstań, pani, nie zniosę, aby mi u nóg leżała kobieta, która dała tyle dowodów cnoty i miłości. Chciej zapomnieć, coś z mojej wycierpiała przyczyny. Szczery, a głęboki żal mój. I piękność Lucindy powinny mnie przed Tobą choć w części uniewinnić. Niech Lucinda żyje szczęśliwa z Kardeniem, a Ty, Doroto, otocz błogością dni moje. Don Fernand uściskał raz jeszcze Dorotę i to z tak prawdziwym uczuciem miłości, że roztkliwiona zalała się łzami. Rozrzewnienie było powszechne. Kardenio i Lucinda, słowem, wszyscy oprzeć mu się nie mogli. Sancho nawet jak bubr płakał, ale tego tylko, że Dorota nie była królową Mikomikon, a on stracił nadzieję swego najmilszego hrabstwa. Lucinda i Cardenio dziękowali Don Fernandowi, a on za całą odpowiedź czule ich ściskał. Potem wypytywał się Doroty, jakim sposobem tak daleko od swego kraju zawędrowała. Powtórzyła mu wszystko, co już opowiedziała Plebanowi i Cardeniowi. I zachwyciła Fernanda i całe towarzystwo ślicznym swoim opowiadaniem. Don Fernand odpowiedział jej znów, co zaszło w domu Lucindy w czasie ślubu, mówiąc, że gdy znaleziono za gorsem Lucindy list objawiający, że jest żoną Kardenia, tak był uniesiony zazdrością, iż chciał ją zabić na miejscu. I tylko widok sędziwych jej rodziców powstrzymał go w zapędzie. Poprzysiągł jej wszakże zemstę na przyszłość. I choć Lucinda uszła po kryjomu, zdołał jednak dowiedzieć się, że postanowiła na resztę dni życia zamknąć się w klasztorze, jeżeli Kardenia nie odzyska. Z trzema towarzyszami ruszył w pogoń, a upatrzywszy furtę klasztoru otwartą, porwał Lucindę, nie dając się jej poznać. Lucinda, uwożona gwałtem, nie przestawała wzdychać i płakać. I w tym stanie przywiózł ją do zajazdu, gdzie niebo położyło kres jej cierpieniom. Skończywszy mówić, don Fernand uprzejmie zwrócił się do Lucindy i przepraszając ją po tysiąc razy za wyrządzone przykrości, solennie ją zapewnił, że ramię jego gotowe zawsze na jej usługi, że nie mniej dzielnym i silnym okazać się pragnie niż się w prześladowaniu jej okazał. Rozdział dziesiąty. Dalszy ciąg przygód infantki Miko Mikon. Sancho Pansa pilnie przysłuchiwał się wszystkiemu. Jego nadzieje poszły z dymem od czasu, jak księżniczka Miko Mikon przemieniła się w Dorotę, a wielkolud Panda Filando w Don Fernanda. Don Kiszot spoczywał snem błogosławionych, wcale się o nic nie troszcząc. Dorota nie była jeszcze pewna, czy to, co zaszło, było we śnie czy na jawie. A Cardenio i Lucinda, nie mniej szczęśliwi, widzieli w tych wypadkach cud na skrócenie ich cierpień zesłany. Don Fernand wreszcie winszował sobie takiego obrotu sprawy, która go tylu przykrości nabawiła. Zgoła wszyscy niewymownie cieszyli się, że trudne i zawikłane niesnaski zastąpiła teraz błoga spokojność. Roztropny i zręczny pleban najwięcej się do tego przyłożył. Rozmawiał to z jednym, to z drugim, przyznając każdemu, że najwięcej wpłynął na ukończenie sprawy. Najwięcej jednak ze wszystkich cieszyła się gospodyni, bo Cardenio i pleban obiecali jej wynagrodzić szkody przez Don Kiszota zrządzone. Jeden tylko Sancho, straciwszy nadzieję hrabstwa, wielce tym zmartwiony, spuścił nos na kwintę. Z wyciągniętą na łokieć twarzą, w gniewnym usposobieniu, wszedł do izby pana, który właśnie tylko co się obudził. — Wasza dostojność mości rycerzu posępnego oblicza. Może sobie spoczywać spokojnie — rzekł. — Nie ma już potrzeby zabijać wielkoluda ani zwracać państw w księżniczce. Wszystko się już skończyło. — I ja myślę, że już się skończyło — odpowiedział Don Kiszot. Bo takiej bitwy, jak ta moja z olbrzymem, dzieje świata jeszcze nie dały przykładu. Jednym cięciem zmiotłem mu łeb z dumnego karczyska, a potoki krwi żygnęły jak fale wzdętej rzeki, przez stawiane tamy. Żygnęły jak wino. Niech raczej powie wasza łaskawość, odezwie się Sancho. Bo ten zabity wielkolud to był worek z koźlej skóry, a jego krew to czerwone wino. A ten łeb odcięty wiatr uniósł, bo go wcale nie było. Przebóg. Co ty gadasz, Sancho? Czyś ty tylko nie zwariował? Ty, biedny widzę, straciłeś rozum. Wstań oto lepiej, panisko, i przypatrz się, coś ty tu narobił. I co to trzeba będzie za to zapłacić? Obacz pan królową Mikomikon, jak się przemieniła ni stąd ni zowąd w zwyczajną dorotę. I jeszcze kat je wie, ile innych dziwnych rzeczy. Nic mnie nie zadziwi, odrzekł Don Kiszot, bo jeśli mnie stracił pamięci, to wiesz, iż mówiłem już zeszłym razem, że tu się dzieją cuda czarnej magii i sprawy szatana. To bardzo być mogło i teraz może bym uwierzył, że Sancho w te cuda, gdybym nie widział na własne oczy i nie czuł we własnych kościach, jak karczmasz trzymając za róg kołdrę, Podrzucał mną najtężej na tej pięknej bujawce, śmiejąc się na całe gardło. Na głupi mój rozum. Ja myślę, że tam nie ma czarów, gdzie się widzi ludzi na jawie. No, no, nie frasuj się tak bardzo. Wszystko będzie dobrze. Podaj mi tylko ubranie, przerwie don Kiszot. Pójdę ja zobaczyć te zmiany, o których mi prawisz. Gdy sancho stroił naszego bohatera, Pleban tymczasem opowiadał o nim don Fernandowi i towarzyszom jego, ile trzeba było użyć przebiegów, aby don Kiszota zwabić z samotnej skały, gdzie opłakiwał nieczułość damy swych myśli. Opowiedział nadto wszystkie przygody, o których wiedział od Sancza. Całe grono śmiało się, że aż im łzy z oczu ciekły. Wszyscy zgodzili się, że to jest najdziwaczniejszy i może jedyny rodzaj szaleństwa. Szczęśliwa metamorfoza księżniczki zmuszała plebana do szukania nowych sposobów, aby nakłonić Don Quixota do powrotu. Kardenio wpadł na myśl, że Lucinda doskonale może zastąpić Dorotę. Nie, nie, rzekł don Fernand. Niech Dorota kończy swoją rolę. A jeżeli dom tego cudnego rycerza niedaleko, z chęcią pragnąłbym przyczynić się także do uzdrowienia go z tak nieszczęśliwego kalectwa. Wtem Don Quixot. Uzbrojony od stóp do głów, stanął w progu i ukazał się towarzystwu. Nie brakowało ani historycznego hełmu mambryna, ani tarczy, ani włóczni. Wszyscy podziwiali jego cudacki rynsztunek, tę twarz wychudłą i ogorzałą, i tę dumną postawę. Don Kiszot zatrzymał wzrok na dorocie i z dziwną powagą przemówił. Szlachetna i piękna damo! Dowiaduję się od obecnego tu mojego koniuszego, że z królowej stałaś się zwyczajną kobietą. Jeżeli to się stało za wolą wielkiego czarnoksiężnika, ojca twego, który może nie ufa w ramię moje, to wyznać muszę, że ojciec twój pani w grubym znajduje się błędzie i nie dość zna dzieje rycerstwa. Gdyby je czytał uważnie, jak ja, Wiedziałby, że są przepełnione więcej jeszcze zdumiewającymi wypadkami i że mnóstwo rycerzy, mniej ode mnie sławnych, mówiąc bez hełpliwości, dokonywało dzieł nieskończenie trudniejszych. Nie jest cudem zwalczyć olbrzyma jakiej bądź siły i wzrostu. Niedawno doświadczałem sił swoich z wielkoludem, więcej mi powiedzieć nie wypada, bo by mi może nie wierzono. Doświadczałeś się, prawda, ale z bukłakami, nie z olbrzymem, wtrącił karczmarz. I chciał dać więcej niepotrzebnych objaśnień, ale don Fernand nakazał mu milczenie, a don Kiszot ciągnął dalej. Upraszam na koniec, Waszą Wysokość, wydziedziczona księżniczko, że jeżeli tylko przytoczony powód wstrzymuje cię od powierzenia się opiece don Kiszota z Manche, to porzuć płonną obawę, bo nie ma przeszkód na tym świecie których by miecz jego nie przeparł. Miecz ten strąci głowy twoich nieprzyjaciół, osadzi na tronie przodków i zapewni ci spokojne panowanie. Don Kiszot zamilkł, oczekując odpowiedzi księżniczki. Dorota na skinienie Fernanda odpowiedziała mu z monarszą godnością. Ktokolwiek ci powiedział, zacny rycerzu posępnego oblicza, żem się zmieniła, fałsz ci powiedział. Jakkolwiek zaszła szczęśliwa zmiana w moim położeniu. Daleka jednak jestem od tego, abym miała odrzucić pomoc twego niezwyciężonego ramienia. Porzuć przeto błędne mniemanie o moim ojcu i nie wątp, że był to człowiek rozumny i uczony, kiedy znalazł w swojej nauce tak niezawodny sposób zaradzenia mojemu nieszczęściu. Spotkanie twoje, rycerzu, liczę zawsze do najszczęśliwszych wypadków. Tobie już winnam szczęście swoje, a ci panowie dzielić muszą niezawodnie przekonanie moje, patrząc na wielkie czyny twoje. Jutro ruszamy w drogę, dziś bowiem już za późno. Bogu i tobie, rycerzu, powierzam losy swoje. Gdy dorota skończyła, don Kiszot, patrząc gniewnie na giermka, rzekł: Sancho, mój przyjacielu, jesteś największym łajdakiem w całej Hiszpanii. Nie powiedziałżeś, Łotrze, przed chwilą, że jej wysokość jest po prostu panną dorotą? Nie bajałżeś mi tysiąc innych niedorzeczności, za które wstydzić się musiałem? Przez Bóg żywy. Nie wiem, co mnie wstrzymuje, że cię nie zabiję na miejscu, dla samego przykładu, wszystkim giermkom na świecie, którzy kiedykolwiek będą mieli honor służyć rycerzom błędnym. Niech wasza wysokość się nie gniewa, odpowie Sancho. Co do księżniczki Mikomikony, możem się i mylił. Ale co do Olbrzyma, kozich skór i czerwonego wina, to dali pan, że się nie mylę. Podziurawione worki od wina leżą na ziemi, a wino zalało stancję. Przekona się o tym wszystkim, Wasza dostojność, jak karczmasz każe sobie stratę zapłacić. Bogu dziękować, że się królewna nasza nie przecież gnęła na co innego, bo to mnie na dobre wyjść może. Teraz powiem ci, mój sancho, żeś osioł. Daj mi pokój i zamknij już gębę, przerwał mu Don Kiszot. No, no, nie ma o czym gadać, rzekł Don Fernand. Księżniczka postanowiła jutro wyruszyć w drogę. Myślmy więc o spoczynku, a jutro wszyscy towarzyszyć będziemy rycerzowi Don Kiszotowi, aby być świadkiem jego zadziwiających czynów. To ja raczej będę miał zaszczyt, panowie, wam towarzyszyć. I kosztem życia swego, chcę usprawiedliwić zaszczytne mniemanie, na jakie zarobić sobie potrafiłem, odparł wykwintnie nasz rycerz. Kiedy Don Kiszot i Don Fernand przesadzają się w oświadczeniach gotowości służenia damom, nowy podróżny wszedł do karczmy. Z odzieży poznać było można niewolnika powracającego z jasyru od Maurów. Miał na sobie coś niby kamizelkę z sukna niebieskiego z krótkimi rękawami bez kołnierza, spodnie z płótna niebieskiego i czapeczkę tegoż koloru. Na nogach sandały, jakich zwykle maurowie używali i pałasz zawieszony u pasa przewiązującego biodra. Za nim jechała kobieta po mauretańsku ubrana z zasłoną na twarzy, w złotem przetykanej czapeczce i w długiej sukni do stóp sięgającej. Niewolnik, Mężczyzna piękny miał lat około czterdziestu. Wąs zdobił twarz jego nieco śniadą, a cała postawa raczej człowieka wyższego stanu niż niewolnika znamionowała. Zarządzał osobnej izby i mocno się zafrasował, gdy karczmarz powiedział mu, że nie ma ani jednej próżnej w całym zajeździe. Dorota, Lucinda i wszystkie kobiety z karczmy spoglądały z ciekawością na dziwny ubiór mauretanki. Dorota, widząc ją zakłopotaną tym, że nie było stacji próżnej, zbliżyła się do cudzoziemki i uprzejmie przemówiła: Niech się pani nie dziwi tym brakiem wygody. U nas wszystkie karczmy tak są niegodziwe. Jeżeli pani zechcesz, z chęcią podzielimy się z panią naszym mieszkaniem, a przekonasz się pani, żeś szczęśliwie trafiła i że nigdzie przyjaźniejszego nie mogłabyś mieć przyjęcia. Zakwefiona dama powstała i nic nie odpowiadając, złożyła na piersiach ręce na krzyż, schylając głowę na znak podziękowania, co przekonało obecnych, że jest Mauretanką i nie rozumie po hiszpańsku. Niewolnik, czym innym dotąd zajęty, widząc damy rozmawiające z Mauretanką, zbliżył się i rzekł. Ta pani nie rozumie żadnego języka prócz swego i dlatego odpowiedzieć nie może na ich żądanie. My też nic nie żądamy, rzekła Lustinda. Ofiarujemy jej tylko nocleg w naszym towarzystwie i wygody, na jakie miejsce pozwala. W swoim i jej imieniu dziękuję zacnemu państwu, odpowiedział z grzecznością niewolnik. Czy ta dama jest chrześcijanką, czy mauretanką? Zapytała Dorota. Jej milczenie i ubiór zdają się wskazywać, że nie jest naszej religii. Jest mauretanką z urodzenia, odpowiedział niewolnik. Ale z duszy pragnie zostać chrześcijanką, bo jest nią z przekonania. Jak to? Ona nieochrzczona? przerwała Dorota. Nie miała czasu przyjąć chrztu świętego, rzecze niewolnik. Bo jedzie dopiero z Algieru, który jej jest ojczyzną. Potrzebuje się przedtem wzmocnić w zasadach naszej religii. A wtedy, jeżeli Bogu podobać się będzie, przyjmie chrzest z uroczystością odpowiednią jej znakomitości, o której w tej chwili jej i mój ubiór wcale mylne mogą dać wyobrażenie. Ta mowa zaostrzyła ciekawość obecnych. Nikt jednak zapytać się nie śmiał, kto była mauretanka i niewolnik, bo zdawało się, że przed wszystkim potrzebowali spoczynku. Dorota ująwszy rękę mauretanki, prosiła ją o zdjęcie zasłony. Ta badała wzrokiem niewolnika, co jej czynić wypada. Niewolnik wytłumaczył jej po arabsku, że panie żądają, aby zdjęła zasłonę. Co gdy uczyniła, wszyscy ujrzeli twarz czarującej piękności. Lucinda znalazła ją piękniejszą od Doroty, a Dorota piękniejszą od Lucindy. Na koniec wszyscy przyznali, że nie ustępuje nikomu w piękności, a że piękność ma przywilej pociągania wszystkich serc. Każdy więc śpieszył z gotowością usług dla pięknej Mauretanki. Don Fernand zapytał o jej nazwisko: Lela Zoraida, odpowiedział niewolnik, a Mauretanka dodała pospiesznie: No, no, Zoraida, Maria, Maria, chcąc dać do zrozumienia, że jej imię Maria nie Zoraida. Wyrazy te i jej wzruszenie rozczuliły obecnych. Zwłaszcza kobiety z natury tkliwe. Lucinda uściskała nieznajomą, mówiąc — Tak, tak, Maria, Maria! A niewolnik rzekł z czułością — Tak, tak, Maria Zoraida Masange, co ma znaczyć nie Zoraida. Don Fernand tymczasem kazał zastawić kolację i wszyscy zasiedli do stołu. A Don Kiszot zmuszony do zajęcia pierwszego miejsca obstawał przy tym, aby księżniczka Miko Mikon, jako pod jego zostająca opieką, obok niego zasiadła. Lucinda i Zoraida umieściły się przy Dorocie. Don Fernand i Cardenio naprzeciw. Pleban i Balwiesz obok dam. Nareszcie niewolnik i towarzysze Fernanda znaleźli także miejsce u stołu. Najlepszy humor ożywił biesiadę. Zwłaszcza, że Don Kiszot, Natchniony tym samym duchem, pod którego wpływem miał ową nieśmiertelną mowę do Koziarzy, przemówił z uniesieniem: Zaprawdę, panowie, my błędni rycerze, przyzwyczajeni jesteśmy do rzeczy nadzwyczajnych. Powiedzieć chciejcie, czy ktokolwiek, widząc nas teraz, odgadłby, kto jesteśmy? Któż by w damie obok siedzącej poznał królową, a we mnie Rycerza posępnego oblicza, którego głośna sława stanowi w historii epokę. Wątpić nie można, że nie ma szczytniejszego stanu nad powołanie rycerskie. Tym godniejsze czci, że wystawione ciągle na największe niebezpieczeństwa. Niech mi nie wspominają o wyższości pióra od oręża. Krótko widzi, kto śmie tak twierdzić. Utrzymują, że prace umysłu. Wyższe są od męstwa wspartego we władaniu mieczem, tak jakby nie było różnicy między rycerzem a rzemieślnikiem, jakby nie było potrzeby umiejętnie używać siły i odwagi. Wódz, dowodzący armią, broniący twierdzy, potrzebuje tyle głowy, ile ramienia. Odwagą nie można przewidzieć podstępów nieprzyjaciela ani uprzedzić go w zamysłach. Gdy więc nie zaprzeczenie rozum potrzebny tak dobrze rycerzowi jak uczonemu, ten stan przeto jest wyższy, którego cel szlachetniejszy. Nie mówiąc o mędrcach, których umiejętność dąży do zbawienia siebie i bliźnich, nauka zakłada sobie triumf praw ludzkich i dobrego rządu. Cel to zapewne pożyteczny i chwalebny, ale się nie da ani porównać z wojną, która dąży do pokoju. Najwyższego dobra na świecie, które daje opiekę społecznościom, handlowi i zapewnia szczęście ludów, wyższa więc jest celem od nauk. Zobaczmy, jaka jest różnica między pracą uczonego a pracą rycerza. Wszyscy co prawda byli przekonani, że Don Kiszot ma źle w głowie, ale że mężczyźni po większej części należeli do rycerskiego stanu, słuchali więc z przyjemnością długiej jego przemowy. A on ją tak dalej ciągnął. Ubóstwo, mówiąc w ogólności, chodzi w parze z nauką. A kto goły, niewesoły, bo cierpi głód, pragnienie, zimno i wszystkie niewygody. Taką to koleją dosyć przykrą, dochodzą uczeni do celu. I widzieliśmy wielu z nich wysoko wyniesionych przez ten sam los kapryśny, co im niegdyś nie szczędził chłosty i co sobie czasem takich cudów pozwala, kiedy jest w dobrym humorze, że z nędzy od razu wynosi do wielkości. Rozdział jedenasty. Dalszy ciąg mowy o naukach i wojnie. Widzieliśmy, mówił dalej Don Kiszot, uczonego z całą jego biedą. Zobaczmy, czy żołnierz jest bogatszy. Doprawdy, nie ma biedniejszego stworzenia na świecie. Musi nieborak poprzestać na żołdzie, który często później przychodzi i nie zawsze cały. A jeżeli odważy się innym sposobem, co sobie przyswoić, robi to przeciw sumieniu i naraża życie na niebezpieczeństwo. Nieraz przepędza zimę w najniedostateczniejszym odzieniu. Ileż razy, nie mogąc opuścić stanowiska, znosi skwar, zimno lub słote, a w nocy. Jakże szczęśliwy, gdy złapie garsteczkę słomy, aby się zabezpieczyć od wilgoci ziemi, na której często spać mu wypadnie. Dzień wraca i on wraca do przykrych obowiązków, niedobrze wypocząwszy. W bitwie pierwszy strzał muszkietu druzgocze mu głowę, ramię lub nogę. Ale przypuśćmy, że go nie spotyka takie nieszczęście. Czyż stał się bogatszy? Czy odniósł jaką korzyść? Gdzie tam? W lada jakiej sprawie musi jeszcze nieborak dawać poręczycieli, którzy ledwie cudem się zdarzają. Zastanowiliście się, kiedy, panowie, ilu ludzi robi los w wojsku? Gdy tylu ich ginie, zaledwie tysiączna na część dochodzi do czegoś. Zupełnie inaczej dzieje się z uczonymi. Nigdy nie są w tak dotkliwym niedostatku, ani nie narażają życia na niebezpieczeństwo. Mimo to, Nagroda żołnierza jest rzadko wyższą, a zawsze prawie niższą. Prawda, że łatwiej jest wynagrodzić szczupłą liczbę uczonych, aniżeli tłumy wojowników. Tamtym powierzają urzędy, których ci nie są w stanie sprawować. Uwaga ta jednak nie osłabia, lecz utwierdza bardziej moje założenie. Na tym się ograniczę, ażeby nie uczynić rozprawy zbyt długą. I raz jeszcze wracam do wyższości oręża nad piórem, którą spodziewam się okazać tymiż dowodami, jakich na korzyść obu stanów użyłem. Jeżeli mówią na korzyść nauk, że wojna jest umiejętnością, że jej prawa napisali uczeni, ja przemawiam na korzyść wojny. Oręż utrzymuje prawo, broni rzeczypospolitej, zasłania trony, drogi i miasta ubezpiecza. Morza z Korsarzy oczyszcza. Słowem, stanowi bezpieczeństwo publiczne. Aby zostać uczonym, potrzeba trochę czasu, starań, czuwania, pracy, trochę nie dojeść, trochę nie dopić, ale ażeby zostać dobrym wojownikiem, wszystko to znieść trzeba. A przy tym, co chwila narażać życie. Cóż cierpi uczony w porównaniu z żołnierzem w mieście oblężonym? Widzicie go w szańcu, odbywającego wartę. Nieprzyjaciel podkopał się minami. Wśród groźnego niebezpieczeństwa ledwo mu wolno ostrzec dowódcę, aby przeciwnymi zabezpieczył się minami. Nie mogąc odstąpić, czeka, póki go wybuch nie zagrzebie pod gruzami budynków lub nie wysadzi w powietrze. Widzicie dwa okręty. Jak się zahaczają w bitwie morskiej, żołnierz ma dwie stopy pokładu pod nogami. Wokoło nieprzyjacielskie muszkiety i oręże, przed sobą paszcze działu, ogień ziejące, a u stóp morze gotowe go pochłonąć. Wtedy cała jego nadzieja w odwadze. Musi pogardzić niebezpieczeństwem, przedrzeć się przez ogień muszkietów i las włóczni, aby się dostać na drugi okręt w tłum nieprzyjaciela. Zabójcza kula wpadła w ścieśniony szereg. Nie ma jednego z walecznych. Już go zastąpił inny bohater, ale nie dostał długo. Już poszedł na dno morza za dawnym towarzyszem, morze się za nim zamknęło, a nowy bohater zapełnił po nim lukę, a potem jeszcze jeden i jeszcze jeden. Och, przeminęłyście szczęśliwe wieki, w których dowcip ludzki nie silił się na budowanie machin wojennych, wieki błogiej niewiadomości. Kiedy nie znano prochu, tego wynalazku piekieł, co dał nikczemny sposób pokonania mężnych. Szlachetny rycerz uniknąć nie może zdradzieckiego strzału, który przecina pasmo wspaniałych czynów i poświęceń bohaterskich. Ta myśl każe mi prawie żałować, żem w tym wieku niegodziwości obrał zawód błędnego rycerza. Bo chociaż mnie żadne nie zastraszy niebezpieczeństwo, przykro przecież myśleć. Że trochę prochu i kawałek ołowiu zmiecie jak pył zarazem z życiem męstwo moje i nie da poznać od bieguna do bieguna siły mojego ramienia. Co bądź mi los zgotuje, tym więcej zarobię sławy, że rzucam się oślep na niebezpieczeństwa nieznane dotąd rycerzom wieków ubiegłych. Gdy nasz bohater perorował tak zaciekle, zapominając o jedzeniu, Sancho od czasu do czasu pozwalał sobie zwracać uwagę swojego pana, że najadłszy się, równie dobrze będzie mógł przemawiać, a obecni dziwili się, że człowiek tak rozsądnie i pięknie mówiący w innych materiach traci zupełnie zdrowe pojęcie, gdy tylko dotknie sztuki rycerskiej. Pleban poklaskiwał hucznie oświadczając, że jakkolwiek sam ma patent uczoności i powinienby się przychylić na stronę nauk, Ustępuje przecież zwyciężony mocą dowodów naszego bohatera. Po wieczerzy, gdy gospodyni i marytrona sprzątały izbę Don Quixota dla dam, don Fernand prosił mauretańskiego niewolnika imieniem całego towarzystwa, aby opowiedział historię swego życia, która musi być nadzwyczaj zajmującą, choć tylko dlatego, że się łączy z losem Zoraidy. Niewolnik z uprzejmością odpowiedział, że nie umie się oprzeć temu żądaniu. Boi się tylko, aby brak krasomówczych zdolności nie zawiódł ogólnego oczekiwania. Lecz kiedy panowie chcecie, opowiem wam zdarzenia moje prawdziwe, nieustępujące cudownością, bajkom najlepiej wymyślonym. I zamawiając sobie uwagę towarzystwa, zaczął mówić w następujący sposób. Rozdział dwunasty Przygody niewolnika. Urodziłem się w miasteczku położonym wśród gór Leonu, z rodziców lepiej od natury niż od losu uposażonych. W biednej tej okolicy ojciec mój jednak uważany był za bogatego, i byłby nim niezawodnie, gdy tak umiał pieniądze oszczędzać, jak umiał trwonić. Nabył zaś tej skłonności, przepędzając młodość w obozie, gdzie skąpy staje się hojnym, hojny marnotrawcą, a oszczędnego jak potwora palcem wytykają. Ojciec mój, widząc, że przez nauk, który go opanował, wyrządza krzywdę dzieciom, uszczuplając ich mienie, postanowił wyprzedać się ze wszystkiego, a zawoławszy mnie i dwóch braci, tak do nas przemówił: Kochane moje dzieci, dając wam tę nazwę, daję wam zaraz najwyższy. I najpełniejszy dowód swojej dla was miłości. Utraciłem majątek, który miał być waszą puścizną. Nie jest to zapewne dowód mojego do was przywiązania, ale powziąłem zamiar długo rozmyślany, który was przekona, że jestem dobrym ojcem. Jesteście wszyscy w takich latach, że czas wam już myśleć o powołaniu zaszczytnym i korzystnym. Do tego chcę się wam przyłożyć z mojej strony, ile będę mógł. Podzielę cały majątek na cztery równe części, z których jedną dla siebie zatrzymam, a trzy wam oddam. Życzyłbym sobie tylko, aby każdy z Was, wziąwszy część swoją, poszedł drogą, jaką mu wskaże. Mamy hiszpańskie przysłowie, w moim przekonaniu bardzo prawdziwe, jak wszystkie oparte na długim i rozumnym doświadczeniu: Kościół, morze i dwór dla człowieka, wrota. Co ma znaczyć, że kto chce dobić się znaczenia lub bogactw, powinien wstąpić do stanu duchownego, handlować na morzu lub dostać się na dwór królewski. Chciałbym przeto, aby jeden z Was oddał się naukom, drugi handlowi, a trzeci wstąpił do wojska. Bo dostać się na dwór króla dziś jest bardzo trudno. A chociaż wojna nie bogaci, daje przynajmniej sławę i znaczenie. W ośmiu dniach odbierzecie w gotowych pieniądzach, co się Wam należy. To miałem Wam przedłożyć. Powiedzcie teraz, czy macie chęć iść za moją radą? Tu ojciec zamilkł i kazał mi odpowiedzieć naprzód, jako najstarszemu. Prosiłem ojca, aby majątku się nie pozbywał, aby nim rozrządzał według swoich widoków, nie zważając na nas, bo my mamy dość czasu przed sobą do nabycia dostatków. W końcu Objawiłem chęć do wojska. Drugi brat chciał udać się do Indii, a najmłodszy, podobno najrozsądniejszy, do Salamanki, dla dokończenia wyższych nauk i wstąpienia do stanu duchownego. Uściskał nas wszystkich ojciec za powolność mu okazaną i wyliczył w oznaczonym czasie każdemu z nas część jego do trzech tysięcy dukatów wynoszącą, a pochodzącą z szacunku. Wyliczonego ojcu za majątek ziemski, który nabył jeden z naszych wujów dla zatrzymania go w familii. Tego samego dnia ruszyliśmy każdy w swoją drogę. Dotknięty położeniem ojca, zostawionego samotnie ze szczupłym funduszem na podeszłe lata, usiłowałem znaglić go prośbami, aby zatrzymał z mojej części dwa tysiące dukatów, mówiąc, że trzeci tysiąc wystarczy mi na oporządzenie i rozpoczęcie zawodu. Bracia moi, Zachęceni tym przykładem, odstąpili także po tysiącu dukatów. Tym sposobem część rodzicielska zwiększyła się o cztery tysiące dukatów. Ojciec, rozczulony tą oznaką naszego przywiązania, pożegnał nas, upominając, abyśmy często dawali o sobie wiadomości. Jeden pojechał do Salamanki, drugi do Sewilli, a ja do Alicante, gdzie wsiadłem na okręt kupiecki, który przybył z Genui z ładunkiem wełny. Jest już blisko lat dwadzieścia dwa, jak opuściłem dom ojca i rozłączyłem się z braćmi, o których nie mam dotąd żadnej wiadomości, pomimo że kilkakrotnie do nich pisałem. Przybyłem bez wypadku do Genui, a stamtąd do Mediolanu. Oporządziłem się przyzwoicie, a mając zamiar udać się do Piemontu, wybrałem się do Aleksandrii. Wiadomość, że książę Alby udał się do Flandrii, zmieniła nagle moje postanowienie. Pobiegłem służyć pod wielkim wodzem. Byłem z nim we wszystkich bitwach. Asystowałem w straceniu hrabiów Horna i Egmonta jako chorąży kompanii don Diego d'Urbino. Niezadługo zaczęto głosić, że papież, Hiszpania i Rzeczpospolita Wenecka wiążą ligę przeciwko Turcji, która oderwała księstwo Cypru od Wenecji. Robiono przygotowania do wojny, a dowódcą siły związkowej Miał być don Juan Austriacki, brat przyrodni króla. Chciałem być uczestnikiem Dnia Wielkiego dla chrześcijaństwa, a porzucając nieledwie pewność otrzymania kompanii we Flandrii, ruszyłem do Włoch. Gdy przybyłem do Genui, don Juan wsiadał na statki dla połączenia się z wojskami Wenecji w Neapolu, co jednak nastąpiło dopiero w Messynie. Dowodziłem kompanię w dniu, który przepełnił radością chrześcijaństwo całe od wschodu do zachodu. Turcy stracili sławę niezwyciężonych na morzu. Duma ich została upokorzona. W tym dniu pamiętnym, kiedy jedni obchodzili zwycięstwo, a drudzy oddali życie za wiarę, ja dostałem się do niewoli. Uchy Alei, Bey Algieru, zawołany korsarz, ulubieniec losu, stał się panem okrętu maltańskiego. Na którym utrzymało się ledwie trzech walecznych, pokrytych ranami. Okręt Andrea, na którym się znajdowałem, pośpieszył na odsiecz. Wskoczyłem pierwszy na pokład galery Uchy Aleja. Nikt z towarzyszów nie zdążył za mną, bo okręt turecki wnet się cofnął, a ja pozostałem raniony wśród nieprzyjaciela. Traciłem wolność w dniu, w którym zyskało ją piętnaście tysięcy chrześcijan znajdujących się na galerach tureckich. Uchy Alej Ratował się ucieczką z całą eskadrą do Konstantynopola, gdzie i ja się dostałem. Selim mianował pana mojego dowódcą na morzu za męstwo w bitwie i zdobycie sztandaru maltańskiego. Następującego roku 1552 znajdowałem się w bitwie pod Nawarino, robiąc wiosłem na galerze trzy latarnie. Chrześcijanie nie korzystali ze sposobności zabrania całej siły tureckiej w porcie. Janczary i Lewantyni, spodziewając się ataku, byli w pogotowiu uciekać, nie czekając bitwy. Tak byli przerażeni samym widokiem naszej armii, ale nie chciały tego wyroki boskie. Lubo, dowódca chrześcijański, nie popełnił błędu, ani niczego nie zaniedbał. Uchy Alej miał czas cofnąć się. Wysadził wojsko na wyspę Medon, blisko Navarino. Uzbroił port, w którym się utrzymał, dopóki Don Juan się nie cofnął. Chrześcijanie w powrocie wzięli galerę zdobycz, dowodzoną przez syna sławnego Barberusy. Honor zwycięstwa zdobył sobie okręt zwany Wilczyca, pod dowództwem mężnego Don Alvareza de Bazan, markiza Santa Cruz. Szczegóły wzięcia galery zdobycz są wielce ciekawe. Syn Barberusy był srogi dla niewolników chrześcijańskich. Ci, którzy znajdowali się na jego galerze, widząc, że Wilczyca ich ściga blisko, Naraz opuścili wiosła. Rzucili się na dowódcę stojącego na galerii i wydającego rozkaz przyśpieszania. Przerzucili go przez wszystkie ławki od steru do rydla, a nim się dostał do wielkiego masztu, duszę wyzionął. Powróciłem do Konstantynopola w następnym roku. Don Juan wziął Tunis i osadził na tym królestwie Mulej Hameta w miejsce Mulej Hamida, najwaleczniejszego, a razem najdzikszego z Maurów. Ta klęska zniewoliła sułtana do polityki zwyczajnej porcie i zawarto pokój z Wenecją, żywo przez obie strony upragniony. W roku 1564 Turczyn zaczął oblegać Goletę i szańce wzniesione przez Don Juana pod Tunisem. Podczas tych wypadków wojennych ja pędziłem żywot przykuty do wiosła, bez żadnej nadziei wyzwolenia się przez okup. Bo postanowiłem nie uwiadamiać ojca o swoim nieszczęściu. Na koniec chrześcijanie utracili Goletę i twierdzę Tunisu, którą obległo 65 tysięcy regularnego żołnierza tureckiego, a czterykroć 100 tysięcy Maurów i Arabów z różnych stron Afryki przybywało w pomoc obok wielkiej mocy rynsztunku, narzędzi wojennych, osady okrętowej i pionierów. Tak, że dawno nie widziano tak ogromnych sił razem zgromadzonych. Goleta uchodząca za niezdobytą, wzięta szturmem. Turcy, znalazłszy mieliznę z jednej strony, wznieśli wał z z piaskiem, wyższy od murów twierdzy i rozpoczęli ogień z góry. Wtedy obrona była niepodobna. Ci, którzy utrzymują, że nasi popełnili błąd, broniąc się w szańcach, zamiast zrobić wycieczkę w gołe pole, Dowodzą, że albo tam nie byli, albo mają mało doświadczenia wojennego. Bo jakże siedem tysięcy ludzi stawić mogło czoło tłumom i obronić dwa miejsca odosobnione. Jakaż twierdza najobronniejsza, ostać się może fanatycznym tłumom walczącym na swojej ziemi. Ja uważałem stratę golety za szczególną łaskę Boga, wyświadczoną Hiszpanii. Byłby to przytułek dla złoczyńców który nie potrafiłby zapłacić kosztów zachowania i obrony. Chyba świadectwem obrony Karola V. Tak, jakby ten monarcha potrzebował tej kupy gruzów do utrwalenia. Twierdzę wzięto, ale zwycięstwo kosztowało Turków 25 tysięcy żołnierza w 22 szturmach. Oblężeni walczyli z męstwem. Trzystu ranami okrytych bohaterów pozostało przy życiu. Mała forteczka wśród jeziora Broniona przez Don Juana Jona Guera, walecznego żołnierza Walencji, kapitulowała. Don Pedro Puerto Carrero, komendant Golety, odznaczył się męstwem. Wzięty do niewoli w drodze do Konstantynopola umarł ze zmartwienia. Dostał się także do niewoli komendant twierdzy, Gabrio Serbellon, kawaler mediolański, doskonały inżynier i wielkiej waleczności osobistej rycerz. Zginęło tam mnóstwo znakomitych rycerzy, między innymi pachan de Oria, kawaler zakonu świętego Jana, dziwnej szlachetności i wielkości duszy, których dowiódł uczynkiem dla brata swego Andrzeja de Orii, powierzył się Arabom po zdobyciu twierdzy. Ci zdrajcy zobowiązali się przeprowadzić go w ubiorze mauretańskim do tabarka, osady genuańskiej, gdzie rybacy tego miasta łowią korale. Ale zamiast dotrzymać obietnicy, ucięli mu głowę i ponieśli swojemu dowódcy, który trzymając się hiszpańskiego przysłowia, że zdrada się podoba, ale nie zdrajca, kazał ich wszystkich powiesić za to, że nie przyprowadzili de orii żywcem. Pomiędzy chrześcijanami wziętymi do niewoli w twierdzy był niejaki Don Pedro Aguilar z Andaluzji, waleczny chorąży, bardzo zdolny do wiersza. Znosiliśmy razem niewolę na jednym okręcie, do jednej ławki przykuci. Towarzysz mój napisał dwa sonety, mające służyć za nagrobek Golecie i Twierdzy. Powtórzę je, jeżeli mnie pamięć nie zawiedzie, bo jestem pewien, że się wam będą podobały. Gdy niewolnik wymienił nazwisko don Pedra Dagular, don Fernand uśmiechnął się znacząco do towarzyszów, a jeden z nich przerwał prosząc niewolnika, aby nim zacznie dalej opowiadać, dał wiadomość o dalszym losie Don Pedra. Po dwóch latach pobytu w Konstantynopolu, mówił opowiadacz, zdołał uciec z pewnym greczynem przebranym w suknie Arnaula. Czy się ocalił? Nie umiem powiedzieć, bo nie miałem sposobności zapytać o to towarzysza jego ucieczki, którego widziałem w rok po tym. Tyle tylko wiem o losie Don Pedra i mam żywą obawę, czy mu się ucieczka udała? Udała mu się jak najlepiej, mogę was o tym zapewnić, rzekł ten sam kawaler. Don Pedro jest moim bratem. Żyje w swoim kraju bogaty i szczęśliwy. Ożenił się, ma troje dzieci. Chwała Bogu! — zawołał niewolnik. — Znam także sonety, o których wspomniałeś, mówił brat don Pedra. W takim razie chciej mnie wyręczyć. Lepiej je powiesz zapewne ode mnie. Kawaler! Zaczął dla ulżenia niewolnikowi sonet o golecie Duchy szczęśliwe, wyśmiertelne szaty Przez wielkie czyny z swych ramion zrzucacie I z niskiej ziemi w kraj nieba bogaty Orlimi pióry z wzlatacie Gorząc szlachetnym gniewu uniesieniem Ciało się wasze potężniejszym czyni Krwi z was i przez was wylanej strumieniem Płonią się morza i piaski pustyni. Choć śmierć was z życia wymazała księgi, ramiona wasze nie ostygły w grobie. Bo w klęskach nawet triumfuje męstwo, bo w tym upadku śmiertelnej potęgi na ziemi sławę zyskaliście sobie, a w niebie ducha szlachetne zwycięstwo. Tak, to jest ten sam, przerwał niewolnik. A brat Don Pedra rozpoczął drugi o szańcu tunetańskim. Z gruzu, co z baszty rozstrzelonej leży, z ziemi, co jakby poryta w zagony, dusz trzy tysiące zwalecznych rycerzy, w czystego nieba uleciało strony. Na próżno męstwem krzepkiego ramienia, w koło śmiertelne roznosili ślady, walczące ramię słabło z wysilenia i u stóp wroga trup upadał blady. Ziemia, na której polegli rycerze, długo łzy krwawe będzie sączyć złona. Kwiat na niej zrosły smutne liście schyli, lecz za to w laury okryje się świeże, bo z dzielnych mężów walecznego grona nigdy dzielniejsi tutaj nie walczyli. Rozdział trzynasty. Dalszy ciąg przygód niewolnika. Sonety podobały się powszechnie, a niewolnik tak ciągnął swoje opowiadanie. Turcy. Stawszy się panami miejsc warownych, postanowili je zgładzić. Założyli miny z trzech stron. Nowe mury zniszczono niebawem, stare oparły się wszelkim usiłowaniom. Co do twierdzy, ta była w stanie niewymagającym umyślnego zniszczenia. Potem cała armia wróciła w triumfie do Konstantynopola, gdzie uchy alei nie za długo umarł. Powszechnie nazywano go Fartaks, co znaczy po turecku Świeżbowaty. Turcy bowiem mają zwyczaj darzyć przydomkami od cnót lub wad bohatera, co stąd pochodzi, że ledwie cztery otomańskie familie mają pierwiastkowe nazwisko rodowe. Inne zaś dowolnie je sobie tworzą w powyższy sposób. Uchy Alej był niewolnikiem na galerach wielkiego sułtana przez czternaście lat. W wojnach tak się odznaczył męstwem, że nie przechodząc urzędów niższych, których faworyci sułtana nawet pominąć nie mogą, został dejem Algieru i wielkim admirałem na morzu, trzecim dygnitarzem w wielkiej hierarchii państwa otomańskiego. Był kalabryjczykiem z rodu, a mimo, że się sturczył, był dosyć ludzki dla niewolników, których miał trzy tysiące. Tę liczbę testamentem podzielił między wielkiego sułtana i dwóch renegatów, których miał przy sobie. Ja dostałem się w podziale renegatowi Azan Aga, najokrutniejszemu z ludzi, którego uchy Alei wziął majątkiem w niewolę i potem polubił. Ten Azan Aga zbogacił się niezmiernie i został także dajem algieru, gdzie razem z innymi niewolnikami popłynąłem. Doznawałem pewnej pociechy, będąc bliżej ojczyzny i mając nadzieję pewniejszej ucieczki. Nie straciłem nadziei i miałem mnóstwo pomysłów wyswobodzenia się. Przepędzałem czas w więzieniu, które Turcy nazywają łaźnią. Tam siedzieli niewolnicy chrześcijańscy, tak do króla, jak i do panów należący, i inny rodzaj, tak zwanych niewolników rady, których używano do ciężkich prac publicznych. Tym ostatnim najtrudniej było wykupić się, bo nie mając swoich panów, nie mieli z kim traktować o okup. Niektórzy mieścili swoich niewolników w łaźniach. Gdy ci się wykupili, a pieniądze za okup jeszcze nie nadeszły. Niewolnicy królewscy, i umawiający się o okup, nie byli używani do pracy, wyjąwszy, gdy pieniądze długo nie nadchodziły. Wtedy wysyłano ich na pracę do lasu, podwajano srogość, aby ich zmusić do pisania o spieszne wyzwolenie. Ja znajdowałem się między umawiającymi się o okup. Nie mogłem udawać ubogiego, ponieważ wiedziano, iż byłem oficerem. Byłem dobrze uważany przez dozorców i nosiłem lekkie kajdany, raczej na znak, żem się targował o wolność, niż na umartwienie. Przebywałem w tych łaźniach z niewolnikami nie więcej strzeżonymi ode mnie. Obok głodu i innych niewygód, najbardziej nas martwiły dzikie okrucieństwa azan agi, spełniane na niewolnikach chrześcijańskich. Nie było dnia, ażeby którego nie powieszono lub na palnie wbito. A co najmniej uszów nie pozbawiono za przewinienia tak nieznaczące, że sami Turcy przyznawali, iż ich dej lubił się krwawo zabawiać. Jeden tylko żołnierz hiszpański, nazwiskiem Saavedra, miał sposób ułagodzenia dej'a okrutnego charakteru. I pomimo, że nieraz próbował ucieczki śmiałej i głośnej pomiędzy Turkami, nigdy nie był bity ani doznał najmniejszej kary. Byliśmy o niego w ciągłej obawie. On sam ją podzielał. Gdybym nie obawiał się was znudzić, opowiedziałbym kilka zręcznych i śmiałych sprawek Sawedry. Ale czas wrócić do własnych przygód. Pewien znakomity i bogaty Maur miał dom, którego maleńkie, według miejscowego zwyczaju okienka, zasłonięte gęstą żaluzją, wychodziły na podwórze naszego więzienia. Jednego dnia Gdym się na tarasie zabawiał z trzema towarzyszami, rzuciwszy okiem przypadkowo, ujrzałem w oknie chustkę, przywiązaną na trzcinie. Na poruszenie trzciny, zdającej się nas przywoływać, jeden z towarzyszów pobiegł ją wziąć, ale laska cofnęła się, naśladując ruch głowy, dającej znak przeczenia. Toż samo spotkało dwóch drugich. Wtedy i ja spróbowałem szczęścia. Gdy stanąłem pod oknem, Chustka upadła do nóg moich. Podniosłem ją skwapliwie. Zawierała kilka sztuk drobnej monety, wartej około dziesięciu naszych realów. Pojmujecie zapewne radość za ten dar, w pośród najdotkliwszej nędzy, mnie wyłącznie przeznaczony. Powróciłem na taras i ujrzałem w tym samym oknie rękę śnieżnej białości, należącą niezawodnie do kobiety. Podziękowaliśmy jej wszyscy głębokim ukłonem na sposób turecki, schylając się z rękami na piersiach skrzyżowanymi. Niezadługo ujrzeliśmy w tym samym miejscu mały krzyż z trzciny, który wnet cofnięto. Nie wątpiliśmy przeto, że dobroczynna niewiasta była niewolnicą chrześcijańską. Białość jej ramienia i bogactwo bransolety zdobiącej rękę nasuwało wniosek, że to mogła być chrześcijanka, która przeszła na wiarę muzułmańską. Maurowie bowiem najwięcej ubiegają się za takimi kobietami i dają im pierwszeństwo nad krajowymi. Domniemania jednak nasze nie były prawdziwe, jak się to później okaże. Od tej chwili rozmawialiśmy codziennie o dobroczynnej osobie, mając zawsze oczy wlepione w okno, z którego spadła niespodziewana pomoc. Przez piętnaście dni okno się nie otwierało. A pomimo naszych badań, nie dowiedzieliśmy się nic więcej nad to, że dom należał do Agimorata, znakomitego Maura, który piastował urząd wysoki gubernatora La Plata. Lecz gdyśmy się tego najmniej spodziewali, bawiąc się na tarasie we czterech, raptem pokazała się chustka na trzcinie. Moi towarzysze doznali zawodu, jak pierwszym razem. Chustka mnie się dostała. Teraz obejmowała czterdzieści dukatów hiszpańskich. I list pisany po arabsku, ze znakiem krzyża u dołu pisma. Wróciliśmy na taras złożyć podziękowania. Dałem znak głową, że przeczytam. Wtedy ręka znikła i zamknięto z pośpiechem okno. To niezwykłe szczęście, wśród przykrego położenia barbarzyńskiego kraju, nabawiło nas wielkiej radości i większych jeszcze nadziei. Lecz gdy żaden z nas nie umiał po arabsku, nie wiedzieliśmy do kogo się udać o przeczytanie listu bośmy się bali wystawić na niebezpieczeństwo i nas samych i dobroczynnej damy Ciekawość jednak przemogła Zwierzyłem się pewnemu renegatowi z Murcji który okazywał mi wiele przyjaźni Prosiłem go o przeczytanie listu który miał mnie objaśnić prawdopodobnie dlaczego nieznajoma mnie wybrała spośród towarzyszów Przedsięwziąłem wszystkie środki ostrożności aby go zobowiązać do tajemnicy, udzieliłem mu świadectwo piśmiennie, że był dobrym człowiekiem, niósł pomoc chrześcijanom i miał zamiar ucieczki przy pierwszej sposobności. Jest to zapewnienie, którego znów żąda renegat, gdy wspomaga ucieczkę chrześcijanina. Niektórzy używają tego na dobre, inni robią to przez zręczność i przezorność, bo gdy staną się korsarzami, jeżeli wpadną wypadkiem w ręce chrześcijan, zasłaniają się takim świadectwem, które daje przekonanie, że wypadało im złączyć się z Turkami, aby zyskać łatwość dostania się między niewolników chrześcijan. Tym sposobem unikają niewątpliwej śmierci, przyrzekając przejść na łono kościoła. Dalecy od spełnienia tej obietnicy żyją spokojnie bez prześladowania, a przy wydarzonej sposobności wracają do Berberii. Renegat, do którego zwróciłem się z prośbą, dostał od nas wszystkich takie świadectwa. Gdyby był przez maur złapanym, co najmniej spalono by go żywcem. Ponieważ posiadał język arabski, prosiłem go, aby przeczytał szpargał przypadkiem znaleziony w kącie izby. Przejrzał go razy kilka i powiedział, że jeżeli mu dostarczę papieru i atramentu, przepiszę go dosłownie w tłumaczeniu. A teraz ustnie rzekł, Daję Ci dokładny przekład listu. Uprzedzam Cię tylko, że Lella Marian znaczy Najświętsza Panna, zaś Allah – Bóg. Treść listu, którego w życiu nie zapomnę, była następująca. Gdy byłam jeszcze dziecięciem w domu rodziców, niewolnica nauczyła mnie chrześcijańskiej modlitwy w moim języku i mówiła o Lella Marian. Ta niewolnica umarła i wiem, że nie poszła na ogień wieczny, ale poszła do Allaha, bo mią ją od owego czasu widziała dwa razy i powiedziała mi, ażebym się udała do krajów chrześcijańskich, do Lelli Marian, która mnie kocha bardzo. Nie wiem, jak się do tych krajów dostać. Z okna mojego widziałam wielu chrześcijan, ale nie pochlebiając ci, ty, jeden z nich wszystkich, zbudziłeś we mnie najwięcej zaufania, jako szlachetny i zacny kawaler. Jestem młoda, Dość piękna, i wielkie pieniądze zabrać z sobą mogę. Pomyśl, czy byś się nie podjął mnie wziąć z sobą i uprowadzić. Jeżeli zechcesz, pojmiesz mnie za żonę, a jeżeli nie zechcesz, to mniejsza o to, bo Lella Marian da mi męża. List ten pisze własną ręką. Bądź więc ostrożny. Jeżeli go komu pokazywać będziesz, ostrzegam cię. Nie wiesz maurom, bo to wszystko dusze zdradzieckie. Wyznaję ci, iż lękam się bardzo, abyś nie zawierzył jakiemu zdrajcy. Gdyby bowiem ojciec mój o tym się dowiedział, zrzuciłby mnie w studnie i kamieniami przywalił. Kładę nitkę w środek trzciny. Przywiąż do niej odpowiedź swoją. A jeżeli nie masz nikogo, co by po arabsku pisać umiał, to mi ją daj na migi. Lella Marian sprawi dobrotliwie, iż ją zrozumiem. Niechaj że ona i Allah mają cię w swojej opiece, jako i krzyszten, który całuje często, stosownie do zalecenia niewolnicy. Nie potrzebuję wam mówić, jakim podziwem i radością list ten nas przejął. Renegat nie mógł uwierzyć, abyśmy mogli znaleźć go wypadkiem i sądził, że do którego z nas był pisany. I błagał nas, ażebyśmy mu prawdę powiedzieli i zaufali mu zupełnie gdyż gotów jest życie własne dla naszej wolności narazić. Mówiąc to, wydobył z zanadrza mały krzyżyk metalowy i żewnymi zalewając się łzami przysięgał nam na Boga, który wyobrażenie krzyżyk ten przedstawia, a w którego mimo grzesznego odstępstwa wierzył zawsze gorąco, że dochowa nam święcie tajemnicy, jaką tylko mu powierzymy. Zaręczał, iż przeczuwa to niezawodnie. I wie na pewno, że ta, co pisała list do nas, wszystkim nam wolność powróci, a jemu da to, czego żąda najserdeczniej: to jest, przyłączy go na powrót do kościoła świętego, od którego odpadł nieszczęśliwy. Renegat mówił z takim rozczuleniem i z taką żałością, iż, nie wahając się długo, odkryliśmy mu prawdę i pokazaliśmy nawet okno, z którego spływało nam tyle dobrodziejstw. Obiecał nam dołożyć wszelkich starań, dla dowiedzenia się, kto tam zamieszkuje, i napisał zaraz po arabsku odpowiedź na list poczciwej Mauretanki. Wszystkie wyrazy tej odpowiedzi, jako i najdrobniejsze szczegóły wydarzone w niewoli, do dziś dnia najdokładniej pamiętam. Odpowiedź, przeto moją, na list powyższy, podaję wam tu dosłownie. Prawdziwy Allah niechajcie ma w swojej opiece o pani. I błogosławiona Lella Marian, Matka Zbawiciela Naszego, łaską swą serce Twe otaczająca i ku chrześcijanom skłaniająca, bo Cię kocha szczerze. Módl się do niej gorąco, aby do szczęśliwego końca wiodła zamiar, którym duszę Twą natchnęła. Ona tak dobra i łaskawa, że Ci tego nie odmówi. Ja z mej strony ręczę Ci za siebie i współtowarzyszów moich, że uczynię wszystko, co tylko w mocy naszej będzie, aby ci być użytecznym, życia nawet nie szczędząc. Mamy tu między nami niewolnika chrześcijanina, który umie pisać po arabsku, jak to widzisz z listu tego. Rękę twoją, którą mi ofiarujesz za przybyciem do chrześcijan, całym sercem i z największą radością przyjmuję. Ślubuję ci z góry, iż mężem twoim zostanę. A ślubuję po chrześcijańsku. Wiesz, że chrześcijanie przysiąg lepiej dotrzymują niż maury. Wielkiemu Allahowi i Lelli Maryi w opiekę cię oddaję. We dwa dni później, gdy nikogo nie było w łaźni, wyszedłem na taras. Niedługo czekałem. Trzcina się ukazała, a ja do niej odpowiedź swoją przyczepiłem. Po chwili ukazała się i gwiazda naszego ocalenia. Podniosłem chustkę rzuconą mi pod nogi i znalazłem w niej Pięćdziesiąt czerwonych złotych, które podwoiły radość i nadzieje nasze. Tej samej nocy Renegat nasz powrócił. Opowiedział nam, że dom ten należy do jednego z największych bogaczów w Algierii, maura imieniem Agi Morato, którego jedyną spadkobierczynią była prześliczna córka, kwiat wszystkich kobiet berberii. Najpotężniejsi książęta kraju tego ubiegali się o jej rękę ale nigdy za mąż wyjść nie chciała. Powiedział nam także, że miała ulubioną niewolnicę, chrześcijankę, niedawno zmarłą. Wszystko to najzupełniej się zgadzało z tym, co nam w liście pisała. Odbyliśmy na radę z renegatem, nad środkami ucieczki i uprowadzenia pięknej Mauretanki. Po długich rozprawach stanęło na tym, że czekać trzeba drugiego listu od Zoraidy. Tak się nazywała ta, która teraz tak gorąco pragnęła przyjąć imię Marii, gdyż bez niej nic począć nie możemy i w niczym rady sobie nie damy. Renegat, słysząc to wszystko, dodawał nam odwagi, zaręczając uroczyście, że albo nas uwolni, albo życie straci. Przez cztery dni pełno było ludzi w łaźni. Przez cały ten czas nie widzieliśmy naszej cudownej laski. Piątego dnia dopiero, gdyśmy byli sami, Ukazała się obciążona ogromnym zawiniątkiem. Jak zwykle, zawiniątko podano mnie. Znalazłem w nim sto czerwonych złotych i list, który daliśmy zaraz renegatowi do przepisania. Treść jego następująca: Nie wiem, jak się dostaniemy do Hiszpanii. Błagam Lelli Maryi, żeby mi sposób podała, ale dotąd prośby mojej nie wysłuchała. Niczym nie jestem w stanie Ci dopomóc. Jak tylko złotem, które ci posyłam. Wykup nim wolność sobie i współtowarzyszom swoim. Jednego z nich wyślij zaraz do chrześcijan, ażeby kupił łódź i zabrał w nią innych. Ja z ojcem i wszystkimi niewolnikami naszymi wiosnę przepędzę w ogrodzie, pod barbason nad brzegiem morza. Stamtąd nocą łatwo mnie wywieziesz łozią, niczego się bać nie potrzebując. Ale chrześcijaninie, pomnij, żeś mi ślubował zostać mężem moim. Jeżeli nie dotrzymasz, Lella Maria cię ukaże. Jeżeli nie masz nikogo zaufanego posłać po kupno łodzi, wykup się na wolność i sam jedź po nią. Ufam ci, że powrócisz, boś rycerz i chrześcijanin. Wywiedz się dobrze, gdzie leży nasz ogród. Skoro tylko łaźnia będzie próżna. Wychodź na podwórze, a dam ci pieniędzy tyle, ile tylko zechcesz. Allahowi w opiekę cię oddaję. Po przeczytaniu listu wszyscy, jeden przez drugiego, darli się o wykupienie na wolność. Każdy obiecywał uroczyście pójść po łódź i wrócić z nią niezawodnie, ale renegat oświadczył stanowczo, że nikomu nie pozwoli wyjść samemu z niewoli, tylko że wszyscy razem wyjść z nim muszą. Powoływał się na doświadczenie, że rzadko kto na wolności dotrzyma słowa w niewoli danego. I że nieraz widział, jak bogaci jeńcy, wykupując innych, co im przerzekali wrócić po nich z okrętami w Majorce lub w Walencji uzbrojonymi, haniebnie oszukani zostali. Że nigdy prawie wysłańcy ci słowa danego nie dotrzymują. Bo wolność każdemu jest tak droga, że obawa utracenia jej na nowo, w najuczciwszych nawet ludziach, zaciera całkiem uczucie honoru i wdzięczności. Na dowód tego co mówił, opowiedział nam krótko, co się wydarzyło niedawno z jakimś znakomitym jeńcem chrześcijańskim. Była to rzeczywiście historia nadzwyczaj dziwna i na te okolice wcale niezwyczajna, chociaż tu co chwila tyle niesłychanych dzieje się awantur. Najlepiej zrobicie rzeczę, jeżeli mnie dacie pieniądze do rąk, a ja wyprawię się do Algieru. I kupię tam czółno, niby że chcę prowadzić handel z tetnanem. Tym sposobem, nie zwracając niczyjego podejrzenia, przy pomocy czółna, będę mógł was wszystkich wyswobodzić. A przyjdzie to tym łatwiej, jeżeli piękna mauretanka dotrzyma słowa i da wam tyle pieniędzy, ile obiecała. W takim bowiem razie będziecie mogli wykupić się z niewoli i o białym dniu wyruszyć. W tym tylko bieda. Że przezorni Maurowie nie pozwalają renegatom kupować czułen, tylko większe statki. Bo się domyślają, że czółna Hiszpanom też mianowicie nie na co innego potrzebne, jak tylko ażeby chrześcijańskich jeńców wywozić. Ale i na to znajdzie się rada. Wiem, co zrobię. Wezmę sobie do spółki turczyna z Tangeru. Umówię się z nim, że pójdziemy do wspólnych zysków z handlu, a pod tym pozorem. Cała rzecz ubije się jak najlepiej. Jakkolwiek zdawało nam się wszystkim, że daleko bezpieczniej byłoby kupić czółno w majorce, jak to nam radziła Zoraida, nie śmieliśmy wszakże sprzeciwić się Renegatowi z obawy, żeby się nie rozgniewał i nie zdradził nas i Zoraidy, o której życie szło nam więcej niż o własne. Powierzywszy więc całą tę sprawę boskiej opiece, zaufaliśmy Renegatowi. Za jego pośrednictwem Odpisałem natychmiast Zoraidzie, że rady jej, które nam widocznie z natchnienia Lelli Maryi daje, ściśle wykonane zostaną i że raz jeszcze przyrzekam jej uroczyście pojąć ją za żonę, byle zamiary nasze się powiodły. Rzecz cała teraz głównie od niej zależy. Na zajutrz, kiedy nikogo nie było w łaźni, Zoraida rzuciła nam znów tysiąc sztuk złota i list, w którym donosiła, że w przyszły piątek Wyprowadzi się już do ogrodu ojca. Że da nam nadto dużo pieniędzy, a gdybyśmy żądali więcej jeszcze, to mamy jej tylko powiedzieć, a dostarczy nam ile tylko zechcemy. Bo jest panią nieprzebranych skarbów ojca, których ubytku on ani spostrzeże. Dałem zaraz pięćset sztuk renegatowi na czółno, a osiemset wręczyłem pewnemu kupcowi z Walencji, który miał mnie wykupić od króla, zobowiązując się na słowo, że należność za mnie wypłaci, jak tylko pierwszy okręt przypłynie z Walencji. Warunek ten umyślnie położył, ażeby król nie wpadł na domysł, że okup ten za mnie dawno już doszedł rąk jego, a on go użył na jakąś spekulację. Z azan-agą sprawa była niełatwa. Był to turczyn, co się nazywa podejrzliwy i chytry. We czwartek następujący Zoraida dała nam znów tysiąc sztuk złota. I doniosła, że na zajutrz niezawodnie przenosi się już do ogrodu. Prosiła mnie przy tym, że jak tylko będę wykupiony, abym starał widzieć się z nią koniecznie. Odpowiedziałem jej, że uczynię to niezawodnie i prosiłem, ażeby tymczasem modliła się za nas do Lelli Maryi, jak ją nauczyła niewolnica chrześcijanka. Zająłem się zaraz traktowaniem o okup towarzyszów moich, chcąc ich jak najprędzej wydobyć z tej jamy. Bo lękałem się, żeby im szatan czego złego nie potrzepnął, skoro zobaczą mnie wolnym, a sami jeszcze w więzieniu jęczeć będą. Diabeł nie śpi. Wiedząc, że mam pieniądze, mogliby mi nie zaufać i zgubić Zoraidę. Chociaż stan i urodzenie ich powinno mi służyć za rękojmie ich postępowania, nie chciałem wszakże puszczać rzeczy na hazard. Dałem więc zaraz temu samemu kupcowi pieniądze na wykupienie ich, ażeby mógł interes ten jednocześnie z moim prowadzić. Tajemnicy naszej nie odkryłem mu wszakże nigdy byłoby to niebezpieczne.